Moi drodzy, tutaj wydarzyła się rzecz dosyć ciekawa. Takie małe backstory. Przed chwilą nagrywałem reakcję do filmu lepszego komentatora odnośnie systemu edukacji. W dużej mierze uważam, że bardzo fajny materiał, tak? I od razu rzuciło mi się nazwisko, o którym wspomniał. Właśnie tego jegomościa, tak? Coś mi się kojarzyło, że to tam jest odnośnie tego mm, raportu na temat molestowania i tak dalej. Nie oglądałem go wcześniej, <laughs> dopiero wtedy postanowiłem go sobie obejrzeć. Stąd też chociażby mój dislike, bo tu jest dużo kocopołów. I dlaczego to nagrywam? Ano, ze względu na odpowiedź. Ja postanowiłem się podzielić, tak? <laughs> Tutaj wprost. Z tym raportem powinno stać się to samo, co u ciebie z logiką. Polecić do kosza. Większość opisanych tam zachowań nie jest molestowaniem, tylko na zasadzie czuję się molestowana. Czy jeśli ja powiem, że poczułem się zamordowany przez ciebie, to oznacza, że mnie zamordowałeś? No, taka analogia dosyć dosadna, żeby pokazać w czym, je, jaki jest problem w jego rozumowaniu, tak? Do tego stopnia to jest absurd, że nawet tam ignorowanie uznano za molestowanie. A o tym, do tego to jeszcze przejdziemy, tak? Tak bardzo idziesz w debilną skrajnie lewacką narrację, że nawet takich rzeczy nie zauważasz, że ponad 3 czwarte opisanych rzeczy to nie molestowanie, a na przykład znęcanie się. W dużym skrócie zawiodłem się. Zostaw takie tematy komuś, kto się na tym zna, na przykład kryminologom czy wiktymologom. Tylko pierdzielisz feministyczne kocopoły. Tak. <laughs> I zobaczcie sobie teraz odpowiedź tego jego mościa, tak? Uwielbiam ten argument logiką. Jak chcesz mi wytykać jej brak, musisz przeprowadzić dowód logiczny. No, tak się składa, że między innymi jest tutaj reductio ad absurdum dowód nie wprost, tak? Ale sobie jeszcze tam zobaczymy. Mam też tendencję do olewania polemik w tematach związanych z edukacją wyższą, ze strony ludzi, którzy nie mają przynajmniej 10-letniego doświadczenia w pracy ze studentami, bo tylko wtedy mogliby mnie faktycznie czegoś nauczyć. Innymi słowy, nie jesteś autorytetem w dziedzinie, w której ja bym chciał, żebyś był, w takim razie olewam to, co mówisz. I to tak naprawdę skłoniło mnie do tego, żeby to nagrać. Gościu, zamiast odpowiedzieć, że ej, no może faktycznie w, który, w którymś miejscu jest to przesadzone. To nie idzie w zaparte, przyświadczono swojej nieomylności. A takie gadaniny, właśnie, sięganie po erystykę zamiast po jakieś faktyczne, no to zawsze, ale to zawsze wywołuje mnie do tablicy. Tym bardziej, że to są tematy, którymi ja się interesuję, w których się znam. Więc zobaczymy, czy faktycznie jest coś takiego. Dobra, ale nie przeciągajmy. To jeszcze odpalę w prędkości półtora, bo podejrzewam, że to i tak zajmie mi ponad godzinę, tak więc lecimy. Sobie ten wstęp tylko przewinę, bo dla mnie to jest bez sensu. Na, na, naprawdę? <trym> na, naprawdę? Naprawdę? Tego rodzaju wypowiedzi w 2021 roku pojawiają się na prezentacjach podczas zajęć. Tego rodzaju... Na, na, naprawdę? Na, naprawdę? 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 Aha, chodzi o pozmartyny Kaczmarek. No, dużym skrócie zebrała jakieś tam wypowiedzi. Nie wiemy nawet, czy prawdziwe. To jest właśnie ten sen. Nie wiemy, czy prawdziwe, bo w obecnych czasach mamy kult bycia ofiarą. Łatwiej jest po prostu podpiąć się pod ofiarę, stwierdzić, że ktoś coś zrobił nam złego, gdzie de facto motłoch linczujący już po prostu się odpali, już zacznie kancelować daną osobę, nawet nie pomyśląc, że hej, do tego potrzebne są jakiekolwiek dowody. Co nie? Tego rodzaju wypowiedzi w 2021 roku pojawiają się na prezentacjach podczas zajęć na polskich uczelniach wyższych. Poza tym tematem na polskich uczelniach wyższych to można w ten sam sposób skomentować jego film. Nie no, już tak, bez złośliwości. No. To jest ledwie kilka. Z góry ponad 450 wypowiedzi zebranych przez Martynę Kaczmarek, aktywistkę na rzecz praw kobiet. Z... Innymi słowy, bezrobotna kwoka. Feminizm w dzisiejszych czasach to rak. W świecie zachodnim nie jest on potrzebny. Jeżeli tak bardzo chce walczyć o prawa kobiet, niech zajwania do Syrii, gdzie tam e, kobiety dosłownie za nieposłuszeństwo mogą być zbite, zgwałcone. Facet może mieć nawet cztery żony, jeżeli stać na ich utrzymanie. Jeżeli odwali jakieś cięższe rzeczy, wobec mnie, że nie, że tylko on uzna, że jest nieposłuszna, ale faktycznie mu zaszkodzi, zakopanie do piersi kamieni i kamieniowanie, póki nie, póki nie bryźnie krwią, we wszystkie strony świata. Tak? Także, no. Spośród studentów i studentek dodajmy tych, którzy odważyli się w ogóle tego rodzaju sytuację opisać. Mm -hmm. Wypowiedzi te zostały zebrane pod hasztagiem Dziki Seksizm. Nieprzypadkowo, ponieważ. Interwencja ta, nazwijmy ją w ten sposób, powstała w odpowiedzi na film Dzikiego Trenera, oczywiście znanego specjalisty w tym temacie i w tym zakresie, postanowił wypowiedzieć się i e, stwierdzić, że problem równouprawnienia studentów i studentek w ogóle nie istnieje. Bardzo lubię, nie ukrywania jako wykład... ...towca akademicki, co rzadko podkreślam na tym kanale. Problem równouprawnienia studentów i studentek w ogóle nie istnieje. Br... No, bo nie istnieje, to może porozmawiajmy o tym, że... Głównie to y, mężczyźni wypadają, y, może porozmawiamy o tym, że cały system edukacji jest tak naprawdę bardziej dostosowany pod kobiety, ponieważ takie właśnie teorie, siedzenie w ławce i tak dalej, jest bardziej dostosowane właśnie pod kobiecą naturę, a mężczyźni częściej uczą się w terenie, poprzez właśnie empirię. Często jakieś, nie wiem, wyjazdy archeologiczne czy coś takiego, dotknięcie materiału, tak? Nawet przytoczę tutaj swego czasu wypowiedź yy, jednego z moim zdaniem najwspanialszego, można by powiedzieć, że to jest Leonardo da Vinci motoryzacji, tak? Chodzi mi o Horacio Paganiego. Kiedy dotyka się danego materiału, to jakby się z nim zespala, coś po prostu, że takie czucie tego materiału, dotykanie go, zapoznaje się z nim, że po prostu wiedzieć jak to wszystko wygląda. On z wszystkimi zmysłami poznaje materiały, z którego można to po prostu tworzyć. Pomijam kwestię, że on dosłownie jest pionierem, czy wręcz nawet i weteranem, jeżeli chodzi o produkcję konstrukcji z włókna węglowego dla właśnie samochodów. I to mniej więcej rozróżnia, to mniej więcej rozróżnia tak? Rozumiem, że tu już nie masz problemu z równouprawnieniem, co? Niby taki wielki autorytet, ale olewa takie kwestie na przykład, nie? To ciekawe. Bardzo lubię, nie ukrywam, jako wykładowca akademicki, dużo rzadko podkreślam na tym kanale, jak um, trenerzy i kulturyści wypowiadają się na temat środowiska akademickiego, ale na szczęście w krytyce dzikiego trenera, która prawdopodobnie sprawiła, że mi skoczyło ciśnienie, wręczył mnie już ten w swoim i materiale, w którym precyzyjnie i z dużą cierpliwością, na którą nie absolutnie w tym temacie nie stać, dekonstruuje każdy z tych he, argument. Dekonstruuje. Wypowiedzi, które są hiperbolą yy, w celach humorystycznych. Serio. Poza tym przypominam Ci, że Fangot ten yy, nie jest ekspertem od wszystkiego, a wręcz na takie tematy, to on się po prostu wykolei co drugie słowo. Bo jak wytłumaczyć człowieka, który, którym, który po prostu próbował cały czas podtrzymać tezę, że policja w Stanach Zjednoczonych zabija czarnych tylko i wyłącznie dlatego, że są czarni, że panuje Policyjny rasizm, tak? Skoro tak, to dlaczego według danych FBI e, czarny zabity przez policję to niespełna 1,9%? E, dlaczego e, biały, twu, tak, biały zabity przez czarnego to jest 15%, czarny zabity przez białego to jest około 8%, czyli prawie dwa razy mniej. A czarne zabity przez innego czarnego to jest uwaga 69%. To są dane z FBI. Ale hej, ten ma rację, bo pasuje to pod moją tezę. To mój drogi nazywa się efekt potwierdzenia. Cokolwiek znajdziesz, nawet jeżeli to są kompletne kocopoły, to wystarczy, że zgadza się z tobą, to hej, zdekonstruował. I sorry ale, brzmień... sorry, ale nie będziesz inteligentnym używając mądrych słówek. Wiesz czym różni inteligentnego człowieka od pseudointeligenta? Pseudointeligent powie impulsownik pneumatyczny o napięciu trzonkowym. A człowiek inteligentny po prostu. Ej, ale to jest młotek. Widzisz tę różnicę? Inteligentny nie musi zaznaczać za każdym razem, że jest inteligentny, bo pokazuje to w czynach i bardzo często pokazuje pewne zjawiska w sposób prosty. A nie próbując tutaj, próbując tutaj komplikować sprawę poprzez jakieś wyszukane słówka, tak jak ty to robisz. Pokazujesz tak naprawdę już na samym starcie, że jesteś pseudointeligentem. Niby wykładowca. XD Pentów, który jest przywołany w filmie link do materiałów Angotena znajdziecie w niniejszego vloga. Więc ja chciałem zabrać głos w temacie Przyjmując właśnie tę pozycję od kuchni. I z bólem muszę stwierdzić, że za mało. Wciąż za mało jest tego rodzaju materiałów, jak na skalę problemu. W środowisku akademickim bowiem funkcjonuje coś, co można byłoby nazwać i myślę, że nie będzie to dużą przesadą tak, kobiet. Per analogiam do czegoś, co w odniesieniu. Właśnie, ja nie zdążyłem jeszcze wtedy przejrzeć opisu. To my tylko tak zobaczmy. <laughs> Materiał Fangotena o dzikim trenerze. Wpisz Martyny Kaczmarek. Ja już dostałem. Dzień dobry. Ja już dostałem u niej bana, ale dobra. Może sobie zobaczmy, <laughs> może sobie zobaczmy ten materiał Dzikiego Trenera, w czym jest tu rzecz. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, ostatnimi czasy na tapecie mamy taką teorię, która mówi o tym, że w Polsce mamy niesamowitą wręcz nierówność płci. Podejrzewam, że to z tego względu od kilku dni kilkadziesiąt osób już wysłało mi link. No bo jest nierówność płci, kobiety są prawnie faworyzowane. 83% praw rodzicielskich zawsze przypada matce. Nie musi nawet się starać, wystarczy, że się w sądzie popłacza. Do tego stopnia to działa, że nawet jeżeli yy, najczęściej, właśnie większość rozwodów wnosi kobieta. I mało tego, że coraz częściej zdarza się to, że sąd cofa intercyzę. Uczciwe podejście, tak? Faceci wcale nie są dyskryminowani. Nie, wcale. I do projektu pod tytułem. Nie czekam 107 lat wspieranego przez Mateusza Adamieckiego, bo Saszyca E Polska innych czterech ludzi. No. Nie czekam. Właśnie to jest właśnie taka propo tego filmu, tak? To jest w ogóle to jest w ogóle hit, nie? Że najbardziej uprzywilejowane osoby, najbardziej uprzywilejowane kobiety pierdolą o dyskryminacji kobiet, tak? Że kobiety, które nigdy nie będą miały źle, będą mówić o tym, że kobiety mają źle. To, jest, to było to samo co z tym spotem reklamowym OLX, że niby kobiety zarabiają mniej. No, jeżeli wybierają mniej płatne zawody, to co ja za to mogę? 107 lat bo podobno, dopiero za 107 lat. Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce, będą miały równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse. No bo póki co mężczyźni mają hmm. łatwiej. I oczywiście, idea jest szczytna, wyrównanie nierówności idzie z duchem czasu, ale mamy tutaj. Problem w tym, że nigdy nie będziemy równi ekonomicznie. Tak długo jak mamy wolny wybór. <laughs> Bo po prostu mamy jakieś swoje określone preferencje. Mamy jakieś swoje mm, określone tendencje do różnych zachowań. Na przykład facy bardziej interesują się rzeczami, więc y, większość y, inżynierów, na przykład, to będą mężczyźni. Tak. Do tego jeszcze zdolność do konkurencji czy do dominacji. Dlatego większość osób na wysokich stanowiskach to są mężczyźni. <laughs> A kobiety mają yy, bardziej ugodowe podejście, pod tytułem, że one się tak wie, zgadzają, zgadzają na wszystko i tak dalej, bo wiecie, bo tak trzeba. I dlatego kobiety znacznie rzadziej, bardzo rzadko pną się do góry, tak? Do tego jeszcze skupia, mają bardziej mm, tendencje do pracy z żywymi stworzeniami. Dlatego większość pielęgniarek, różnej maści lekarzy, weterynarzy, nauczycieli... To są kobiety. Ale nie tylko takie. Również w dziale HR, PR, marketing też są głównie kobiety. Dlaczego? Bo wymagają y, interakcji z y, innymi. Takie prospołeczne podejście to jest właśnie naturalna cecha kobiet. I co w tym złego? Że mamy takie inne. I tego nigdy nie wyrównamy. Chyba, że chcecie, żeby górnik. Chyba, chcecie, żeby. Nie wiem, żeby taka nauczycielka zarabiała tyle, co dyrektor banku. To jest nierealne. A jeżeli byłoby realne, no to skończyłoby się tym, że nikt by nie pracował, bo w sumie po co pracować więcej, skoro i tak dostanie się tyle samo. I dlatego takie podejście, że ej, równość, 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 to jest rak. Możemy mieć co najwyżej równe prawa, równość szans. Problem w tym, że z tą akcją 107 lat, nie czekam 107 lat, to chodzi o równość wyników. Żeby było tyle samo mechaników, tyle samo dyrektorów banku i najśmieszniejsze jest to, że te kobiety zwracają uwagę tylko na te wyższe stanowiska. Patrzą głównie na tych mężczyzn, którzy osiągnęli sukces. Jakoś nie widzę, żeby, żeby tutaj było wspomniane o górnictwie, żeby było wspomniane o wywozie śmieci. A po co? Przecież to jest, wiecie, to jest paskudne. Le, po co? Nie, nie, wypadł mi z tym. Nie, ale dyrektor banku. O, ja to chcę, ja to chcę. Ale zaraz, tam przecież większość jest facetu. Seksizm! Nie? Tak to, w, tak to właśnie wygląda w umysłach feministek. Kilka problemów, bo o ile no. niektóre z nierówności, które porusza akcja, mają sens, o tyle no. inne w odniesieniu do naszego kraju, to wyimaginowane problemy, które tak naprawdę nie istnieją. I Ile? Tak. Nie możemy zobaczyć dziewczynę, która się na krześle i mówi Potrzebujemy więcej kobiet w nauce, w technologii, potrzebujemy więcej inżynierek. Jeżeli, nie, jeżeli kobiety z natury nie interesują się rzeczami, to nie będą, nie będą interesować się nauką, tak? Bo nauka wymaga intensywnych badań. Badania to trzeba mieć tendencję do pracy z rzeczami, nie z żywymi stworzeniami, tak? No, chyba że jest się na żywnościówce, znaczy no, na technologii żywienia, no to może wtedy. Wykonuje się badania sensoryczne, organoleptyczne i tak dalej, no to wtedy tak. No dobra, tylko gdzie tutaj jest jakakolwiek nierówność? Bo ja tego na przykład nie rozumiem. W sensie, że co? W sensie że uważacie, że wszyscy studenci na przykład, którzy dostali się na Politechnikę, dostali się tylko i wyłącznie tam dlatego, że między nogami mają penisa? Poważnie? Dobra. Rozumiem, czyli prawdopodobnie rekrutacja na studia na tak. Politechnice wygląda tak, że się przychodzi takiego pomieszczenia. Tam siedzi dziekan, rozumiesz, z projektorem, no i tam się ciąga majtki, a projektor mówi do dziekana tak. Ty, popatrz, popatrz, Andrzejku. nie no jak nic, no jest to kapucyn, tak najbardziej pan przyjęty na studia maksymalna, jakieś punktów. No pomijam kwestię, że na niektórych uczelniach dodają punkty za sam fakt bycia kobietą i mało tego, że dają tyle samo punktów co osobom niepełnosprawnym. Czyli wiecie, takie ślepe dążenie do pseudorówności sprawiło, że w niektórych uczelniach kobietę zrównali z osobą niepełnosprawną. <grymne> Taki to jest absurd, nie? Jeżeli ten gość uważa, że to jest pierdolenie kocopołów, to powiem ci, to powiem ci tylko tyle. Zastanawiam się, jaka kobita ci ucięła jaja i je wywaliła. Bo ewidentnie ich chłopcze nie masz. Ale dobre, jeszcze dobra, jeszcze obejrzymy tam, serdecznie sobie no. Przychodzi kobieta, a oni mówią, nie, 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 spokojnie, proszę Pani, nie. Nie ma naganiacza, nie ma studiowania. <laughs> nie no, zaskoczenie może teraz, ale rekrutacja tak nie wygląda. Ludzie, no którzy tam studiują, prawdopodobnie wcześniej po prostu zapierdalali na fizyce i matematyce. <laughs> Wybrali taki, a nie inny kierunek studiów. A kobiety mają wybór i dokonują wyboru świadomie, idą na inne tak. studia. Być może dlatego, że studia techniczne nie są spełnieniem ich marzeń. No właśnie. No właśnie. Powiem więcej. <laughs> mm, powiem więcej. Nawet na takiej politechnice, i tak w większości odpadają faceci. Na jakichkolwiek studiach w większości odpadają faceci. To, o czym my tu mówimy. Do tego i teraz proszę spojrzeć na screen e, z internetowej strony tej kampanii. Bardzo ciekawy jest argument o nierównym dostępie do edukacji. Kobiety zdecydowanie rzadziej wybierają kierunki techniczne. Właśnie, wybierają, a nie, że nie mają możliwości. Tak? W dostępie do edukacji? Po pierwsze, jak można głosić hasła o nierównym dostępie, gdy dwa zdania później sami potwierdzacie, że kobiety same rzadziej wybierają kierunki techniczne czyli dokonują wyboru, który mają, a nie nie mają do tych kierunków dostępu? Tak. Po drugie, jak już jesteśmy przy nierównościach w tym temacie, to podczas <coughs> edukacji na takie studia bardzo często kobiety mają większe przywileje niż mężczyźni. I to tak. tylko i wyłącznie dlatego, że urodziły się kobietami. A ktoś tu mówi, że one mają gorzej. Właśnie. O właśnie, politechnika białostocka między innymi, nie? O, o tym właśnie mówiłem. I oni jeszcze też. Yy, właśnie, to oni właśnie zrównali. Yy, kobiety z niepełnosprawnymi dając im te same punkty. <grybujesz> ja naprawdę z tego nie mogę. I to naprawdę jest coś złego. Wcześniej, ja wiem, to jest format dzikiego trenera. On tam sobie po prostu. Do tego, jeżeli wiedzieli. mówimy o nierównościach no. w dostępie do edukacji. No. To spójrzmy po prostu w oficjalne statystyki. O. W roku akademickim kobiety stanowią 58% studiujących. No i właśnie. I to niby jest. I to. I to jest niby pierdzielenie kocopołów. Eee. Czy to jest. Mm, to nie jest z GUSU, ale to jest chyba z jakiegoś dziennika ucięte. No studentów wobec tego w roku 2018 na 19 było prawie o 200 tysięcy mniej niż studentek, ale mimo tego, że kobiet było więcej w Polsce mamy masę stypendiów dostępnych tylko i wyłącznie dla kobiet no spójrzmy zatem na kolejne argumenty ze strony nie czekam 107 nierówność w podziale O. <laughs> a to jest po prostu kurwa hit nie? to jest hit wykonują coraz więcej nieodpłatnej pracy tak yy, to ja wam powiem jedną rzecz ja studiowałem w Finlandii ja siedziałem w Finlandii 5 lat Głównie z powodu studiów, tak? Mieszkałem sam. Ojejku, wykonywałem nieodpłatną pracę. A może to są po prostu jakieś podstawowe rzeczy, żeby mm, zadbać o własny kąt? Bo przepraszam bardzo, ale nikt mi chałupy nie wysprząta, nikt mi, nikt mi gaci nie wypierze, nikt mi nie zrobi obiadu, jeżeli sam tego nie zrobię. Mieszkałem sam. Myślicie, że co, że przyjdzie sobie mi życzliwa sąsiadka i wszystko zrobi za mnie? No raczej nie. Podejrzewam, że sama ma ta, też takie obowiązki. I nie ma tutaj żadnego jakiegoś większego problemu, tak? No, 82% kobiet robi pranie, i jest odpowiedzialnych za prasowanie, 65% przygotowanie posiłków. No i. Ale zwróćmy uwagę, może, na taką rzecz, tak? <laughs> yy, faceci średnio zarabiają więcej, tak? Czyli facet, de facto, najczęściej przynosi kasę na stół. No to powiedzcie mi, co taka kobieta e, wnosi do, do domu? Co? Żeby było równo. No nie przyniesie tych samych ilości pieniędzy, bo po prostu wybrała inne zawody albo inne studia, na przykład jakieś, wiecie, turystyka i rekreacja, jakieś gender studies, czy inne takie, które nie są zbytnio dochodowe, tak? No to najczęściej też e, zajmuje się domem. Wiecie, jedno, jedno odpowiada za byt, a, yy, o porządek finansowy, a drugie o to, żeby był porządek w domu. Zawsze, powiem tak, zawsze jakaś alternatywa. I czy to, czy to jest faktycznie równo, czy nie, no to sorry. Także, no, poza tym nie zapominajmy, że to najczęściej faceci są stratni na takich relacjach. Okej, okay, ja to oczywiście rozumiem, to mogą być przerażające dane. Natomiast czy podział obowiązków to nie jest coś takiego, że u kogoś w domu, na przykład, no. jest tak, że kobieta powiedziała, dobra, Adaś, ja się zajmę dzieckiem i zrobię pranie, no bo ty w tym czasie, nie wiem, będziesz. wiem. będziesz spawał chlorowo, ultrawęglową <słuch> ultrawęglowo, miedziano, żelazne, płyty, w pracy z której utrzymuje całą naszą rodzinę. No i tak no. sobie po prostu podzielili obowiązki. No nie wiem, no zawsze mi się wydawało, że to jest kwestia dogadania się. A jak tak nie jest u was dziewczyny, to nie dajcie sobie wyjść na głowę. Ale wiesz, rozumiesz o co mi chodzi, bo ta grafika jest przedstawiona w taki sposób, jakby u 82% kobiet w Polsce w łazience przy pralce stał facet z gratem i mówił kurwa, albo wybierzesz, albo łeb upierdolę. No, no właśnie, właśnie tak feministki to postrzegają. Właśnie tak mocno emocjonalnie, typu, że uważa... Mało tego, że kwestia tego, że facet utrzymuje, to nazywają, uwaga, przemoc ekonomiczną, nie? A może zobaczmy, co tak naprawdę oznacza y, przemoc? Hmm. Proszę. Violence is a use of the physical force SOS injure, abuse, damage or destroy. Czyli użycie siły fizycznej, żeby kogoś zranić, znęcać się albo zniszczyć, Tu jeszcze powinno być or kill. Tak? Tutaj. Inna definicja, również używana, takie jak w Światowej Organizacji Zdrowia, to intencjonalne użycie siły fizycznej lub władzy yy, poprzez groźbę albo faktycznej przeciwko sobie, innej osobie, albo grupie osób ze sku yy, skutkiem, takim jak właśnie zranienie, śmierć, szkoda psychiczna. Tak, czyli sprowadza się to mimo wszystko do. Wiecie, czynności fizycznej, tak? To tak samo jest z gwałtem. To jest czynność fizyczna. To samo jest z molestowaniem. To jest czynność fizyczna, ale okej. Okay. O, molestowanie, SJP. Już chyba kiedyś tego używałem, tak? Molestować. Nawiązywać z kimś kontakt o charakterze seksualnym wbrew jego woli. Natrętnie o coś prosić, uporczywie się domagać, na przykrześć. To drugie. Miejcie na uwadze, bo później w ramach tego będzie to dosyć ciekawe. I to też między innymi nawiązałem w komentarzu, tak? Ale dobra, dokończmy tutaj ten materiał źródłowy, z którego zrobiono inny materiał, do którego nawiązywał ten pseudowykładowca. No. Wiem o co chodzi. to nie wystarczyłoby się iść do domu i powiedzieć, Mariusz. Zrób ty pranie. No i Mariusz, jak jest normalnym typem, a ty żyjesz w nim w normalnym związku, to wstanie i zrobi. No tak. A jak żyjesz w pojebanym związku z nienormalnym facetem, to uwierz mi, że pranie powinno być chyba w tym momencie, mimo wszystko, twoim najmniejszym zmartwieniem, malutka. Tyle, że gdyby to. No i co w tym. Powiem tak, i co w tym powiedziane złego? Bo ja widziałem ten materiał Fangotena. Jest... To jest po prostu czysty debilizm. To jest takie czepianie się byle, żeby się czepiać, bo gościu jest poprawny politycznie. Tak? No, sorry, ale fangotenek, no. pierdoliko, co Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie, czyli facetowi, żeby powiedzieć fast, to Zadziałało, no to ten problem no. niesiony na sztandarach, no, zniknąłby w jakieś 11 sekund. On po prostu przestał istnieć. A wtedy robi się kolejny problem. No i robi się nieprzyjemnie, bo organizatorzy akcji używają takich argumentów, że wychodzi na to, że to, żeby. Swoją drogą, ciekawe, że jest mowa o 107 latach. Bo nie wiem, czy wiecie, ale. Mm. Ja kiedyś, wykonywałem, yy, ja kiedyś wykonywałem takie obliczenia, żeby zanegować yy, kwestię badania z Fundacji STER. Tak? Bo było tam gadane, że, ej, co piąta kobieta, yy, że co piąta kobieta doświadcza gwałtu lub próby gwałtu i że 95% yy, kobiet nie zgłasza. Tak? O ile te 95% może być legitną, bo z tego co ja się dowiadywałem od yy, kilku kryminologów, to oscyluje między 95 a 80%, jeżeli chodzi o te niezgłaszanie. Ale załóżmy te 95%, tak? Na 2019 rok było 1200 potwierdzonych wyroków za gwałt. Tak? I teraz tak. To jest. A zresztą nawet wam pokażę to na kalkulatorze, tak? Mamy tak. 1200, nie? I to jest 5%, nie? Czyli było w 2019 roku, według tych danych, 24 tysiące gwałtów, tak? I to jest rzekomo 20%, bo co piąta. Czyli w Polsce w 2019 roku żyło 120 tysięcy kobiet, tak? To nie? I chodzi o to, że... Mm, Żeby faktycznie było te 5% żeby faktycznie było, sorry, te 20% to by kobiety musiały być. Mm, to kobiety musiałyby być chyba gwałcone przez 107 lat albo coś takiego. Nie pamiętam, w każdym. Yy, nie, sorry, to nie o to chodziło. Yy, chodziło o to, że większość facetów że większość yy, osadzonych w więzieniach to mężczyźni. I. Czy tam, e, nie wiem, w każdym razie, to coś tam chodziło właśnie o gwałty i o więzienia, tak, że, że to się tam e, wyrówna, tak? Więc e, po prostu ja sobie z tego troszkę zażartowałem. W każdym razie, no widzicie, jakie tutaj mamy debilizmy, nie? Policę w tym momencie mamy najwięcej zgonów od czasu II wojny światowej. To, że setki tysięcy przedsiębiorców nas bankrutowały, tak. ludzie nie mają do gara włożyć. To, że rodzice niepełnosprawnych dzieci... Nie mają funduszy na ich rehabilitację. To, to wszystko w tym momencie są. Eee, tutaj, akurat bym się, tutaj akurat się zgodzę z tym, co pierdzielił Fangoten, że e, gada tutaj o tym równouprawnieniu, a tutaj odwala klasyczny łodebautyzm, nie? Czyli no w sumie to jest problem, ale co wy o tym sądzicie, nie? Czyli to jest taka próba deprecjonowania tego? To tu faktycznie dziki trochę głupio zrobił. Pójnie problemy w obliczu no. prania i prasowania. No. no. No faktycznie, można by pomóc ten temat jeszcze parę no, banów. No, że... Miał kwestię, że właśnie te kwestie tych obowiązków, tej równości, to są faktycznie główno problemy ale mógł się do tego całościowo odnosić, a nie robić złotę bautyzm. Byśmy byli na 100% pewni, że w każdym polskim domu tyle samo razy pralkę włącza mężczyzna co kobieta i tak nagle wszystkie nasze problemy się skończą. pandemia minie, nie będzie inflacji, politycy przestaną kłamać, rozumiesz, rodzice niepełnosprawnych gdzieś nagle będą mieli pieniądze nie wiadomo skąd na ich rehabilitację, a NFZ będzie działał jak należy, To no przecież wszystkie problemy... Poważnie? A przecież całą akcję można było w zupełnie inny, mocniejszy i bardziej przejrzysty sposób, bo te nierówności na świecie są. Ale to, że w Polsce kobiety wybierają inne kierunki studiów, nie wynika z nierówności w dostępie do edukacji, tylko między innymi z uwarunkowań społeczno wychowawczych, argument z praniem i prasowaniem, jak się na niego patrzy, to jest śmieszny. No nie wiem nawet jak to określić, nie? Śmieszny. A po drugie, skoro dążymy do równości, dlaczego to nie działa w ogóle w drugą stronę? Dlaczego tak. facet, który się zgłasza do pracy w przedszkolu albo w żłobku jest od razu traktowany jak zboczeniec? Dlaczego znaczy, ja nie widzę na przykład kobiet, które na kolanach... E, już Ci odpowiadam, bo to kobiety bardziej wykazują taką opiekuńczość wobec żywych stworzeń. Dlatego. A facet jest bardzo mocno nastawiony na stosunki płciowe, więc e, już, w, już w głowach zapala się lampka, w jakim celu przyszedł do przedszkola pracować. Pierw przy kostce brukowej, które spawają gdzieś tory tramwajowe, kobiet kanalarzy. Dlaczego kobiety tak nie garną się do noszenia no. na budowach cegieł? Albo do robót drogowych? Dlaczego się nie widać, na platformach wiertniczych, w kopalniach? I najważniejsze, dlaczego o pracę w tych miejscach feministki w ogóle nie walczą? Mimo tego, że pracują tam praktycznie sami faceci. A no tak, zapomniałem. Organizatorom przecież nie chodzi o to, żeby kobiety pracowały jak jacyś puh, męscy robotnicy. Tym, które najgłośniej mówią o nierównościach, chodzi o pracę w komfortowych miejscach, w których można rządzić. W tak. polityce, w biurach, w zarządach spółek. Tak. Kobiety należą do top managementu, tylko 20% firm, a mają pakiety większościowe jedynie 16%. No właśnie, nierówność w pracy. Właśnie to jest najśmieszniejsze, że one patrzą tylko na tę topkę, nie? Na to, gdzie mogą mieć wygodną, fajną pracę, chociaż niekoniecznie tak to wygląda, tak? Bo zarządzanie jakimś działem to nie jest takie hop, do, hop A właśnie feministką się to wydaje, że to jest tylko coś takiego, że wydajesz tylko polecenia, ty rób to, ty rób tamto, ty rób tamto. A w praktyce musisz też trzeba pilnować, żeby zrobić. Żeby przede wszystkim zrobić target. Trzeba jeszcze kontaktować się z innymi działami, i tak dalej, tak dalej. Trzeba jeszcze czasami oddelegować jakichś pracowników. Dużo jest przy tym myślenia. Dużo jest przy tym myślenia, dużo jest przy tym właśnie zarządzania. I wbrew pozorom jest to, mm, są to czynności stresogenne. I tu też pojawia się naturalna tendencja facetów, bo oni są bardziej odporni na stres. Zresztą widać to, że większość zawodów, jakie odbywają, to są właśnie w stresogennych warunkach. Ja bym chciał zobaczyć kobietę. Dosłownie, ja bym chciał zobaczyć kobietę, która przycina, która za pomocą helikoptera i powiedzmy podłączonej do niej piły z czterema wielkimi ostrzami, przycina drzewo przy liniach wysokiego napięcia. To jest jedno z najniebezpieczniejszych zawodów na świecie. Ja bym chciał zobaczyć kobiety w tym zawodzie. Tam nie ma żadnej kobiety. Serio, chciałbym zobaczyć, jak feministki to wyprawiają. Niech sobie zdobędą licencję na pilota i zobaczymy, czy one będą w stanie w tym całym stresie, żeby czegoś nie, żeby czegoś nie zniszczyć, żeby przede wszystkim sobie krzywdy nie zrobić, czy będą w stanie działać. Bo ja szczerze wątpię. No. To ja może na końcu przyznam, że faktycznie mężczyźni mają same przywileje. Otóż według statystyk żyją dużo krócej, natomiast tak. pracują dłużej, bo na emeryturę kilka lat dłużej muszą czekać. Mało tego, kobieta wyciąga więcej z emerytury, niż włożyła do tego systemu. Jeżeli się porówna pewne statystyki, to okazuje się, że, kobiet, że wszystkie kobiety na świecie wydają łącznie dwa razy więcej, niż łącznie zarobiły. Zabawne dosyć, co nie? Mężczyźni no. praktycznie nie mają szans na to, by no. sądownie została im przyznana pełna opieka nad dziećmi, bo ta z reguły przyznawana jest kobietom. Tak. I to być może przyczynia się w jakiś sposób do tego, że mężczyźni 8 częściej niż kobiety popełniają samobójstwa. A 80%. E, to nie do końca to. E, to nie przyczynia się do tego. E, najczęściej jest to, że facet za, za sprawą właśnie ogromnej ilości testosteronu ma też skłonności do, e, do agresji, do przemocy. Znaczy, może nie do agresji, ale typowo do zachowań przemocowych, w tym również wobec siebie. Yy, dlatego też, jeżeli chodzi nawet o metody samobójstw, to są o wiele bardziej skuteczne w przypadku mężczyzn, bo co tam będzie? Lina, mm, wbicie, yy, wbicie, sobie, wbicie sobie noża, zastrzelenie się, a kobiety co najwyżej sięgną po leki, które wystarczy wyżygać i, i jedyne co to ma się niestrawność. I ewentualnie jakieś pukanie żołądka i da się to odratować. Natomiast, jeżeli ktoś sobie już przebije co to już raczej nie ma czego ratować. Albo jak już sobie dęda od kilku minut. Nie? 53,5% ludzi na ulicach, ludzi, którzy są bezdomni, no. to właśnie faceci. Tak. Często, gdy idą do klubu, muszą płacić za wejście w momencie, gdy kobiety mają wejście za darmo i to samo jest na niektórych wydarzeniach sportowych, ale gdy trzeba bronić kraju, to oczywiście mężczyźni muszą się czołgać pod ostrzałem wroga a jak pracują, z to często biorą do ręki i na pierwszej stronie widzą, że tutaj... śmierć, śmierć kobiet i dzieci to największy dramat tego sporu. Mhm. Dlatego 98 ofiar w walce to mężczyźni. Na wojnie giną właśnie głównie mężczyźni. Tak naprawdę cywile, zwłaszcza kobiety i dzieci, to jest około 1, maksymalnie 2% wszystkich trupów wojennych. To za przypadek. I tutaj z takiego i takiego powodu na tamten świat odeszło 76 osób, w tym kobiety i dzieci. No w sumie, kto by się przejmował, że tam gdzieś że śwaceci, tak? No to, kogo to w ogóle interesuje? I tak na pewno byli winni, im się należało. To jest tak zwany to jest tak zwany y ginocentryzm, czyli skupianie się wokół kobiety. I niestety to idzie jeszcze to idzie jeszcze bardziej w tym kierunku. Do tego stopnia, że nawet chociażby taki ziobro Przepchnął ustawę, którą... Yy, w... przez którą Laska wystarczy, że oskarży o przemoc swojego faceta, to policja może go wypierdolić z jego własnego mieszkania. Rozumiecie to? Mieszkanie będzie całościowo jego na własność i jego wyeksmitują z tego mieszkania. Dlaczego? Bo Lasce się nie spodobało, że na przykład nie dostała butów. Co się wie, że dobra, może trochę tak. Yy może trochę tak umniejszam temu, nie, ale na podstawie samego oskarżenia ja czytałem tę ustawę, tam jest same oskarżenie, nie, że jakieś faktyczne rzeczy czy coś i wtedy następuje domnie, domniemanie winy czyli ktoś jest z góry winny, czyli coś co do, do czego de facto dążą feministki nie, gadają, że e, nie będzie, dom, dalej będzie domniemanie niewinności tak? jeżeli ja na kogoś spojrzę i już jestem oskarżony o gwałt to to jest według, to to jest według was domniemanie niewinności? Mało tego, żeby było ciekawiej, ja swego czasu byłem oskarżony o gwałt i to przez osobę, która mnie nigdy w życiu na oczy nie widziała. Rzekomo zebrała jakichś tam świadków i tak dalej, i tak dalej, a okazuje się, że nie. Okazuje się, że to wszystko były banialuki. Więc nie dość, że laska dostała za fałszywe... Yy, za... fałszywe oskarżenie... o nie co tu się stało. Więc nie dość, że laska dostała... Yy, miała nakaz odszkodowania za fałszywe oskarżenie. Jej świadkowie dostali tam zawiasy. Właśnie to jest najlepsze, zawiasy za krzywoprzysięstwo, gdzie można dostać od pół roku do 8 lat. Dlaczego? Bo to były kobiety. Kobieta dostaje mniejszy wyrok, często nawet za, na przykład takie morderstwo, facet dostaje 12, dostaje 12 lat, Czasami minimum 10, tak? A kobieta co? Najwyżej 2 lata, bardzo często zawiasy, a jak nie, no to umorzenie. I poniekąd to jest wyjaśnione, bo jeżeli kobieta jest bardziej ugodowa, tak? Ma mniejsze skłonności do zachowań przemocowych, no to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że powtórzy to. Dlatego sąd, mając to na uwadze, po prostu daje krótsze te wyroki, mimo tego, że to jest nierówność. Jeżeli mówimy o równościach szans, tak? Bo może na przykład nie zrobili prania. No. I ja sam przez lata pracowałem fizycznie, ale ja absolutnie nie narzekam, a nie jestem też żadnym obrońcą no. praw mężczyzn. Ja myślę, że każdy normalny facet ma robotę do zrobienia i robi co do niego należy. Między tak. innymi po to, żeby jego żona albo córka nie musiała nigdy robić takich rzeczy. Ty... A tymczasem Maja Staśko, kiedy podeszła do pracy na Amazona, zaczęła buntować wszystkich pracowników wokół siebie, że niby jest nadmierne wykorzystywanie i tak dalej. Za co została wypierdolona na zbity pysk. Tak? Tam ponoć jeszcze były jakieś prawne utarczki, ale o tym się akurat już nie zdążyłem dowiedzieć, bo znajoma, która miała styczność z tą jakże cudowną, racjonalnie myślącą, feministką, gdzie wszędzie widzi tylko seksizm, przemoc, gwałt i tak dalej, no to akurat już, już akurat skończyła tę pracę, bo dostała jakąś lepszą, tak? I mówię tutaj o dziewczynie, która przepracowała dwa lata na magazynie Amazono. A przypomnę, że tam nie ma lekkiej roboty. Tam jest mocno fizyczna robota i ludzie mają tego świadomość. Sam miałem tego świadomość. Ja po prostu stwierdziłem, że ja też tam pracowałem, stwierdziłem, że po prostu poszukam czegoś bliżej, bo nie mam ochoty jeździć codziennie 15-20 kilometrów. Pomimo tego, że stawka nie była najgorsza. To po prostu te dojazdy mnie dosyć mocno męczyły. Bo często też stałem w korku ze względu na godziny i tak dalej. Tyle, że świat niestety nie jest taki kolorowy, jak się wydaje i ktoś te niebezpieczne i trudne rzeczy musi robić, tyle że my nawet nie chcemy, żeby robiły to kobiety. Wiesz dlaczego? Bo nie jesteśmy i nie będziemy. No właśnie, ta... cały system społeczny, prawny, działa tak, żeby kobieta nie podejmowała ryzyka. I tutaj właśnie nawet Dziki tutaj powtarza, że to my, my jako ludzie, tak, nawet mamy to wpojone. Ty sami, jesteśmy inni, ale no. to w tym wszystkim jest najpiękniejsze. Ja też w żadnym wypadku nie neguję kobiet, bo jesteście wspaniałej. i bez was prawda jest taka, że świat by po prostu spłonął, przestał istnieć. Ale nienawidzę, tak. jak ktoś robi jakąś akcję, w której najpierw manipuluje prawdą, a potem robi z was małe dziewczynki, które nie potrafią sobie poradzić w życiu, bo wcale tak nie jest. I doskonale wszyscy wiemy, że wielokrotnie kobiety dają radę tam, gdzie facet po prostu by usiadł i się rozpłakał. Ale dążenie do równości nie może polegać na dyskryminacji drugiej strony, bo nie uwierzysz, to samo w sobie powoduje kolejną nierówność. Tak. Dzie Dobra, jesteśmy po materiale źródłowym. Ja tylko zrobię małe Z2. No dobra. No to już jesteśmy po obejrzeniu materiału źródłowego. W takim razie mniej więcej e, wiecie, do czego tutaj gościu się odnosił. Odnosi Fangotena to jeszcze walną inną, e, innego fikołka, na przykład właśnie z czarnym humorem. Typu, właśnie, że hiperbolizowanie jakichś takich e, zjawisk, e, takich właśnie typowo, takich stulejarskich żartów i tak dalej. Że wiecie, hiperbola, nie? Żarty, bo hehe he, he te sprawy, nie? I widać było, że tam było robione wtedy to humorystycznie. Mam tu na myśli gościa o ksywce Patty Szaleto. Tak? Goście sobie naprawdę hiperbolizuje, po prostu robi sobie z tego taką mocną karykaturę, żeby rozbawić ludzi. Nie musi się to każdemu podobać. Ja czasami, ja mam, ja mam coś takiego, że czasami mnie to śmieszy, czasami nie, ale... Ma jakiś swój fanbase, więc niech po prostu ma i tyle, tak? Ale gadanie, że to jest jakieś, wiecie, promowanie molestowanie i inne takie pierdolety, no to wiecie, słabo. Ale dobra. Do sycylijskiej mafii nazywano omertą. Czym jest omerta? Etymologia tego słowa w moim ulubionym, jak już wiecie, słowniku Etymo Online powtórza nas, że pochodzi to od łacińskiego humilitas. A humilitas oznacza pokorę. To jest ta cnota, którą kształtują w sobie wszyscy w środowisku akademickim, żeby, no, żeby kryć tego profesora, który jest wyżej od nas w hierarchii, no przecież nie powiemy o nim nic, skoro my jesteśmy tylko doktorem. A o doktorze nie powie nikt, to jest tylko doktorantem. Jak to nie? Eee, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale od paru ładnych lat widać tendencję w, rosnący, w rosnącej liczbie przypadków fałszywych oskarżeń o gwałt. Yy, dla przykładu, bo ja te statystyki akurat pamiętam, yy, 2017, 18, 19 rok yy, spraw o gwałt, czyli wszystkie, które odbywały się w y, sądzie, było po kolei yy, 2150, 2300 i 2600, tak? Yy, z kolei jeżeli chodzi o wyroki, to mamy właśnie kolejno 1400, 1300 zdaje się i 1200. Czyli ilość gwał skazanych gwałcicieli spada, natomiast ilość łącznych spraw, w których nie udowodniono gwałtu, rośnie. Innymi słowy, bo to jest akurat dosyć istotne, tak? Fakt faktem, że niektóre nie potrafią znaleźć dowodów, że niektóre nie mają po prostu dowodów, albo zbyt długo po prostu z tym zwlekały. I niektóre dowody, na przykład yy, biały materiał genetyczny po prostu już zniknął, tak? Albo jakieś inne takie rzeczy. No to jakby to powiedzieć, no, przepada i po prostu nie ma jak tego udowodnić. A tak się składa, że same zeznania to za mało, tak jak myśleli to chociażby w Uniwersytecie Jagernońskim. Gdzie, gdzie, po, gdzie ponoć wykładowca molestował studentki tak sorry, ale nie ma dowodów, sorry, ale jest zasada domniemania niewinności nie ma dowodów, nie ma sprawy i może to się komuś nie podobać ale tak niestety działa prawo i to jest akurat ok, ale co niektóre środowiska chciałyby, żeby były domniemanie winy, czyli na podstawie samych słów już oskarżać tak między innymi robi Maja Staśko przypomnę, sprawa z Agnes tak? Yy, Dziewczę, czy yy, nie wiadomo jako co się utożsamia, yy, rzuciło, yy, rzuciło oskarżenie o gwałt w yy, wykonaniu policjanta podczas przesłuchania. Z tym, że już na samym starcie, na samym yy, czytaniu artykułu, Staśko, podejrzanym było to, że w momencie, kiedy, yy, kiedy cała Agnes była na haju, nie? Bo miała kompletny odlot, gdzie po. Alkoholu nawet, yy, nawet potrafi się film urwać, a co dopiero po jakichś cięższych substancjach psychoaktywnych, ma się dziury w pamięci, a tu, do, a tu pamięta dokładnie ze szczegółami. Natomiast dopiero gdy to wszystko już schodzi, gdy ten cały haj się kończy, to nagle dziura w pamięci. Czy wy dostrzegacie tutaj ten absurd? Tutaj jest kompletne odwrócenie tego wszystkiego. Druga sprawa w prokuraturze już jest nagranie, z którego wynika, że. Yy sama się rzucała z łapami. Tak? Sama się z łapami rzucała i po prostu została przygwożdżona do stolika i skuta. No i oczywiście zaczęło się darcie japy, że on mnie gwałci on mnie gwałci, tak? Tak więc wiecie. Tutaj jest typowo dodana narracja, że Ej doszło do gwałtu, a niestety Maja Staśko przyczynia się do dalszych kłamstw. No, ale co mnie dziwi, że mi to manka w rozprzestrzenia kłamstwa. Nie powinno mnie to dziwić. Ale wracajmy do tego. o doktorancie nie powie nikt, kto jest studentem. No już nie mówię w ogóle o sytuacji, w której student miałby coś powiedzieć o profesorze. O, ciekawe, że o tym akurat wspominasz, tak? Mam też tendencję do olewania polemik w tematach związanych z edukacją wyższą, ze strony ludzi, którzy nie mają przynajmniej 10-letniego doświadczenia w pracy ze studentami. Tak? Ty pierdolisz o autorytecie, a sam go stosujesz. Hipokryzja. Tak? I tak, może ja mam dosyć dosadną formę, ale zwróć uwagę, że zarzucasz coś, co sam stosujesz. Ej, bo nie masz 10 lat doświadczenia w pracy ze studentami, no to nie masz prawa wypowiadać się na ten temat, bo na pewno nie masz racji. Łe. Ale mam za to doświadczenie z ofiarami różnych przestępstw. W tym także na tle seksualnym. A ty nie masz takiego doświadczenia. I co kurwa? Hm? Więc na temat przestępstw na tle seksualnym, w tym molestowania, w tym gwałtów, nie masz prawa ze mną podejmować polemiki. Taką podejmujesz narrację. Nie. Ja nie wykorzystuję swojego autorytetu. Tylko właśnie dostrzegam tutaj, jakie tu jest robienie z logiki kurtyzany profesorze. No plus środowiska akademickiego i kościelnego nawiasem mówiąc również, bo prawo omerty działa i tutaj i tutaj. generalnie jest no. charakterystyczne dla zamkniętych społeczności, które cieszą się. I sam też stosujesz prawo o Z terytorialnością nazwijmy to. Przed... A przynajmniej próbujesz mnie no, no jeszcze nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś strzelił w łeb, nie. No to, to, to jeszcze nie jest ten etap, który był w omercie funkcjonującej w mafii sycylijskiej, czyli tym najbardziej znanym przykładzie. Natomiast jest co innego: jest strach. Jest ciągły, paraliżujący strach przed powiedzeniem, że profesor zachował się nieodpowiednio, przed wskazaniem. Że doktor zachował się nieodpowiednio. Co? Tak jak, tak jak przytoczyłam, oficjalne statystyki rośnie liczba fałszywych oskarżeń o gwałt. Nie zdziwię się, jeśli również wykładowcy byli o to oskarżeni. O jejku. ktokolwiek, kto stoi wyżej od nas w hierarchii, ma władzę, działa z pozycji tej władzy, zachował się skandalicznie. Jak szedłem do pierwszej swojej pracy, a była to praca w korporacji, podpisywałem taki plik. Do umowy o pracę, który był pakietem antydyskryminacyjnym, z karą umowną 200 tysięcy? Hmm. Żeby bym źle na kogokolwiek spojrzał i w jakikolwiek sposób zmobbingował go albo zmolestował, albo wyszycił, albo sprawdzał... źle spojrzał, tak? To kara 200 tysięcy. Czy ty zdajesz sobie sprawę, jaki. Jeżeli faktycznie było coś takiego, to jeżeli za samo spojrzenie z poczuciem dyskomfortu byś płacił karę 200 tysięcy, to ty zdajesz sobie sprawę? Jakim jesteś kretynem, że takie coś podpisałeś? Serio? Chociaż ja podejrzewam, że ty po prostu to spłycasz. Nie? Że, ej, że to jest traktowane jak, jak przemoc. Prawie, że się czuję po prostu niekomfortowo w miejscu hmm. pracy, nie z uwagi na to, że robi coś źle, tylko z uwagi na to, że ma nieodpowiedni kolor skóry, nieodpowiednią płeć, nieodpowiednią orientację seksualną, nieodpowiedni światopogląd, bo w ogóle w jakikolwiek sposób mi nie odpowiada. Ja miałbym problem z I ty jesteś wykładowcą, jak tak z ciebie się emocje wylewają? <laughs> Serio? To już, nawet ja zajmuję, to już nawet ja zajmując się edukacją jestem o wiele spokojniejszy, a zdarzały się dzieciaki, które mnie strogo wyprowadziły z równowagi. No cóż. Pracodawco, ponieważ ja działałbym na szkodę wizerunkowo pracodawcy, i w interesie żywotnym pracodawcy jest wyznaczyć mi tego rodzaju karę umowną, następnie wyekspediować mnie z zakładu pracy tak szybko, jak to jest tylko możliwe, i wystrzelić na orbitę sprawę zgłosić do prokuratury. Oczywiście tego rodzaju sytuacje załatw. Czekaj, czekaj, za spojrzenie! Za spojrzenie do prokuratury? Ej, ja już to... Ej, powiem tak. Ja już widzę tę sytuację, nie? Znaczy, ja wiem, że tam inne rzeczy wymienił, ale to spojrzenie to po prostu mnie rozbawiło, nie? Mówię, e, panie, prokuratorze, e, panie prokuratorze, mamy tutaj sprawę o molestowanie. Mówię, a jest jakiś opis sytuacji? Mówię, tak. E, 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 tutaj mężczyzna hmm, 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 e, spojrzał się na kobietę, a ona odczuła dyskomfort. A prokurator panie, weź pan, spierdalaj mi z tym gównem. Myślę, panu przyklepie karę za marnowanie mojego cennego czasu. Szczerze, ja bym tak to widział. się w prawie, tut proporcją gardeczy, w zależności od poziomu przewinienia. I naturalnie, że w sytuacji, w której ktoś kogoś molestuje w miejscu pracy, albo nie daj Boże robi coś jeszcze kolwiek gorszego, chociaż już przypominam, że i molestowanie i mobbing to są przestępstwa. Tak. To w tej sytuacji oczywiście konieczna jest interwencja prokuratury i policji. Ale zdarzają się też sytuacje tak. takiego właśnie no miękkiego molestowania. No profesor sobie zażartował przecież. O kurwa. Żarty, molestowanie. Nawiązywać z kimś kontakt o charakterze seksualnym wbrew jego woli. Tak? Jeżeli ja wrzucę do internetu yy, żarty. Yy, pod, yy, może. O, może inaczej. Podam wam taki żart. Yy, dlaczego kobiety świecą? Bo facet ci ręką. I teraz, I teraz pytanie, ile osób w tej chwili zmolestowałem? Bo mnie się wydaje, że zero. Yy, może dlatego, że. Yy, Tutaj odbiorcy sami postanowili przyjść do mnie, nawiązać ze mną kontakt, i w momencie, kiedy ja powiem coś, co im się nie podoba, mogą po prostu wyjść. Tak? Bo tak się składa, że molestowanie i gwałt to są. Przestępstwa z kategorii napaści na tle seksualnym. Molestowanie jest znacznie łagodniejsze, ale mimo wszystko jest ono nahalne i narusza ona uwaga przestrzeń osobistą. Czyli chodzi tu w dużej mierze o kontakt fizyczny. Żarty na tle seksualnym nie są wcale molestowaniem. Tak? Miejcie to na uwadze. E, swoją drogą fajna mina, chyba zrobię, yy, chyba zrobię sobie z tego screena. Albo no wiecie, co? Nie, czekajcie, zrobię tak. O, dobra, z, z tym trybem pełnoekranowym. O, zrobiło mi to? Nie może mi tego zrobić. Czekajcie. Inaczej to zrobię. Zrobię tak. Powrót na kartę. Kurde, taki fajny kadr. A czekajcie, może jak zrobię tak. Dobra, może. Że uda mi się to jakoś sensownie wyciąć. Dobra. Nie, to jest. Nie, nie naprawdę, jasne, poczekajcie chwilę. Dobra, mam to, lecimy dalej. No, nowoczyczki w na prezentacji. To taki żart, jest, no nie rozumiecie. Proszę się, żart, żartem, ale jest coś takiego jak etyka zawodowa, tak? I jeżeli podczas wykładu wrzuca innym niż na przykład na temat, na temat, nie wiem, coś związanego z seksuologią, wrzuca po prostu jakąś typiarę w bikini albo jakiegoś nudę z fans, no to to jest raczej już mało profesjonalne, ale nazywanie tego molestowaniem. Jakby to powiedzieć, to tak jakby, nie wiem, bawić się telefonem, kogoś przez przypadek się szturknie, bo się ktoś na przykład, nie wiem, zagapił na TikToki i druga osoba stwierdza, że została ciężko pobita. To jest już... To już jest takie po prostu poziom odklejenia. Nie. No. Nie pierwszy zresztą pamiętam sytuację sprzed dwóch lat, jak jeden z profesorów wyższej uczelni zresztą obwołany mistrzem mowy polskiej, mimo że zapraszał studentów i pracowników na aulę, a nie do auli, ale zostawmy te małostkowe złośliwości. W swojej prezentacji właśnie zamieścił zdjęcie rozdaliżowanej modelki. Po pierwsze. Po pierwsze na aulę i do auli obydwie formy są prawidłowe. A po drugie, skoro mówimy o uszczypliwościach, to popracuj trochę nad fonetyką, dobra? Jak studentki zgłosiły sprawę do mediów i powiedziały what the actual fuck, czyli to, co każdy powinien powiedzieć, no to oczywiście reakcja profesora była tak, no przecież to żart był, ja chciałem tylko rozładować atmosferę, trudno. Że zacznijmy od tego, że jeżeli masz kiepie i kmiocie, jeden z drugim i z trzecim, złą atmosferę na wykładzie, jeżeli jest napięta sytuacja, jeżeli... A... A pragnę Ci przypomnieć, kiepie i kmiocie, że nagły ładunek emocjonalny powoduje wz ponowny wzrost uwagi. Po to się między innymi na filmach robi różne wstawki, po to się na przykład zmienia tą, co to, co na przykład Ty robisz, gościu, żeby ponownie przywrócić uwagę, która jest już na niskim poziomie. Żeby Wam to, żeby wam to mniej więcej zobrazować, tak? Tu sobie zrobimy taki prowizoryczny wykres, tak? Mm. I teraz tak. Yy, tutaj mamy czas. Albo dobra. Yy, żeby, wam to mniej, żeby Wam to mniej więcej zobrazować. Tutaj mamy czas T, jak time, a tutaj mamy poziom uwagi A, jak attention, tak? I zazwyczaj jest tak, że na początku jest wysokie, 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 wysokie. Tutaj nagłe jakieś emocje, nagle. z powrotem i znowu spada, 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 spada i znowu jakieś coś. spada, spada, spada. I właśnie na tym polega takie kwestie z rozładowaniem napięcia. Napięcia pod tytułem, że jest sztywna atmosfera, studenci się nudzą. Potem jest potrzebne jakieś zwrócenie uwagi, żeby ich zaciekawić, żeby po prostu nie było coś takiego, że odwalą suche notatki. A to, żeby to trafiło do nich emocjonalnie, przede wszystkim, żeby zwracali na to uwagę, żeby ich to zaciekawiło, tak? Bo prawda jest taka, że ludzie parają się większym zainteresowaniem w momencie, kiedy, czu kiedy czują odpowiednie emocje, kiedy dostarczany jest ładunek emocjonalny. Mocno to widać wśród kobiet, ale u facetów też to jest. Co nie? Dlatego między innymi, chociażby. Mm, taki Borbop TV i mał się na przykład w różnych takich wstawkach z modulacją głosu jakieś takie wiecie, jakieś takie nie wiem yy, bec yy, beczenie kozy czy coś takiego też było co chwila jakieś takie wstawki bo właśnie to przyciągało uwagę to sprawiało że ta uwaga nie była utracona fakt faktem da się to zrobić w lepszy sposób tak i zasłanianiem się pod tytułem, że żarty to jest słabe. Tu się zgodzę. Ale nie, mów, ale nie mów czegoś na zasadzie, że jak jest sztywna atmosfera, to to jest jego wina. Może właśnie chciał, żeby to zmienić. Może chciał to zmienić, co? Wziąłeś to pod uwagę? Czy po prostu szukałeś jakiegoś pola, byle, żeby się przyczepić? Bo na moje to próbujesz się na siłę przyczepić. I ktoś się wie. Czemu tylko, czemu tylko nie, czemu, czemu, mogłeś tylko powiedzieć, że na zasadzie, <laughs> mogłeś tylko powiedzieć, że po prostu są lepsze sposoby na y, przyciągnięcie uwagi, są lepsze formy żartu niż na przykład jakaś cycata baba w bikini y, na prezentacji. I że to po prostu jest niestosowne i nie, i nie podchodzi po prostu pod y, etykę zawodową takiego wykładowcy. To wtedy by było całkowicie plus jeden, ale tu widać takie przyczepienie się na siłę. Erci ci patrzysz smartfona, to może zacznij od siebie i zamiast leczyć symptomy, może wylecz objawy choroby. Jeżeli prowadzisz zajęcia w tak. Ale przepraszam bardzo, jakiej choroby? Czy Wy tutaj widzicie, co tu zaszło? To już jest takie typowe shaming tactics, tak? Nie zwrócił uwagę na sam problem pod tytułem, że ej, to jest po prostu niestosowne. Że to podpada pod etykę zawodową, tak? Że to praktycznie łamie zasadę etyki zawodowej, jeśli chodzi o wykładowców. Nie, po co? Najlepiej jest po prostu kogoś zdyskredytować, tak? Że tu kniecie, że coś, nie? Tutaj jest ten problem. Że tak bardzo, tak bardzo próbuje, tak bardzo próbuje dowieść swojej racji, że jego główną linią obrony jest obrażanie czasami. Jakieś akcje typu pseudointeligent, nie? Uwielbiam argument z logiką. I tak, nie ma tutaj logiki, tu są emocje, tu są głównie emocje. Bo nie zwracasz taki sposób, uwagi na to. szkolenia, do albo seminarium, albo cokolwiek innego. Że ktokolwiek wierci się, czuje się niezręcznie i musisz rozładowywać atmosferę. To znaczy, że chyba jednak coś jest nie tak z twoim wykładem i z twoimi zdolnościami retorycznymi i oratorskimi. Tak, a chciałbym zobaczyć twoje wykłady. Czy Ja bym chciał zobaczyć, czy na Twoich wykładach nie ma sytuacji, w której studenci zaczynają się nudzić. Bo jeżeli tak, to znaczy, że wykazujesz się yy, chłopaczku hipokryzją. I zmień trochę kadr, bo I, I tak przy okazji, zmień trochę kadr, bo wyglądasz na wychudzonego szczurka. Nie wygląda to zbyt męsko. Przypominasz jakiegoś takiego jajogłowego, co ma korpusik niemowlaka, a łeb. a łeb dosłownie agarbus. Bardziej po takie coś podchodzisz. My, coś o tym wiem. Pro... Czekajcie. Dobra, musiałem tylko psu dać coś do jedzenia, bo, zacząłem, bo zaczął mi stękać. No tak, o tobie mówię. <grytanie> Dobra, lecimy dalej. Prowadzę wykłady, szkolenia, seminaria, czasem zdarza mi się również wygłosić jakąś dłuższą wypowiedź na konferencji. Nie mam takich sytuacji, żebym musiał uciekać się do pokazywania na PowerPoincie kadrów z kalendarza motoryzacyjnego z półnagimi modelkami. Zobaczcie, goła jest! Zwłaszcza... Człowieku, czy ty wiesz jaka to jest cringewa? Ja rozumiem, że chcesz na siebie zwrócić uwagę, ale w ten sposób tylko zniechęcasz ludzi. Tylko pokazujesz jakim po prostu jesteś przegrywem. Tak? To będzie ciężkie. Oj, to będzie ciężkie oglądać to znów. to jest też kiepska. I powiem tak, ty nie masz pojęcia, jaką masz retencję, widza. Takie coś możesz zobaczyć na YouTubie, tak? Jakie jest utrzymanie uwagi, ale nie zauważysz tego, że jeżeli ktoś potajemnie nie wyciąga smartfona, no chyba że masz ciemną salę i wtedy widać światło ekranu. Ale tak to nie zobaczysz, bo podejrzewam, że nawet takie przewijanie oczami to już jest oznaka tego, że człowiek się nudzi. A tego, jeżeli robisz jakieś wystąpienie, to tego nie zauważysz po ludziach. Nie zauważysz tego, że mijają po prostu oczami. Co najwyżej pierwszy, drugi rząd to tak, ale to już dalsze? Wątpię. Strategia retoryczna biorąc pod uwagę fakt, że wtedy odwołujemy się tylko do... Części słuchaczy, no, prawda? Bo, bo nie, nie wszyscy na przykład mogą gustować tego rodzaju. E... E, a może to jest po prostu wywołanie emocji, żeby ludzie ponownie mieli niemalże stuprocentową uwagę? Uwzględniłeś to może? Bo wiesz, niektórzy się zaśmieją, niektórzy się oburzą, będą emocje. I ludzie po prostu zwrócą w 100% uwagę, a przynajmniej prawie 100%. O to w tym chodziło. Oczywiście. Tak jak powiedziałem, są lepsze sposoby niż wrzucenie jakiejś cyca tej baby. I tu się zgodzę, że są lepsze sposoby. Ale nie mów, że to jest jakieś, ale nie mów, że to jest jakieś po prostu wiesz, zwróć uwagę, że to jest nieetyczne. To by wystarczyło, a ty robisz z tego, a ty robisz z tego trzyminutowy mm, segment? w dziękach płci przeciwnej, bo na przykład są tą płcią przeciwną albo są innej orientacji seksualnej. Kiepska strategia, prawda? Pierwsza zasada prowadzenia wszystkich tego rodzaju przemów mówi, e, zdefiniuj sobie grupę odbiorczą i mów do wszystkich. Ale nie o tym. Najważniejsza i najpoważniejsza kwestia dotyczy tej omerty, zmowy milczenia. Jak student ma się odważyć, pójść do władzy i nagłośnić tego rodzaju sytuację, skoro on od samego początku jest w pozycji władzy? I dobrze znacie te sytuację, jeżeli chodzicie do pracy... E, jak? Powołać, powołać się bardzo często na coś, co kto nie na instytucję albo grupę ludzi, którzy nie będą się bali. Na przykład rzecznik praw studenta jest chociażby taką osobą, na przykład prokuratura jest taką osobą, policja jest taką osobą, że ich nie będzie obchodziło, że to jest profesor, tak? Ich nie będzie obchodziło, że, że jest rektorem uczelni. Jeżeli popełnił przestępstwo, no to go zamknął i tyle. Będzie postępowanie. Tak? A ostatnio dowiedziałem się od znajomego z policji, że jeżeli chodzi o y, przejawy jakiejś y, przemocy, to okazuje się, że osoby trzecie też mogą to zgłosić, i oni to zaczynają powoli traktować poważnie. Y, na zasadzie, y, nie wiem, dajmy na to y, ja. Dajmy na to, ja na przykład piętro niżej słyszałem jakieś yy, ślady, wal, y, jakieś odgłosy walki, jakieś, yy, jakieś tłuczenia, krzyki, że nie rób mi tego i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli ja to zgłoszę, nie? to w momencie, jeżeli ja to zgłoszę, że słyszę to pod sobą, że prawdopodobnie to jest piętro niżej, to oni przyjadą to sprawdzić. I myślicie, że oni tego nie zrobią na przykład na uczelni? Przecież to jest jeszcze przecież to jest jeszcze prostsze do podjechania. Tym bardziej, że można to bardziej doprecyzować, typu, że to w takim a nie takim, że w takim i innym pokoju. Ludzie. I macie no. szefa, który was mobbinguje, gwarantuję, że dwa albo trzy albo pięć razy się człowiek zastanowi, zanim to zgłosi HR-owi, jeżeli w ogóle jest. Do HR-u nie ma sensu tego zgłaszać. HR jest HR jest podległy i widać to chociażby na rozmowach rekrutacyjnych że ej dyrektor danego działu mm, nie chce, żebyśmy podawali stawki, dlatego y, nie podajemy tych stawek, mimo tego, że je znamy. Dlatego do HR nie, dlatego tutaj troszeczkę gadasz głupoty, że zgłosi to do HR, -u. nie. Jeżeli masz mobbing, no to pierwsze co robisz? Wgromadzisz sobie dowody w postaci nagrań, jakichś filmów, czy cokolwiek innego, tak y, w miarę dyskretnie i potem wysyłasz to odpowiednim służbom. I oni, się, I oni się takim gagatkiem zajmą. W pierwszej kolejności ja bym sugerował Państwową Inspekcję Pracy. A najlepiej równolegle jest wysłać i na Policję, i na Państwową Inspekcję Pracy. Bo wtedy uwalisz go podwójnie. Nie dość, że za mobbing dostanie wyrok, to jeszcze zostanie wywalony z pracy z powodu Inspekcji Pracy. I wtedy będzie szachmat. I wiem coś o tym, bo jedną taką sytuację już poprowadziłem. HR, zanim cokolwiek z tym zrobi, ponieważ mknął nam przez głowy myśli. A co jeśli stracę, pracę? A co jeśli ktoś mi powie, że w takim razie, że ja też coś złego zrobiłem, a coś. To, o czym ty mówisz, i to jest akurat rzeczywisty problem, to jest tak zwana wyuczona bezsilność. Bardzo często przejawia się tym, że w momencie, kiedy ktoś był mm, za dzieciaka źle traktowany albo wydarzyła mu się jakaś drastyczna sytuacja, na przykład nie wiem, dziewczyna została zgwałcona to ona jeżeli nie odbyła terapii ona jest przeświadczona o tym, że ona zasłużyła sobie na to, że to jest jej wina że zasługuje na najgorsze i to jest rak, z którym trzeba naprawdę zacząć walczyć bo to on przyczynia się między innymi do niskiej zgłaszalności gwałtów do tego jeszcze dołóżmy fakt, że najczęstszymi ofiarami jeżeli chodzi o napaści na tle seksualnym, są właśnie takie szare myszki, bo są przekonane, że nigdy tego nie bo są przekonani, że nigdy tego nie zgłoszą że nie będą miały odwagi. Może pomyśl o tym w tym kierunku, Że żeby pomóc po prostu osobom, które, u których widać tą wyuczoną bezsilność. Może warto by było zaproponować takim osobom na przykład jakąś terapię, żeby mogły z tego powoli zacząć wychodzić. Ale po co? Po co komuś realnie pomóc, skoro najlepiej powiedzieć: ej, panuje molestowanie w uniwer na uniwersytetach? Bo po. Nie, po co? Lepiej i y, po co im realnie pomóc? Lepiej im dobijać mówiąc, że, y, że fakt, że ktoś powiedział jakieś nieprzyjemne słowo to jest od razu molestowanie, tak? Po co? Po co najlepiej jest po prostu mówić, e, panuje, molestowanie, kultura gwałtu i tak dalej. I takie osoby są przeświadczone, że właśnie między innymi przez takie pierdolenie są przeświadczone o tym, że nie ma sensu o swoje walczyć. I właśnie to jest coś, co, czemu ja próbuję zapobiec. Właśnie. Próbować im powiedzieć, czy wmówić, przekonać, że jest o co walczyć. Wiele osób mi dziękowało za to, że ja akurat w ich sprawach się nie poddałem, że nawet jak sytuacja była spalona. Także mniej na uwadze to, że ja akurat w tych tematach mogę bardzo dużo powiedzieć. Natomiast z tego, co widzę, to ty bazujesz tylko na emocjach. Zero jakichś faktów, zero doświadczenia z faktycznymi ofiarami. Nawet widać po postępowaniu Maista, że też nie ma żadnego doświadczenia z ofiarami. Bo jedyne co to utwierdza ich przekonaniu, że jest źle, a nawet próbuje im wmówić, że jest jeszcze gorzej, a powinno się przede wszystkim skłonić po pomoc, a skłonić do tego, żeby jakoś realnie pomóc, a nie wmawiać, że mają jeszcze gorzej niż faktycznie czują. I to ty próbujesz też między innymi dorobić. Ty do tego doprowadza, że będzie coraz mniejsza zgłaszalność, coraz więcej sprawców będzie czuło się bezkarnych. Właśnie przez takie gadaniny. Jeśli odmówi, będzie słowo przeciwko słowu. A jeżeli Zresztą, ja już nawet nagrałem. Zresztą, ja już nawet nagrałem podcast na temat kultury gwałtu. To jest jeden z moich pierwszych, jeden z moich pierwszych nagrań. Tak, yy, Następne. Zobaczcie, kultura gwałtu, tak? Zwróćcie uwagę sobie na to. Ja tam mówiłem, że ludzie bardzo często mylą tą e, całą wiktymizację z tymi pytaniami na zasadzie, gdzie byłaś, co robiłaś, jak byłaś ubrana, dlaczego poszłaś akurat tędy. To są pytania, które mają na celu profilowanie sprawcy. Chcą znaleźć tak naprawdę ten punkt, który sprawi, że będą mogli to wszystko działać, tak? Miejcie to, proszę, na uwadze, tak? Bo to nie jest. Bo to nie są tak naprawdę lekkie tematy. A gadanie takie zero-jedynkowe, że ej, no, e, ktoś powiedział, że była zmolestowana, więc na pewno było to molestowanie, jest tak naprawdę krzywdzące dla osób, które były dosłownie łapane za dupę. Tak? Mówienie o tym, że ktoś spojrzał się, a ta, a ta osoba poczuła dyskomfort, i nazywanie tego molestowaniem. To jest dosłownie strzelenie komuś, strzelenie w twarz osobie, która była notorycznie obmacywana. I właśnie tak i właśnie takie, takie mieszanie pojęć, typu że gwałt czy, gwałt, czy napaść na tle seksualnym, co to, to za różnica? To jedno i to samo. Tak? Do tego właśnie doprowadzane są materiały takie jak ten. I w momencie. Zresztą ja już na to mówiłem na filmie. Że w momencie, kiedy faktycznie tak się dzieje. I ktoś faktycznie będzie sprawy do tego, że ej, ktoś powie, że ej, ktoś zaczął gwizdać, czy powiedzieć, ładna dupcia i tak dalej. To w momencie, kiedy dana osoba była faktycznie obmacywana, i powiedział, ej, to był, ej, ktoś mnie molestował, tak? To porównanie do tego, no pewnie usłyszała komplement i po prostu sobie przesadzę, tak? Ludzie zaczną tak na to reagować, zaczną spłycać i faktycznie dojdzie do tego, że tych przypadków będzie jeszcze więcej. Do tego doprowadza właśnie wmawianie, że ignorowanie między innymi danej osoby to jest molestowanie danej osoby. On jest w pozycji tak? władzy, ale nie jestem w pozycji władzy, to ja od razu przegram z marszu, prawda? To są myśli, które nas nachodzą. I to jest całkowicie naturalne. To jest całkowicie oczywiste. I mamy święte... Tak, tu się zgadza. To jest... Pojawia się ta wyuczona bezsilność. Niejednokrotnie się z tym spotkałem. Prawo do tego. Problem polega na tym, że rolą instytucji różnego rodzaju jest właśnie przeciwdziałać takiej sytuacji i stworzyć różne procedury, które mają ucinać w zarodku, które mają eliminować ryzyko nawet powstania tego rodzaju nadużyć. Bo tak, oczywiście ktoś może powiedzieć, no żarty nieodpowiednie, tak. ale jeżeli zamieciemy pod dywan tego rodzaju kwestie, to zamieciemy pod dywan tym bardziej kwestie poważniejszą. nawet Właśnie nie. Odwrotnie. Jeżeli, będzie, jeżeli będziemy sprowadzać pierdoły do realnego problemu, to realne problemy będziemy też, to pójdzie to też w drugą stronę. Realne problemy zaczniemy sprowadzać to do tych pierdów, które były pod to podpisane. Bo na samym starcie zakładamy albo najgorszą kwestię, albo tą, naj, albo, tą, albo tą najbardziej łagodną. A z tego co widzę po ludziach, to najczęściej właśnie biorą pod tytułem tą najbardziej łagodną. Więc jeżeli będzie sprowadzał Słowa albo chociażby jakiś komplement, gdzie dziewczyna po prostu poczuje się niekomfortowo, yy, do tego, że była na przykład jakaś hamsko obmacywana w windzie, no tak jak już powiedziałem, będzie to no pewnie usłyszała komplement i się teraz wielce burzy. Przestaną tak naprawdę wierzyć ofiarom właśnie przez to, że próbujecie pierdoły podpisać pod coś realnego. Jeśli nie, to ten student, czy ten uczeń, czy ten pracownik któremu daliśmy do zrozumienia. Poskarżyłeś się, zdobyłeś się na odwagę, żeby walczyć z władzą, a mamy to w dupie. To Co on pomyśli, jeżeli będzie na przykład. No właśnie to będzie, jeżeli będziecie dalej działać w takim, a nie innym kierunku. Już to zresztą widać. Rośnie ilość, fałszywy... Rośnie ilość fałszywych oskarżeń o gwałt. Natomiast realne ofiary gwałtu mają problem w ogóle, żeby, zna... żeby coraz poważniej, mają coraz większe trudności ze znalezieniem pomocy. Dlaczego? Bo ktoś pomyśli, ej, no pójdź do ten, do feminoteki, pójdź co. odezwij się do Maji Staśko, na pewno ci pomoże, tak? Na pewno pomoże. Tak pomaga Maja Staśko. I ktoś powie, że, okej, okay, no fajnie powiedziała, tak? A skutek był tego taki. To, jest to był kontakt ze mną. Dziękuję. Nie to jest akurat moja wiadomość. Nie czerpię ludzi żarujących na ofiarach, dlatego ją uwalę, a to bez próby pomóc jakoś. Tak? Powiem tak. Niestety tej osobie nie byłem w stanie zbytnio pomóc, mm, ze względu na to, że miałem dosyć taki burzliwy okres. Na zasadzie tutaj dużo się do mnie osób odzywało, tu miałem jeszcze swoje życie prywatne. Ciężko mi było to wszystko pogodzić i to jeszcze ze studiami dziennymi. Także jedyne co powiedziałem to to, że ona nie może się poddawać, bo za którymś razem w końcu w końcu po prostu powiedzą, że jeżeli się faktycznie przy tym opiera, to coś może być na rzeczy. Dałem i taką typową podpowiedź, że nie może po prostu ulegać zbytnio yy, emocjom, jeżeli im coś zarzuci, coś co jej nie pasuje. Posłuchała moich rad i poskutkowało. Co prawda tego chłopaka, który notorycznie ją gwałcił oraz z tego co wiem, to też inne dziewczyny, które ona zna. Wtedy jeszcze nie został uwalony, ale mam nadzieję, że w końcu coś tam się zapodziało. Sprawa dotyczyła w dużej mierze to, że ona tam chyba jakieś zdjęcia z tub wysyła, czy coś takiego. I że przestępstwo, bo, bo tam nie były to jej, czy coś takiego. No po prostu były jajca z tego powodu, tak? I właśnie... Przez osoby takie jak Maja Staśko, przez osoby takie jak Ty, drogi Krzysiu, będzie to właśnie bardzo często sprowadzane do tego, że jeżeli komplement jest traktowany jako molestowanie czy gwałt, to bardzo często realne przypadki molestowania, czyli właśnie łapanie za dupę, czy cokolwiek, właśnie tego typu akcje, będzie traktowane po prostu, że ej, no na pewno słyszała komplement. Ja wiem, że się powtarzam już trzeci czy czwarty raz, no ale. Jak widać, przy takiej osobie, to trzeba wspomnieć. ...ofiarą gwałtu. Albo jeżeli zostanie zmolestowany w windzie, lub w pokoju profesorskim. No to ciekawe, że akurat o tym mówisz. Bo właśnie twoje działanie przyczyni się do tego, że to pozostanie bezkarne. Gdziekolwiek indziej. Zgłosi się? Czy może raczej nie? No, olewajcie, powiem tak... Yy, olewajcie, Powiem tak, walcie sobie szczytne idea, a potem olewajcie ofiarę, to na pewno tak będzie. Bo nawet słyszałem odnośnie Martyny Kaczmarek, że też miała w dupie ludzi, bo oczywiście musi robić biznes, za który w ogóle została zjechana przez yy, feministki. <grydy> tak? Bo niby napierdziela na kapitalizm, że to jest szkodliwy system, a sama z niego czerpie. <grydy> to jest w ogóle śmieszne. I to jest właśnie ten główny problem, z którym się w dzisiejszym bardzo przykrym odcinku mierzy. Bo cóż z tego, że trafiają do mediów tego rodzaju sprawy? Cóż z tego, że co jakiś czas jest tak, że zainteresuje się y, y, tym y, krytyka polityczna i za... Akurat krytyka polityczna to jest największy feministyczny rak. Zaraz obok OKO.press. Ja, ja już o tym swego czasu wspominałem. Nawet pokazywałem tutaj kwestię z, z Agnes, tak? To jest akurat autorstwa Majstaśko. Staśko. OKO Press. Tylko, że w krytyce politycznej ona również występuje. Więc sorry bardzo, ale nie są, to obiekt, nie są to tak naprawdę obiektywne prasy. Nie są i najprawdopodobniej nie będą. Nie widziałem, żeby oni tutaj y, zasięgali opinii kryminologów czy wiktymologów. Nie. Zarzucają kulturę gwałtu, zarzucają z góry seksizm, zarzucają z góry przemoc, nawet w momencie, kiedy. Mmm, kobita domaga się po prostu jakiejś ekstra kasy, bo sama nie może zarobić sobie na swoje buty. To wiecie, przemoc ekonomiczna, nie? Mimo, że przemoc to jest atak wyłącznie fizyczny. Pyta o to, co łączy wszystkie uczelnie w tym kraju, seksizm i zbierze tego rodzaju dowody. Dowody. Tak, dowody. Słyszycie, co z... słyszę? Dowody. To że, ktoś coś powie, to, że ktoś powiedział, że ja była zmalestowana, to jest dowód. Rozumiesz to? Dowody. Nie, mój drogi. Same zeznania nie są dowodami, chociażby za, za sam, z tego chociażby faktu, że dowody są obiektywne. Tak? A z kolei zeznania mogą być fałszywe. I przypominam Ci, że jest coś takiego jak składanie fałszywych zeznań. Inaczej nazywane krzywoprzysięstwo. Za to grozi od 6 miesięcy do 8 lat. A w mojej sprawie kobitki, które uważały się za świadków, że niby była trauma po gwałcie z powodu tamtej ofiary, i tak dalej, tak dalej kłamały i co dostały zawiasy. Tak. pomimo tego, że, jej gad... pomimo tego, że ich fałszywe gadki mogły mi zniszczyć życie. Od tamtej pory zacząłem baczniej przyglądać się takim sprawom. Wcześniej po prostu interesowałem się, wiecie, z takiej zajawki typowej, nie? Ale, te, ale po tym, to ja zacząłem o wiele dokładniej się przyglądać. Zbierze również wypowiedzi studentów, e, które napływają zarówno na Instagrama, po tym... Ale w Polsce na uczelniach nie ma dyskryminacji oraz seksizmu. Wszyscy jesteśmy traktowani równo. Nie. Hasztagiem e, dziki seksizm. Nie, nie jesteśmy. Jak i wszelkiego rodzaju inne wypowiedzi. Jeżeli e, media się interesują nagle tym, że na wykładzie ktoś powie: Media, krytyka polityczna, Oko Okopres, feministyczne media to są wszystkie media, tak? Jakoś nie widziałem o tej sytuacji artykułu na przykład na TVN. Nie widziałem na TVP. Powiedział, że kobiety to probówki na spermę? Jesteście w stanie mi wskazać normalną sytuację konwersacyjną, w której pada coś takiego? Yy, tak. Wypowiedziane humorystycznie, ironicznie. Wiesz, yy, to ja ci pow yy, powiem tak. Kontekst się liczy, mimika, ton głosu, gestykulacja, mowa ciała, tak? To jest na zasadzie takiego yy, hamskiego żartu, na zasadzie ej. Wiecie, jaka jest różnica między 11-latką a Lamborghini? Wiecie, jaka? O Lamborghini jeszcze nie byłem. I Jest chyba różnica między tym. Ej, w Lamborghini jeszcze nie byłem, a. Jest chyba inny wydźwięk. A to wypowiedziane jest w ten sam sposób. Inaczej, nie że tam w ten sam sposób. Wypowiedziane jest to samo, ale w inny sposób. Rozum, Widzisz tutaj różnicę? I fakt, faktem. Żart, nie, żart dla wielu będzie niesmaczny. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale pierwsze zostało wypowiedziane, jakby ktoś mówił to na poważnie. Natomiast drugie widać, że to było humorystycznie. A my nie znamy kontekstu, jak wyglądało właśnie gadanie właśnie o probówkach na spermę, tak? Chociaż bardzo często to się mówi worek na spermę, ale dobra. Nieważne. Co jeżeli ktoś właśnie wypowiedział w sposób taki bardziej, że widać, że to był jakiś żart? Niesmaczny, ale jednak. Będziesz kolejny, który będziesz kolejnym za fangotenem, który będzie cenzurował żarty, bo mu się nie podobają? A z tego co wiem, to na przykład fangoten lubi żarty o kupie, więc można śmiało stwierdzić, że on ma wyjątkowo gówniany humor. Hehe. <laughs> będziesz kolejnym takim typem? Bo ja, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. I to oczywiście nie są. I... Bo za bardzo się emocjonujesz. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogą być dwie opcje. Jeżeli było to wypowiedziane w 100% na poważnie, to gość ma problem. To gość ma problem. Yy, polecam wtedy yy, przeczytać sobie książkę Rollo Tomasi, mężczyzna racjonalny, oryginalne The Rational Male. Spoko. Wtedy, między innymi, zdobędzie wiedzę na temat relacji, będzie być może inaczej postrzegał kobietę, o ile też nie podejdzie emocjonalnie i będzie git. Natomiast, jeżeli powiedział to takim niesmacznym żartem, to w pewnym sensie można to jakoś usprawiedliwić. Wiecie, niesmacznym humorem, że ktoś po prostu ma kijowy gust do żartów, tak? Pomimo tego, że czarny humor pomimo tego, że są badania pokazujące, że zwolennicy czarnego humoru są na wyraz inteligentni. Jedyne tego rodzaju przypadki. No. Jest tego bardzo dużo. Nie będę wam czytał całego tekstu, ale no. Nie będę czytał całego tekstu, bo okaże się, że tam są głupoty. Nie no, żartuję. Zdanie plemniki mają ogonki po to, że można było je łatwo wyciągać z pomiędzy zębów. A... Słyszałem to, to jest akurat żart. Albo teksty o orgazmusach i luźniejszych pochwach. E... Luźniejsze. Ale to jest. To jest też hiperbola. Jeżeli chodzi o to, że laski na wyjazdach są najczęściej łatwe. Mm. Dużo w tym jest akurat racji. Dlaczego? Wystarczy, że dostrzegą facet, yy, wystarczy, że dostrzegą yy, takiego typowego czada. Pewny siebie, męski wygląd, umięśniony. Wiecie, nie da sobie wejść na głowę. Silna, męs silna męska rama, to taka kobieta sama mu ulega. Bez względu na to, czy ma chłopaka, czy nie. Widać to było chociażby po sytuacji. O, właśnie, tak. Przy okazji nawiążę do sytuacji. No, jak już gadamy na temat przez ten, Sytuacja z Brokiem Turnerem. Brok Turner młody, wysportowany, bogaty, czyli dla lewaków wróg, ide wróg doskonały, tak? I wiecie, on tam, sobie, on tam poszedł na imprezę, z, yy, którą organizował jeden z jego yy, kolegów z drużyny. Tam, tam chyba Pływackiej? Nie wiem, w każdym razie tam jakaś drużyna sportowa. Nie? No i wiecie. Yy, no i wiecie, tam przyszła po prostu sobie dziewczyna. Yy, ona sama do niego wręcz lgnęła, z tego co było nawet słuchać i z, z jego zeznań i zeznania yy, świadków, że sama do niego lgnęła. No i po prostu tam skończyło się w, yy, lekką zabawą za śmietnikiem. No i co się pojawiło? Pojawiło się dwóch biały rycerzyków, yy, którzy zaczęli go gonić, bo twierdzili, że o nią gwałci. Został, później ktoś zadzwonił po karetkę, na policję, yy, Broka zatrzymali, ją przewieźli do szpitala i po prostu miała podpisać yy, oświadczenie, że została zgwałcona, nie? Później tak do niej dotarło, mówię, o cholera, przecież ja mam, yy, o cholera, przecież ja mam chłopaka, jak yy, wyda się, że bawiłem się z innym gościem, to wyjdę na puszczatką szmatę, więc podpisała to. I w ten sposób Brock Turner został fałszywie oskarżony o gwałt, to wszystko się uprawomocniło, trafił na listę przestępców seksualnych. Alaska na fałszywym oskarżeniu, które de facto nie było jej oskarżeniem, tylko po pierwsze dwóch białych rycerzyków, a po drugie później właśnie też między innymi tam lekarzy i tak dalej, napisała sobie książkę na podstawie historii, której ktoś jej powiedział, a nie ona sama i została milionerką. Tak jeszcze nawiązując do Agnes. Yy, wiecie, ktoś jest na haju narkotykowym, to pamięta ze szczegółami, ale po haju narkotykowym yy, ma dziury w pamięci, tak? A z kolei ofiar, rzekoma ofiara brokaternera yy, nie pamiętała nic z czasów przedpicia. Każdy, kto lubi sobie czasami wypić, wie doskonale, że alkohol tak nie działa. Że pamięta się wszystko do momentu, kiedy, kiedy się po prostu już wypiło za dużo. Tak? Ewentualnie, z czasem, jak po prostu pije się więcej, ma się coraz większe dziury w pamięci. Także tak mniej więcej się kre, tak mniej więcej kreuje się to wszystko. To nie są teksty, które mają charakter neutralny i są neutralnie zabarwione. Oczywiście, że nie. To są akty dyskryminacji ze względu na płeć. Nie są akty dyskryminacji. Tak, to może sobie powiedzmy. Skoro mówimy o dyskryminacji ze względu na płeć. Dlaczego 83% praw, yy, spraw praw rodzicielskich przypada matce, pomimo tego, że może być szują, alkoholiczką, może ladzić dzieciaka, a mimo wszystko dostaje prawa rodzicielskie, bo tylko wystarczy, że się popłacze w sądzie? Dlaczego w momencie, kiedy są sprawy rozwodowe, to sąd jest w stanie cofnąć intercyzę i przez to ograbia faceta z połowy jego majątku, w praktyce, pomimo tego, że nie chciał. Nie chciał się dzielić, dlatego między innymi podpis yy, dlatego podpisał oświadczenie o rozdzielności majątkowej. Hmm? Dlaczego są to cofa w sprawy rozwodu, żeby kobieta zgarnęła po połowę tego wszystkiego, co on, co on sobie wypracował? Hmm? Chcesz mi mówić o dyskryminacji? Dlaczego feministki gadają tylko o wygodnych posadach, to co właśnie między innymi dziki trener hmm, wspomniał, a nie pałają się na tym, żeby iść do kopalni. Wywozić, wywozić śmieci w śmieciarce, żeby pójść na budowę, żeby pójść do wojska. A jak już pójdą do wojska, to najczęściej faceci muszą nosić jej toboły. Dlaczego? Całe oprzyrządowanie to jest minimum 60 kg. Wiecie, yy, broń, amunicja, jakieś inne takie rzeczy typu radio, nie radio i tak dalej. Wszelkie jakieś ślady typu kamizelki, nie kamizelki, jakieś zabezpieczające przed kulami. I bardzo często jeszcze muszą nosić kolejne wagę chłopa, czyli około 100 kg plus 60 na plecach, żeby znosić rannego z pola walki. Kobiety nie, są, nie mają tyle siły, żeby tyle nosić, więc bardzo często to faceci w wojsku noszą jej toboły, tak? Mało tego. Nawet w Australii jest taka ciekawostka. Że y, do Australii bardzo dużo y, kobiet wstępuje na roczną służbę. To jest akurat ciekawe. Wstępuje na tam roczną czy dwuletnią służbę wojskową, bo rząd y, finansuje im operacje powiększenia piersi. Ka y, jeżeli chodzi o żołnierki, bo uwaga, wpływa to korzystnie na mężczyzn. Rozumiesz, to jeden z najbardziej demokratycznych państw. Wiadomo, kobiety czują się też bardziej pewne siebie, jak mają większy cyc, tak, wiecie, bo kobieta się czuje bardziej pewna siebie, jeżeli dostaje dużo atencji od mężczyzn, no a jeżeli wiadomo, że widać, że kobieta ma czym oddychać, no to dostaje tą atencję, facetowi skacze testosteron, więc jest bardziej efektywny w walce, kobieta ma większą pewność siebie, to dostaje męską atencję i też w pewnym sensie jest efektywniejsza na polu bitwy. Pomimo tego, że takie silikony nie są zbyt praktyczne, <laughs> ale mimo wszystko, szkopu jest jednak taki, że bardzo dużo kobiet w australijskim wojsku rezygnuje w momencie, kiedy odbędą sobie te, te minimum służby. Bo wiecie, yy, implantów im nie usuną, nie? Implantów ich nie usuną, ale za to tam swoje odbędą, tak? I pójdą gdzieś indziej. Dlatego w Australii bardzo często możemy spotkać kobiety z silikonami. Taka ciekawostka. I to jest dowód na to, że dziki trener kompletnie nie wie o czym mówi. Oj, on doskonale wie o czym mówi. Tylko, oczywiście, musisz musisz oczywiście brać stronę feministek, przez co? Zaprzedajesz logiczne, racjonalne myślenie. Dlaczego? Bo feminizm obecnie bazuje na emocjach. Nie pasuje, nie bazuje na logice. Taka prosta sprawa, bo tam widziałem nazwisko Martyna Kaczmarek. To jest akurat jedna z moich ulubieńc, tak? Ona stwierdziła, że kobiety są dyskryminowane. I teraz słuchajcie, nie? Ja nie mogę wam pokazać posta, bo mnie zbanowała, ale słuchajcie tego. Był u niej swego czasu post o tym, że kobiety są dyskryminowane, bo częściej, bo częściej korzystają z chodnika, a pierwsze odśnieżane są drogi, na których jeżdżą samochody. Gdzie większość kierowców, gdzie więcej samochodów korzystają mężczyźni, więc dyskryminacja. I ty kogoś takiego gościu popierasz. Kogoś takiego y, wspierasz w działaniu, tak? Ale nikt nie pomyśli logicznie, że hej, że bez, większe bezpieczeństwo zapewni najpierw odśnieżone drogi, bo jeżeli będą zaśnieżone, samochód zacznie się ślizgać i zwiększy to liczbę wypadków, liczbę zgonów powypadkowych. Jeżeli w pierwszej kole. Więc co tak naprawdę da odśnieżony chodnik? Jeżeli samochód yy, wpadnie w posisk i w ciebie pierdolnie? Co ci da odśnieżony chodnik? Ej, ale przynajmniej nie było dyskryminacji. No i co z tego, skoro. Według ciebie nie było dyskryminacji. Ale co z tego, skoro przypłacisz to życiem albo ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu? Więc tak szkodliwe są feministyczne yy, są tak naprawdę feministyczne te wszystkie ideały? Przynajmniej te obecne, ale wiecie, bazują na definicji z pierwszej fali, że to chodziło o równość, gdzie feminizm to nigdy nie był równość. Równość to jest egalitaryzm. No. Mm. Mało tego, są chyba, są nawet jakieś badania pokazujące, że im bardziej egalitarny jest kraj, czyli właśnie bardziej równościowy, tym bardziej bi różnice biologiczne wychodzą. Widać to chociażby w, w Finlandii, tak? Tam naprawdę jest, bar, jest dosyć ogromna równość, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o dążenie do jakichś konkretnych stanowisk, i co? Większość, większość wysokich stanowisk to i tak to są mężczyźni, i ta rozpiętość jest jeszcze większa niż na przykład w Polsce, a kraj jest bardziej egalitarny. Im bardziej dążysz do równości społecznej, tym bardziej wychodzą różnice biologiczne. I tyczy się to nie tylko płci, ale także ale także chociażby rasy. Dlatego, między innymi w hamburgeryce, hmm, czarnoskórzy, którzy stanowią około 15% populację, przyczyniają się do ponad połowy morderstw w całych Stanach Zjednoczonych. I to są dane z FBI, możesz sobie śmiało je zweryfikować. Tak? Bo jeżeli byśmy mieli w takiej próbie tekstów zgłoszonych przez studentów i studentki, także szowinistyczne uwagi względem mężczyzn, osobliwie mężczyzn heteroseksualnych, to wtedy moglibyśmy powiedzieć. No tak, tak, to jest bezpodstawne. I tu i tu jest i tu. Ważne jest, żeby myśleć o studentach. Nie... I tu i tu jest bezpodstawne. Ale. Zwróćcie uwagę, że też Fangoten zarzucił dzikiemu ten włode Ja zresztą też zrobiłem to tutaj. Ale tutaj też jest właśnie taki młode A co jeżeli byłoby tak? Nie? Innymi słowy, odwracamy uwagę od problemu. Tutaj skupcie się, tutaj, ma, tutaj sobie porozważmy o tym, co by było, gdyby, nie? Sorry, ale nie ze mną takie, takie erystyczne chwyty. ...ważne jaka płeć, ponieważ dzieje się krzywda wszystkim. Ale problem polega niestety na tym, że wszystkie te wypowiedzi jakimś cudem są kierowane do kobiet. Jakimś cudem to kobiece ciało jest traktowane jako przedmiot heheszków na wykładzie i prezentacji. To może dowiedzmy się dlaczego. Jesteśmy teraz na Instagramie, ja po prostu w międzyczasie kilka ten, może zobaczmy dlaczego. Instagram, czyli de facto platforma mm, zdominowana przez kobiety, pierwsze co mi wyskoczyło. Tak. Dupa. Tutaj, tutaj, tutaj kolejna też. Ładna dziewczyna, tutaj widać, że ma czym oddychać. O, tutaj to już w ogóle jest hit, nie? Laska, wypięta dupa. No, tutaj moja Staśko, to to pomińmy, tak? To jakieś, bo to jest reklama, akurat. O, kolejne. Dziewczyna prezentująca swoje wdzięki. Tu kulturystyka onej, to akurat takie trochę mało apetyczne. O, kolejne. Dziewczyna prezentująca swoje wdzięki, nacechowane seksualnie. Tu kolejne. Dziewczyny w bieliznie, tak? W większości ja ich nie obserwuję. To są propozycje. O, tu kolejna w bieliźnie. Tu mamy jakieś akurat ładne, artystyczne zdjęcie, tak? Akurat mi, to akurat mi się podoba. Memy. To akurat ja obserwuję. Suchar codzienny, tak? To też obserwuję. Tego akurat też. O. Tutaj kolejna. Prezentuję wdzięki. I ty mi mówisz o seksualizacji. Kobiety same... Dostrzegają, że są postrzegane jako symbol seksu, i one to wykorzystują, tak? One to bardzo skutecznie wykorzystują. Na tyle, że weźmy sobie jakąś tam, powiedzmy, jakąś tam ładniejszą. O, weźmy na przykład tą, Justynę Jalowiecką, tak? I co my mamy? Tapling. Co my mamy? OnlyFans. A wiecie czym jest OnlyFans? Niczym innym jak e-prostytucją. Czyli tak, to że, ktoś powie, to, że ktoś powie do jakiejś dziewczyny fajna dupa, to jest to, to jest to uprzedmiotowanie kobiet. Natomiast w momencie, kiedy laska sama się faktycznie uprzedmiotowuje, pokazując dupę, cycki, cipę na OnlyFansie, to już nie jest uprzedmiotowienie, to już jest ciężka praca. Tak? Także no, sorry, ale gościu to ty bredzisz. Z jakiegoś powodu profesor nie prezentuje gościa z nagim torsem i podobnym komentarzem, prawda? A skąd wiesz? A skąd wiesz, że nie prezentuje? A może prezentuje, tylko o tym najzwyczajniej w świecie nie słyszałeś. Dlaczego? Bo to kobiety się najczęściej oburzają. To kobiety właśnie podchodzą najbardziej emocjonalnie, dlatego właśnie większość takich spraw to jest wśród kobiet. A prawda jest taka, że my się wzajemnie równo uprzedmiotowujemy, tylko w inny sposób. Facet widzi w kobiecie symbol seksu, kobieta widzi w mężczyźnie symbol sukcesu. Zwracamy uwagę na co innego. Faceci są wzrokowcami, chcą dużo seksu, więc będą postrzegać kobiety właśnie w kontekście seks mocno seksualnym. Kobieta widzi. Yy, zwraca uwagę yy, na to, co może zapewnić jej w kontekście takiego potencjalnego partnera poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, żeby zapewnić sobie byt, co by można było ze spokojem sobie odchować dzieciaka, tak? Dlatego też zwraca uwagę, czy na przykład yy, dobrze się ubiera, czy ma dobrze wyrobioną figurę, bo to też świadczy o dyscyplinie. Czy jest, mm, czy ubiera się na przykład w markowe ciuchy, wiecie, że tam y, siano, że ma pieniądze i tak dalej. Czy ma dobre, czy jest towarzyski, czy ma dobre kontakty i tak dalej. Na to zwraca uwagę. Więc y, bardziej, jeżeli chodzi o sytuacje odwrotne, to nie spojrzą na to z nagim torsem. Chociażby, tak, tak wejdźmy sobie troszeczkę w ten temat seksualny typowo, tak? Jak wystarczy faceta pobudzić? Tak jak mówię, są wzrokowcami. Więc wystarczy, że po prostu zobaczą jakąś ponętną babkę, czy to w bikini, czy w bieliźnie, czy bez. I od razu może być pobudzony. U kobiet to tak nie działa. U kobiet to trzeba by było pobudzić jej wyobraźnię. Dlatego, jeżeli chodzi o wszelkiej maści książki typu 365 dni, to głównym odbiorcą są kobiety. Natomiast y, głównym odbiorcą y, pornografii są mężczyźni. Właśnie ze względu na to. I były nawet badania w tym, y, były nawet badania w tym robione. Także w, możesz sam się w tej kwestii nawet doedukować. Ja tylko prezentuję akurat cice na wykładzie. Zastanówmy się też przez moment, przez chwilę jak nisko trzeba upaść, żeby uciekać się do tego rodzaju argumentów. To są żarty, które by przeszły ewentualnie po 17 piwie na imprezie. Ale imprezie, które jest zamknięta... A to akurat się zgodzę, że jest to niestosowne, jeżeli chodzi o, mm, o wykładowcę. Tu akurat jest pełna zgoda. Ta ...prywatna, nie na... no. W czasie wypowiedzi wystąpienia publicznego, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo pewnie się muszą czuć tacy ludzie, którzy to robią? I dodajcie dwa do dwóch. Jeżeli ktoś taki się czuje pewnie, to co on będzie robił w sytuacji, w której... A będzie mógł tak, ciupineczkę nadużyć tej władzy. Na przykład, no, przywłaszczyć sobie doktorat jakiegoś doktoranta jako swój, albo takie inne drobiażdżki na przykład. I o tym właśnie mówiłem, zrównanie pierdoły z faktycznym przewinieniem. To jest to samo, przypomina mi się sprawa właśnie tutaj Awięca, co twierdził, że yy, brandlowanie się przy śpiącej dziewczynie to był gwałt. Tak? To jest właśnie, to jest właśnie to, to jest takie trywializowanie. Problem jest taki, że takie trywializowanie kończy się tym, że właśnie te najgorsze przewinienia będą właśnie traktowane na równi. Bardzo często będą traktowane na równi z jakimś faktycz faktyczną tragedią drugiego człowieka, tak? Bo tak jak ktoś swego czasu stwierdził, że inaczej yy, tak jak akurat tutaj mówię, że zwraca się, że ej, ignorowanie drugiej osoby Tutaj w tym raporcie będzie, porównywa będzie tak naprawdę zrównywanie z obmacywaniem jakiejś dziewczyny w windzie. Tak samo jak pan kolega Dominik Boss, a.k.a. A więc, zrównał to, że ktoś brandzlował się przy śpiącej dziewczynie, do sytuacji, kiedy 18-letnia dziewczyna została zgwałcona przez 11 mężczyzn w Niemczech. Nie będę mówił jacy to byli mężczyźni, bo wiadomo, jeszcze dostanę zarzut pewnego foba. Tak? Chociaż i tak już podejrzewam, że, że jak kto opublikuje, to będzie już w ogóle. śmiesznie. Przykład. No, nie zacytować swojego kolegi z katedry, tylko publikować artykuł z jego badaniami. No albo to też taki, taki drobiażdżek. No na przykład się zemścić na studencie, który się krzywo na niego popatrzył i dać mu dwa zamiast pięć i. No i co mi zrobisz? Dodawajcie dwa do dwóch, jeżeli ktoś. No może... właśnie, skorzystaj z własnej rady, dodawaj dwa do dwóch. Co się, co się stanie, jeżeli będzie się trywializowało? To yy, nawet yy, swego czasu, yy, to jest nawet swego czasu, yy, parodię z tego zrobił Steven Crowder z, z tym Aber who call nazi, tak? Że wiecie, że był tam nieźwiadek, gdzie na każdą głupotę mówił, yy, że tam idą yy, ludzie ze swastyką i tak dalej, a to były jakieś pierdoły. A gdy faktycznie tacy ludzie przyszli, to nikt temu nieźwiadkowi już nie wierzył, bo stwierdzili, że znowu, że znowu jakaś pierdoła. I to mniej więcej obrazuje to, w jaki, co się dzieje w momencie, kiedy trywializujemy jakieś pojęcia. To się właśnie będzie działo. Dodawaj gościu dwa do dwóch. Powiem więcej, to już jest widoczne. To już jest widoczne. Spotkałem się swego czasu z jedną dziewczyną, która yy, wszędzie zarzucała molestowanie, tak? Powiem więcej, ten fałszywe oskarżenie o gwałt. Miało zapoczątkowane w tym, że ktoś puścił plotę na mój temat, że ja niby molestuję laski. A dlaczego? Sprawa wygląda tak, ja, wolał, ja wolałbym osobiście do tego nie wracać, ale wyglądało to tak, że, była, że jedna dziewczyna po prostu mnie zachęcała do tego, żeby się tam zabawić i tak dalej. Nawet w trakcie. Nie, nie, że było jakieś protestowanie, tylko po prostu, że ten. Yy, dosłownie, w trakcie było mówione, że ona chce więcej. To mówię, okej, okay, nie. Jak już było po sprawie, ona wylazła z płaczem. Ona z płaczem dosłownie wylazła. Tak? A następnego dnia zarzuciła mi molestowanie. Pomijam kwestię, że rok później, kiedy tam y, była jakaś później spina, potem wrócił kontakt i tak dalej, ona stwierdziła, że no w sumie fajnie było. Tak? Ale plotkę puściła na terenie uczelni. I właśnie osoba z tej uczelni później puściła mi zarzut gwałtu. Znaczy oskarżenie fałszywe o gwałt. I ja musiałem się później z sądami użerać. Do tego właśnie doprowadza Twoje trywializowanie. ...stępuje źle w sytuacji drobnej, ale manifestuje przy tym tą swoją bezczelność i arogancję z pozycji władzy. To drżyjcie, co ten człowiek zrobi wtedy, kiedy nie będzie na niego patrzeć, kiedy nie będzie skierowane na niego światło reflektorów, kiedy nie będzie krytyki politycznej do tego, żeby zrobić o tym... Argument. Krytyki politycznej. Krytyki, nie krytyki... Tylko krytyki. Sam, y, sam o prawidłowe wysławianie się czepiałeś? Zadbaj o fonetykę. Tyku, albo gazety wyborcze, albo tygodnika powszechna. Jak mamy o wyrazy pochodzące z obcego języka, co trzecią sylabę się akceptuje: matematyka, nie matematyka. Fizyka, nie fizyka. Publika, nie publika. Technikum, nie technikum. Afryka, nie Afryka. Kalistenika, nie kalistenika. Widzisz? Słyszysz różnicę? No. Tak, żebyś po prostu pamiętał tę bardzo prostą zasadę. No, to może to... będzie to, może troszeczkę lepiej będziesz brzmiał w tej kwestii. I skończ tak naprawdę z tymi cringe'owymi akcjami. obojętnego medium. Albo jeżeli nie będzie youtubera, który nakręcił ten film. Albo jeżeli nie będzie fangotena, który skrytykuje dzikiego trenera. Albo jeżeli nie. Akurat Fangoten jest ostatnią osobą, która ma jakiekolwiek kompetencje, żeby wypowiadać się na ten temat. Nie będzie e, Martyny Kaczmarek na Instagramie, która będzie cierpliwie zbierać wypowiedzi od studentów. Tak? Martyny Kaczmarek, która stwierdziła, że stwierdziła, że jest dyskryminacja, bo najpierw odświeża się drogi, a nie chodniki. E, Martyna Kaczmarek, która stwierdza, że jest e, dyskryminacja, ponieważ e, w damskiej toalecie są dosłownie, trzy se, e, są dosłownie cztery sedesy, e, natomiast w męskiej toalecie są dwa sedesy i 3 pisuary. Pomijam kwestię, że w męskiej toalecie ma się opcję tak naprawdę do tego, że, że się wiecie, że to kobiety są dyskryminowane, nie? Bo jak, bo jak mężczyźni mogą być dyskryminowani, tak? To jest właśnie w dalszym ciągu taki vibe idzie właśnie od Martyny Kaczmarego, od Majstaśko Staśko. Cały czas, że to kobiety są te biedne. Tworzy się kult bycia ofiarą, a wiadomo, że jak kobieta jest ofiarą, to musi być oprawca, czyli mężczyzna, tak? I nie zdziw się, Krzysiu, jeżeli nawet kiedyś takim, taką gadaniną, że ktoś przyjdzie, powiedzmy za 5 lat, tak, że ktoś przyjdzie i stwierdzi, że to nie jest wystarczająco lewicowe, w takim razie ty stosujesz mowę nienawiści i ci mogą to zdjąć, bo do tego doprowadza takie, między innymi, przeciąganie granicy. Miej to na uwadze. Akurat ja jestem akurat ja należę do takiego niewielkiego grona osób, które uważają, że każdy może sobie gadać co chce. Ale jeżeli mówienie, że coś jest niestosowne, że, że i wychodzi taki vibe, że powinno się tego zabronić, to powiem tylko tyle. Będziesz miał taki vibe, póki sam nie dostaniesz cenzurą w Tak, ...przepraszam, dlaczego tych wypowiedzi nie zbierają rzecznicy przy uczelniach do spraw dyskryminacji? Dlaczego nie działają aktywnie na tę rzecz? To jest akurat bardzo dobre pytanie. I tu, się I tu się akurat zgodzę. Niestety rzecznice praw studenta też są tutaj w dużej mierze winni, ponieważ mało co tak naprawdę działają w jakichś faktycznych sprawach. Tu się akurat zgodzę, tu plus jeden. Nie zarzucam w tym momencie im bynajmniej e, indolencji i bezsilności. Nie. Nie działają dlatego, że nie mogą działać, ponieważ studenci czują się zastraszeni. Nie. Nie, ja. A ja akurat mogę to zarzucić. Dlaczego? Bo Miałem akurat taką nieprzyjemną sytuację odnośnie wymiany międzynarodowej. Zgłosiłem się do polskiego rzecznika praw studenta w sprawie tego, że nie uznano mi, że nie uznano mi wymiany studenckiej jako. Bo generalnie ja studiowałem w Finlandii, ale miałem w Polsce taki powiedzmy projekt, nie? I to akurat do, do, dosyć śmieszna sprawa, ale nieważne. W każdym razie Politechnika nie, inaczej, Politechnika nie chciała mi tego oficjalnie uznać, że to był wyjazd studencki dla, z racji tego, że ja jestem z Polski. Tak, no to ja odezwałem się do rzecznika praw studenta i oni załatwi, i powiem tak, i oni mieli naprawdę problem, żeby cokolwiek w ogóle ruszyć. Ja powiedziałem, że wy, że wy jesteście niekompetentni. Ostatecznie to moja uczelnia się odezwała do politechniki, tak? Odezwała się do politechniki, żeby mi to oficjalnie uznali. Tak? Żeby to oficjalnie było na papierach, że to był wyjazd międzynarodowy. Kurdyna. Rzecznik praw studenta nie zrobił nic. I nie dlatego, że nie mógł. Ponieważ ja sobie zdałem sprawę, że. Że z rektorem, akurat tej politechniki, mał dobry kontakt. Mało tego, że ja nawet tego rzecznika miałem okazję spotkać na żywo, porozmawiać z nim o tym. A mimo to miał to wszystko w głębokim poważaniu. Miał to w dupie. I tak, ja mogę zarzucić akurat indolencję. Że ja mogę zarzucić, że im się nie chce niczego robić. Jeżeli są sprawy, które można nagłośnić. Powiem tak, im się chce dopiero działać, jeżeli są sprawy, które można nagłośnić medialnie. I nie, jeżeli nie zgłaszają tego rodzaju sytuacji, bo nawet często nie wiedzą, że jest taka możliwość. Że jest na uczelniach rzecznik do spraw równego traktowania studentów, że jest rzecznik praw studenta wreszcie. Tak, i to akurat. Yy, s, i akurat powiem tak. To, co było wcześniej z tym rzecznikiem praw studenta, bo to był rok 2019? 2018? 2019 to był, nie? To powiem tylko tyle, że nie działało to zbyt dobrze. Z tego, co ja się dowiedziałem na rok 2021, działało to już naprawdę dobrze, więc. Wydaje mi się, że oni zrozumieli ten błąd po tym, jak tego rzecznika dosłownie zjechałem od góry do dołu. I chyba się wzięli troszeczkę w garść z tym wszystkim i ogarnęli to na tyle, że to działa w miarę sprawnie. Na mojej macierzystej uczelni również. I no. aktywnie działa na rzecz tego, żeby pomagać studentom, ale skąd oni mają to wiedzieć w sytuacji, w której są zastraszani przez tego rodzaju ludzi, których naprawdę ostatnie miejsce pracy powinno być na uczelni. Szczerze powiedziawszy, przy pierwszej sytuacji, w której bym e, tak samo jak ludzie mający stronniczą narrację również nie powinni wykładać na uczelni, bo studia są od tego, żeby przekazywać suchą wiedzę, nie żeby przekazywać poglądy. I poniekąd mogę zrozumieć e, i poniekąd e, mogę zrozumieć sytuację, że ktoś może być wywalony chociażby zagłoszenie poglądów, ale w momencie, kiedy ktoś prywatnie głosi te poglądy, a nie przekłada tego chociażby na mm, wyniki w nauce. Dajmy na to, że. Przek e, dajmy na to. Mm, nie wiem. Jeżeli ktoś zwróci uwagę, że nie wiem, wysoka elastyczność cenowa popytu jest dobra albo zła, ale według jego poglądu jest przeciwnie, to uwali mu punkty. No to to jest już. No to to już mamy problem. Ale w momencie, kiedy po prostu nie wiem, zargumentuję, że dlaczego tak i tak, mówię, no okej, okay, no. Opinii nie będę dawał, ale za fakt, że ładnie opisałeś elastyczność cenową popytu, to akurat ci dam te punkty, nie? Coś takiego, nie? To to jest akurat wtedy ok. Problem w tym, że nie znamy tutaj tego kontekstu. A kontekst jest bardzo ważny. Zwłaszcza w określaniu różnej maści przestępstw, w tym przemocowych, w tym na tle seksualnym. Zobaczył, że jakikolwiek mój pracownik zachowuje się w ten sposób, ja bym się nie zastanawiał 5 minut przed jego usunięciem. Akurat środowisko akademickie jest jednym z tych, gdzie kolejki do zatrudnienia są bardzo długie. I w moim przypadku... Mm, tak, ale to jest patologia akurat systemu edukacji. Jest dużo wykształconej kadry, ale nie mogą dla siebie znaleźć miejsca. Dlatego też idą na uczelnie, bo państwowe garnuszek w pewnym sensie, tak? Na nią o wiele lepiej jest zatrudnić nawet dwójkę zdolnych, dobrze robujących doktorantów na miejsce jednego oblecha profesora, który sobie będzie robił tego rodzaju żarciki. I teraz, żeby nie być gołosłownym, bo trzymam się tej tradycji, żeby w cyklu dla każdego coś przykrego, jednak pojawiały się też merytoryczne uwagi. O, merytoryczne uwagi. Zobaczymy, jak one będą merytoryczne. Ja już wiem mniej więcej, co tam będzie, bo już wiecie, oglądałem to, ale chcę mniej więcej wam to pokazać. tego, w jaki sposób możemy zaradzić sobie te, z jakiejś sytuacji no. problematycznej, albo w jaki sposób możemy właśnie podejść od bardziej precyzyjnej, merytorycznej strategii tak na prawo męki, i praktyki e, jeszcze poprzedniego rzecznika praw obywatelskich, na temat doświadczeń molestowania wśród studentów i studentów. Ten raport, tutaj prezentuję Wam tylko jego wyimki, jest absolutnie przerażający. W tej części raportu, mówiąc o molestowaniu, mamy na myśli zjawisko, które w języku angielskim określa się jako harassment, które ma znaczenie zbliżone do, molestow do nękania czy szykanowania. Właśnie nie. Harassment to jest nękanie. To nie jest molestowanie. Zresztą, żeby nie być gołosłownym. Hmm, O, weźmy sobie tak. Mm, weźmy sobie pols angielski polski, tak? Harassment. Tak, harassment. I co tu mamy? Behavior that annoys or upset someone. Sexual harassment to jest molestowanie. Samo harassment to jest po prostu nękanie. Tak? Tak więc oni tutaj mylą harassment z sexual harassment. Tak więc, już tutaj na samym starcie, jeżeli mylą pojęcia, to już mamy problem. To już naprawdę mamy poważny problem. To już na tym etapie ten raport powinien polecieć do kosza. Bo będą mylić, bo już tutaj według tego, tak? Będą mylić chociażby jakieś uporczywe nękania, tak? Z. Sytuacją złapania za dupę. Czy takiego bezczelnego obmacywania. Żarty. Tak? Ale zobaczycie za chwilę, co mam na myśli. On pokazuje, że te 450 wypowiedzi zebrane przez Martyna Kaczmary robiącą niesamowitą robotę i... Nie, to jest odklejona robota. Jeżeli twierdzisz, że jest dyskryminacja, bo najpierw odśnieżają drogi, a potem... Mm, a potem chodniki, to jest dyskryminacja. Jeżeli uważasz, że... Fakt, że ktoś, po, że ktoś powie na przykład fajna dupa, to już jest przestępstwo? I to nazywasz fajną robotą? No to sorry cię bardzo, ale widać już kompletną odklejkę. 450 odważnych wypowiedzi studentów Odważne. i studentek, którzy stwierdzili, że nie, że przełamią omertę i że powiedzą o tym, co odpierdalają ich wykładowcy. To tutaj na nagle się dowiadujemy, że no, tego rodzaju tradycje są o wiele niestety rozleglejsze. I bardziej rozpowszechniona. Od razu mówię jedną rzecz, i żeby nie było później komentarzy dotyczących metodologii. To jest próba bardzo niewielka, to znaczy na 4284 studentach. To się wydaje mało, ponieważ jesteście przyzwyczajeni do statystyk. 50 tysięcy, 150 tysięcy, milion. Ale ja Wam mówię, że to jest bardzo dużo. Aha, czyli ja Wam mówię, że to jest bardzo dużo. takim razie to załatwia sprawę. A może tak. Yy... A może tak warto by było zwrócić uwagę, że. Nie wiem, że to może być na przykład, że to może być dobre, dobra próba badawcza, bo są to na przykład badania randomizowane. A może to być. A może to być po prostu, nie wiem. Skupienie się bardziej na jakości, aniżeli ilościowe. Masz tego świadomość? No nie, zwrócone uwagę tylko na liczbę 4200, ale ja wam mówię, wykładowca wam to mówi w takim razie to jest. Po sprawie, tak? Argument od autorytetu. Klasyka klasyki, jeżeli nie ma się żadnych argumentów. I, to, i mu, on mówi, że chce do tego podejść merytorycznie. A na razie, z tego co widzę, to jest sama erystyka. W całej swojej karierze może spotkańki kilka osób, które przyszły, odważyły się i powiedziały mi o nadużyciach, które się pojawiały. Po czym starałem się tym nadużyciom przeciwdziałać i doświadczałem tego, co tak bardzo lubię, to znaczy zamiatania pod dywan. Przy sprawach poważnych, mniej poważnych, ale. Za... Aha, czyli. Aha, czyli mamy jeszcze dodatkowo jeszcze dowód anegdotyczny, czyli... Yy, wiecie, to jest takie bazowanie na solipsyzmie. Wiecie, ja widziałem, że coś mnie spotkało, w takim razie wszędzie to się dzieje, nie? To jest mniej więcej te tego typu myślenia. I ono jest bardzo błędne, i ono jest mocno błędne i bardzo krzywdzące. Tania, tania pod dywan. postawy ugodowej. bo tak, bo jeżeli ktoś postępuje źle, to trzeba, trzeba pogodzić go, żeby, żeby się żeby ze studentami był pokojony, tak? Jeżeli ktoś komuś ukradnie torebkę, to. Piotrusiu, pokuć się za gatką, to się ze sobą. A pomyślałeś może o tym, że wszelkiego rodzaju afery wpłyną niekorzystnie, chociażby na e, prestiż danej uczelni? Pomyśl, co by było, jeżeli. E, powiem tak. Mocny syf zrobił się z powodu, uwaga, fałszywego oskarżenia o molestowanie wobec jednego z wykładowców. Tak, bo to, bo jak się okazało, w świetle dowodów to były fałszywe oskarżenia. I co? To, to, mogą, to mogą być szczere odpowiedzi. To na pewno było molestowanie, tak? Nie? 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 Coś ten? Nie? I fakt, że próba. A słyszałeś kiedyś o czymś takim w sądzie jak, e, polub, e, jak ten, jak polubowne, mm, jak polubowne rozwiązanie sprawy? Słyszałeś może o czymś takim, że ktoś chce załatwić sprawę polubownie? E, taki, weźmy sobie przykład chociażby taki wersow i rzekomej, rzekomej kradzieży sowy, tak? E, weźmy... Na chwilkę weźmy, że musi, że musiałaby załatwić te licencje. No to tak, jeżeli ten artysta DFT mógłby, yy, mógłby po prostu ją pozwać za kradzież własności intelektualnej, ale Wersow na przykład chciałaby załatwić sprawę, uwaga, polubownie i na przykład yy, kupić tą licencję i go publicznie przeprosić. I tutaj do czegoś takiego dążą tak naprawdę władze uczelni, a dlaczego? Bo im większy smród, bez względu na to z czyjej strony on wyjdzie, będzie wokół danej uczelni, tym mniej chętnie będą studenci przychodzić do danej uczelni. Tu chodzi po prostu o to: studenci to są pieniądze. A to tak naprawdę jest istotne dla uczelni. Chociażby ze względu na to, żeby mieć jak się utrzymać, żeby móc prowadzić jakieś badania, chociaż z tymi badaniami w Polsce to tak wiecie, no średnio najeża. Ale przede wszystkim, żeby można było mm, przede wszystkim, żeby można było też m.in. sfinansować kadrę. Tak? I to nie mówię tylko o wykładowcach, ale też chociażby o pracownikach sprzątających, o wszelkiej maści serwisach, na przykład windy. Takie pierdolety. Nie bądźcie dla siebie niedobrzy. Bądźcie dla siebie mili. Nie, nie mówi się w ten sposób, tylko mówi się, agacka mi ukradła torebkę, tak? I być może powinna ją zwrócić, być może przeprosić, jeżeli jesteśmy na etapie przedszkola, a jeżeli nie jesteśmy na etapie przedszkola, to być może powinna mieć za to grzywne, zasądzone, prawda? I tu się dowiadujemy, że ta próba 4284 studentów, jeszcze raz powtarzam, gigantyczna próba, odważnych ludzi, którzy się zdecydowali mówić otwarcie o kwestiach. Tworzenie określonej narracji. Odważni ludzie i tak dalej. Nie bierze pod uwagę nawet, że to mogą być najzwyczajniej w świecie kłamstwa później jak się można dowiedzieć, większość to były kobiety tak, zresztą nawet yy, tutaj o, co ważne, przynajmniej w jednej sytuacji tego typu znalazło się życia przynajmniej, yy, znalazło się 71 badanych kobiet tak 40% studentów doświadczyło molestowania 47% kobiet, tak czyli yy, czyli z tej próby jeżeli weźmiemy wszystkie kobiety, to 47% tych wszystkich to były kobiety, tak no, to weźmy sobie teraz taką sytuację, że. Co się dzieje w momencie, kiedy. Um, jakaś, jakaś po prostu stwierdzi, że została nieuczciwie potraktowana. Molestowanie, tak? Zrobi aferę. I za chwilę pojawi się grono osób, które nawet nigdy nie miały styczności z tym wykładowcą, ale też zarzuci molestowanie. Dlaczego? Bo taką naturalną cechą kobiet jest po pierwsze atakowanie reputacji, a po drugie łączenie się w grupy. I w ten sposób najłatwiej po prostu kogoś udupiają. To jest ich naturalny odruch. Takie cancel culture to wychodzi właśnie od, głównie od kobiet. I tutaj pojawia się właśnie między innymi takie małe sedno sprawy. Które są pozornie merto. Wykazała, że od momentu rozpoczęcia studiów, and bear with me, 40,7% studentów i studentek doświadczyło molestowania. To jest połowa, to jest co drugi. Co drugi student i studentka, a raczej studentka i student, bo zobaczcie zaraz jak się to rozkłada. 47% kobiet i 31% mężczyzn doświadczyło molestowania na uczelni. Inna kwestia, czym jest molestowanie? Nawet weźmy sobie słownikowo. Nawiązywać z kim kontakt o charakterze seksualnym wbrew jego woli. E jeżeli weźmiemy jeszcze do tego kwestie prawne, no to mamy. jest to pewien rodzaj napaści seksualnej, tak? Jeżeli mamy napaść, se, napaść, bez względu na to, czy o charakterze seksualnym czy nie, jest to czynność fizyczna, tak? A to oznacza, że molestowanie jest czynnością wyłącznie fizyczną. Czyli właśnie wszelkiej, wszelkiej masie jakieś gwizdanie, jakieś zbyt bliskie podejście, tak. Podejście po prostu za blisko do kogoś. Typu nawet nie wiem, zetknięcie się twarzą do twarzy i takie, takie nahalne spojrzenie to jest molestowanie. Złapanie kogoś za dupę to jest molestowanie, tak? No i drugie, natrętnie o coś prosić, uporczywie domagać się czegoś naprzykrzać. Miejcie to drugie znaczenie na uwadze, bo za chwilę, bo za chwilę zobaczycie drugi powód, dla którego yy, trzeba ten raport wywalić do kosza. Spośród osób, które doświadczyły molestowania, 64% doświadczyło tego typu zachowań na studiach. Spośród osób, które w ogóle w swoim życiu kiedykolwiek doświadczyły molestowania. No i właśnie jeszcze taką inną rzecz, nie? Jeżeli chodzi o to, no to jest, to jest między innymi to, co ja tutaj zarzuciłem w komentarzu. Większość to za, na zasadzie czuje się molestowane, tak? Bo ja czuję, więc tak było. To jest właśnie też między innymi kwestia z tym solipsyzmem. I, tutaj pod, I podałem tutaj właśnie taki bardziej skrajny przykład, żeby to mniej więcej zobrazować. Czy, ja, czy jeśli ja powiem, że poczułem się zamordowany przez ciebie, to oznacza, że mnie zamordowałeś? Tak? I do czego doprowadza właśnie takie trywializowanie? Do tego, że trafiła się, yy, trafiła się influencerka w hamburgeryce, której yy, zbanowano konto na Instagramie, zadzwoniła na policję, która ją wyśmiała. A dlaczego ją wyśmiała? Bo ona czuła, jakby to było morderstwo, więc zgłaszała uwaga morderstwo. I myślicie, że takie absurdy to jest anegdotyczne? Nie, tego jest coraz więcej. Tego jest coraz więcej. No. 60% czyli grubo ponad połowa dotyczyło okresu studiów. Mhm. Na podstawie o. zebranych danych można dość stwierdzić, że studentki generalnie częściej od studentów doświadczają molestowania, co wiemy też z Instagrama Martyny Kaczmarek. No to akurat nie powinno w żaden sposób dziwić, biorąc pod uwagę, co powiedziałem wcześniej, czyli yy, to faceci postrze postrzegają bardziej seksualnie wszystko, są wzrokowcami i tak dalej, więc yy, wiadomo, że będą yy, częściej podejmować yy, napaści na tle seksualnym. Jedyną formą molestowania, które doświadczyło więcej mężczyzn niż kobiet, były groźby. Przyznaję, sam, samemu mi grożono na Uniwersytecie Groźby to nie jest molestowanie. Groźba to jest groźba. Tak? Weźmy sobie jeszcze raz. G -y groźba. Słownik. Pogróżka, zapowiedź, zemsty, kary. Niebezpieczeństwo. Jak to się ma do... Nawiązywania z kimś kontaktu o, char e, o charakterze seksualnym wbrew woli. Groźba to jest groźba. A no tak, zapomniałem, że ty uważasz żarty nawet za molestowanie. Powiedz jeszcze, że to jest przemoc. Ale zwróćcie uwagę teraz, co tutaj mamy, tak? Teraz tak. Największe procenty, co tu mamy, tak? Ktoś kierował w moją stronę niestosowne uwagi na temat ubioru, wyglądu, wieku, zachowania, kompetencji lub sytuacji. Tak? Innymi słowy. Ktoś miał czelność coś powiedzieć. Ktoś miał czelność coś powiedzieć. 24% kobiet, najwięcej. Czyli wiecie, ja poczułam się molestowana, bo ktoś, powie bo ktoś powiedział, że ma, że, yy, bardzo, że bardzo ładna koszula, bardzo ładna sukienka. Że bardzo ładna sukienka, tak? To powiem tylko tyle. Yy, teraz obecnie na. Mm, Teraz obecnie jak ja tam jeszcze przyjeżdżałem do s, e, swojego uniwerku bardzo często właśnie było, e, mówiono do jakichś po prostu pań mniej lub bardziej e, nadobnych, ale jednakże na przykład e, była ładna sukienka czy coś takiego. Czy było wtedy mowa o molestowaniu? No, no nie, ale według tego jego mościa, według tego raportu to jest molestowanie. Tak? Bo było niestosowne, tak? Tutaj, tutaj właśnie mamy problem. Ktoś utrudniał mi możliwość wypowiadania się. Czyli innymi słowy, ktoś wchodził mi w słowo. W takim razie to było molestowanie. Nie. To nie było molestowanie. Ale zobaczcie kolejne. 16,8%. Znowu najwyżej. Tak? Ktoś wyśmiewał się ze mnie. Wyśmiewanie się traktuje się na równi z. Mm, wyśmiewanie traktuje się na równi. Z, yy, z obmacywaniem. Czy wy tutaj widzicie to? To jest naprawdę już srogi absurd. Ktoś osce, o właśnie, to jest właśnie to. Ktoś ostentacyjnie mnie ignorował, lekceważył. 15%. Przypomnę, definicja słownikowa. Natrętnie o coś prosić, uporczywie domagać się czegoś, naprzykrzać się. Tej, Krzysiu, spójrz, naprzykrzać się. A tutaj w raporcie masz, że ktoś był ignorowany, lekceważony. Tak? Przeciwieństwo naprzykrzania się. Innymi słowy, tutaj znowu mamy pozycję, którą trzeba wywalić z tego. I, część... I już ten raport jest wadliwy. Już ta metodologia jest źle wykonana. Te parametry, które się brało pod uwagę, sprawiają, że ten raport jest do kosza. To jest podobnie jak z tym jak, yy, z tym badaniem Fundacji STER. Zacznijmy od tego, że wykonywano na 417 osobach, więc za mała próba badawcza, żeby w ogóle traktować to poważnie. Pomijamy już kwestię to, że mogłyby być to na przykład, nie wiem, podstawione osoby, nie? Ale co jest o wiele bardziej istotne? Yy, dla mnie o wiele bardziej istotne jest to, że... Yy, traktują y, bardzo często, właśnie feministki z Martyną Kaczmarek y, na czele, traktują jako wyrocznie i twierdzą, że w Polsce 20% kobiet jest gwałconych. Przypomnę tutaj obliczenia. Załóżmy, że mniej więcej tendencja będzie yy, taka sama jak była wcześniej, czyli yy, ilość gwałtów spada. Inaczej, rok 2020 i 2021 nie traktuję poważnie, ponieważ były to okresy lockdownów. Sprawa z policji była dosyć zawiła i była jeszcze niższa zgłaszalność, mogła być przynajmniej, niższa zgłaszalność gwałtu, bo policja głównie zajmowała się maskami aniżeli faktycznymi przestępcami. Więc yy, tego nie biorę na poważnie, dlatego biorę dane za 2019 rok, nie? Powtórzę, 1200. Według danych ze steru 95% jest niezgłaszanych, czyli to jest 5% wszystkich spraw, tak? Czyli w ciągu 2019 roku mieliśmy 24 tysiące gwałtów i to jest rzekomo 20% kobiet. No to sobie podzielmy przez, oj, przez 20% i mamy 120 tysięcy kobiet. Tyle, yy, proszę Państwa, tyle według Fundacji Ster żyło kobiet w 2019 roku. Hmm, a może tak e, sprawdźmy, ile to faktycznie było kobiet, no, nie wiem, tu sobie wezmę, e, ilość e, kobiet w Polsce w 2000, 2019, nie? Ogólnie liczba kobiet stanowi ten, ta, 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 o, e, dane demograficzne w Polsce, Business Insider, tak? Żądanych pozytywnych tym zestrymnych szacunków wynika... E, tu dobra, tu mamy urodzenia, mamy ten przyrost naturalny, tak? Mm. Mm. A to nie to. Yy. A może tak po prostu wpiszmy, nie? O. Hmm. No dobra, to weźmy sobie takie inne yy, obliczenie. Tutaj mamy 48,5% kobiet w Polsce, tak? Obecnie w Polsce mamy 38 milionów, tak? Zrobimy sobie razy te 48,5 i mamy, że jest około 18 milionów kobiet. Dostrzegacie tutaj teraz ten absurd? Albo to, ktoś mi ubliżał lub obrażał. Nie, nie chcę ci nic mówić, ale to podlega pod inne przestępstwo, na przykład zniesławienie, znieważenie, znieważenie osoby. Tutaj to ignorowanie to nawet nie powinno się tu znaleźć. Ktoś wyśmiewał się ze mnie znowu, zniewaga. Nie zna to artykuł w kodeksie karnym. Ktoś utrudniał mi możliwość wypowiadania się. To też nie powinno podchodzić pod molestowanie. I mówię to jako osoba, która aktywnie zajmowała się różnej maści przestępstwami. Tak? Więc, człowieku, bierzesz jako wyrocznie raport, który już na samym starcie źle zdefiniował molestowanie, i do tego stopnia, że tutaj z tej tabeli, a ona jeszcze nie skończyła się, z tego co już widać, trzy czwarte jest do kosza. Nie powinno tego tu nawet się znajdować. im pozdrowienia dla profesorów stamtąd. Kiedy dobrze, ci, o których. Mówię o których chodzi. trzeba ta studentka 24. O, ktoś opowiadał o mnie negatywne informacje, starał się odseparować od znajomych. 13%. Zauważacie, powyżej 10% są rzeczy, które polegają tylko, że ktoś coś mówił. Słowa. Słowa to nie jest molestowanie. Słowa to są słowa. Mogą być dla nas nieprzyjemne, mogą być niestosowne, ale to są nadal tylko słowa. w okresie studiów usłyszałem niestosowne komentarze na temat swojego ubioru i wyglądu. Przypis dla niezorientowanych. Nie powinno Ciebie obchodzić, jeżeli jesteś wykładowcą, jeżeli prowadzisz w ogóle jakiegokolwiek szkolenia czy seminaria, czy studentka ma makijaż, czy ma tatuaże, czy ma piercing, czy ma e, takie włosy, śmakie włosy, czy inne włosy, czy ma tak? A powiedz mi w takim razie jedną rzecz. Skąd Ty masz pewność, że te molestowania odbyły się przez wykładowców? Hm? Jaką masz pewność, że 100% tych sytuacji y, było y, chociażby wypowiedziane przez wykładowców? Masz na to jakieś dowody, bo w tym raporcie tego nie ma jest tylko o molestowaniu w okresie studiów. A może się może cię to troszeczkę zdziwić, ale wyższe skłonności do takich rzeczy mają e, chociażby młodzi mężczyźni, którzy mają wyższy poziom testosteronu. I powiem tak, nie mam na to zbytnio dowodów, ale ja mam takie przekonanie, że większość tego typu rzeczy na studentach odbywało się, uwaga, przez innych studentów nie przez wykładowców. Chociażby ze względu na etykę zawodową, oczywiście, zdarzają się pojedyncze kwiatki. Sam nawet tego doświadczyłem. Problem jest taki, że przez 5 yy, lat moich studiów spotkałem się tylko raz. Jak rozmawiałem z paroma innymi osobami, gdy zacząłem się tym przestępczością interesować troszeczkę bardziej. To w przypadku ze strony wykładowców, uwaga, a miałem, czy, a miałem akurat styczność z dosyć dużą ilością osób, które zgłaszały się, czy to na policję, czy do prokuratury, czy to na obdukcję i tak dalej. Okazuje się, że ze strony wykładowcy było, uwaga, dwa incydenty. I co? Czyli mam rozumieć, że to, że dwa incydenty na kilkadziesiąt, to według ciebie jest yy, w 100% przez wykładowców, według tego raportu, gdzie nawet nie masz dowodów, i właśnie z tym mam tutaj problem, że on tutaj sobie tworzy coś pod tezę, tak? Że, że tutaj, okej, okay, mogą być, że tam wiecie, nieprzyjemne słowa i tak dalej, i tak dalej. Już palicho, że to nie podchodzi nawet pod molestowanie, tak? Ale on z góry zakłada, że to wykonują sami wykładowcy. A nie ma pewności, z kolei ja dosyć często widziałem takie przypadki, że to najczęściej studenci, tak? Że czy to na poziomie szkoły średniej, studiów i tak dalej, najczęściej takie przytyczki, właśnie takie wyśmiewanie się, utrudnianie możliwości wypowiedzi i tak dalej były uwaga przez kolegów i koleżanki, czy to z roku, czy z klasy i tak dalej. No może jedyny wyjątek to by było utrudnianie w możliwości Utrudnianie w możliwości wypowiedzi. To może jedyny wyjątek. Ale tak to wszystko? Przecież to, druga, przecież to druga osoba ze studiów, z klasy może zrobić równie dobrze. A on to kieruje tylko do wykładowców i podtrzymuje mi, jakoby studenci byli niewiniątkami. Tak? Choć patrząc na to, jak się, co się obecnie dzieje, to. Może się okazać, że nie do końca tak jest. Nie to, żebym ja bronił wykładowców, bo też mają swoje za uszami, jednak... tutaj warto do tego podejść w najzwyczajniej świecie z chłodną głową. A tu widać, że mu się emocje odpalają, że zwala wszystko na wykładowców. Taki ubiór, inny ubiór, czy jest sukience, czy ta sukienka jest krótsza, długa, nie powinno Cię to interesować. Kropka. Jeżeli chcemy, żeby panował jakikolwiek dress code, należy przygotować dokument stosowny w tym wymiarze, taki jak jest w banku, wtedy będzie dress code i nie będzie tematu. Póki dress code nie ma, wszystkim wara od cudzego wyglądu. Najprostsza zasada. Tylko dlaczego odniosłeś to w kontekście tylko i wyłącznie wykładowców. Hmm? W przypadku niektórych zachowań, utrudnianie wypowiadania się, wyśmiewanie się, nawiasem mówiąc niedawno właśnie miałem taką sytuację zgłoszoną dotyczącą wyśmiewania się z nazwisk. Proporcja kobiet i mężczyzn, z których ich doświadczyli nie różniła się istotnie statystycznie. No bo wiadomo, że z nazwiska sobie można pocisnąć i do jednego, i do drugiego. Snacca znaczy to raczej nie pociśniemy, że ma za krótką sukienkę. I oczywiście tego rodzaju zachowań, które podpadają pod molestowanie, zwracam uwagę. Nie, nie podpadają właśnie. Jest więcej. niestosowne uwagi na temat ubioru wyglądu i tak dalej zachowania to jest pierwsza kwestia. To nie jest molestowanie. To nie jest właśnie molestowanie. I powie Ci to. Każdy kryminolog, każdy prokurator, każdy policjant. Dobra, yy, nie żeby coś, ale molestowanie podchodzi właśnie pod przestępstwo. Sam nawet o tym wspomniałeś, nie? Podejdź so yy, idź do prokuratury z tym, że yy, z tym, że yy, jakiś student albo wykładowca yy, stwierdził po prostu, że fajna krótka sukienka i, i dodał sobie jakiś podtek seksualny. Wiesz, jaka będzie re reakcja prokuratora? Będzie mniej więcej taka. Panie, weź pan spierdalaj mi z tym gównem, bo jeszcze panu karę wlepię za marnowanie mojego czasu. Tak to mniej więcej by wyglądało w praktyce. Właśnie trywializowanie tego spowoduje, że faktyczne akty molestowania będą, na, będą stawiane na równi z takimi pierdołami. I między innymi ty się do tego przyczyniasz. Ukraanie możliwości wypowiadania się, wyśmiewanie się, ignor ignorowanie i ostentacyjne lekceważenie. Opowiadanie negatywnych informacji i próba skłócenia ze środowiskiem. To jest oczywiście bardzo prosta taktyka. Wymaga taktyka nie taktyka. Następne. Wymagania wobec mnie były wyższe od wymagań wobec reszty. Na przykład problemy w uzyskaniu zaliczenia. Akurat faworyzowanie się to jest rzecz dość powszechna. Zawsze jest popilek, zawsze jest kozioł ofiarny i tak dalej. To, że tutaj jest akurat na równi, to nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Ktoś w nieodpowiedni, uwłaczający dla mnie sposób patrzył na mnie, prezentował wobec mnie poniżające gesty. Na przykład gwizdanie. 13%, 4%. Zauważcie, że tutaj nic jeszcze nie odzwierciedla się w kontekście mm, naruszenia nietykalności cielesnej. To mamy dopiero tutaj. 10%. I te 10% to jest faktyczne molestowanie. Ewentualnie jeszcze, ale to zaznaczam, ewentualnie ktoś mnie prześladował, na przykład obserwował mnie lub podglądał, wysyłał niechciane wiadomości, nachodził. Ale zauważcie to, że w jednym punkcie mamy, że ktoś jest zbyt nachalny, a w drugim, że ktoś mnie ignorował. <ścoughs> Czy wy to widzicie? Ten absurd. Czyli nie dość, że w tym zestawieniu mamy, mamy sprzeczność. Gdzie w przypadku mówienia o danym terminie Nie powinno czegoś takiego być Tak To jeszcze mamy większość bazowana, że Ej, w sumie słowa, ja się poczułam zmolestowana W takim razie to jest molestowanie Pomijam kwestię, że samo harassment oznacza nękanie Sexual harassment oznacza molestowanie Ale oczywiście, lud ale oczywiście Ludzie wielce wykształceni Nie zwrócą uwagi, bo Zaczynają po prostu trywializować I traktują mniejsze Mniejsze określenie, bardziej łagodne, traktują na równi z tym większym. Tak jak już niejednokrotnie od feministek słyszałem, że molestowanie i gwałt to w zasadzie to samo. Ja tylko czekam, aż gościu taki jak ten, aż różnej masi feministki z Martyną Kaczmarek mają stać kokasią koczułami i innymi odlepionymi w, yy, yy, na czele przepuszczą coś takiego jak gwałt psychiczny albo bo wiecie, bo źle to wpłynęło na moją psychikę jakieś teksty, w takim razie to był gwałt, albo mowa gwałtu. O, bo jak już mamy mowę nienawiści, to weźmy sobie mowę przemocy, mowa gwałtu, a nie sorry, mowa przemocy. Jest przemoc psychiczna przecież, nie? Co nie? Właśnie takie trywializowanie doprowadza do tego, że de facto, jeżeli mamy mówić o faktycznym molestowaniu, to tutaj mamy jakieś 16% badanych z czego z czego tutaj, a tu nawet mamy odsetek kobiet 2573 z czego mamy tak 16, 20% tak 20, z czego 20% tutaj kobiet, czyli około 500 doświadczyło faktycznego molestowania tak tutaj załóżmy, że tutaj te, nie, sorry, groźby nie że 16% tak, czyli 16. 16% to było faktyczne molestowanie. Tutaj zobaczmy, ile to jest. Yy, dwa tyś, czuj, czuj, czuj. 2573 razy 016, czyli 411 kobiet faktycznie z tych badanych było molestowanych, tak? Faktycznie do, yy, doświadczyły molestowania. Ups. Reszta. Reszta to nie jest molestowanie, to jest na zasadzie czułam się molestowana. I tak jak podałem ten przykład, jeż, e, ja, czułem, że, ja czułem, że on tym filmem mnie zamordował. Czy to, oznacza, że popeł czy, czy to oznacza, że powinien zgłosić się na policję, zgłosić morderstwo? Czy oni mnie wyśmieją, że jestem jakiś odklejony? No właśnie. Gania niższe niż w wypadku innym. No to, to powiedzmy jest jeden jedyny moment, kiedy mo mogę stwierdzić, że okej, okay, każdy student uważa, że wymaga od niego więcej niż od innych, sam też tak uważałem. Ale reszta. Nie, ale faktycznie tu jest problem, tylko że pod... podpisywanie tego podmolestowanie, to tak jakby wiecie, pójście ze smart, tak jak wcześniej mówiłem, pójście ze smartfonem, yy, przypadkowe szturchnięcie, to jak kogoś. Yy, to tak jakby dostać karę za ciężkie pobicie. To jest mniej więcej takie coś. Ktoś w nieodpowiedni uwłaczający sposób patrzy na mnie, ktoś naruszył moją nietykalność cielesną. Zobaczcie, jakie tu są procenty. No właśnie, zobaczcie, no właśnie, właśnie, posłuchajcie go. Zobaczcie, jakie tu są procenty. Takie, że faktyczne jakieś przejawy molestowania to są powiedzmy, no niemalże najniższe procenty, tak? 7,40, 4,60, tak? Podczas gdy wszystko bazujące na słowach, nie? To, yy, to są tak naprawdę dwucyfrówki. Patrzcie. Tu, tu 13%, tu 9,5%, prawie 10%. Tutaj 10%, nie? Mm. O, tu 18%, tu mam 24%, tu 17%, prawie. 14,5%, 15%, 11,6%, 13%. A tu? 18,6%, 14,6%. De facto, cała ta część tabelki powinna po prostu zniknąć. Bo to, nie, bo to tak naprawdę nie jest molestowanie. I tutaj właśnie mamy poważny problem w, me, w metodologii że jeżeli wpisujemy jakieś zjawisko, które nie należy do danego zjawiska, czyli innymi słowy, yy, to tak jakby nie wiem. Żeby wam to jakoś zobrazować, tak. To tak jakby szachistę nazwać sportowcem. O, może w ten sposób. To tak jakby yy, nazwać szachistę yy, sportowcem, tak? Bo też jest to. Jak, bo są mistrzostwa. To jest coś takiego, nie? Że tutaj, słow, tutaj słowa są nazywane molestowaniem, bo ktoś tak czuł, ale jednocześnie możemy nazwać równie dobrze szachistę sportowcem, tak? Bo ktoś gra w szachy, bo są z tego mistrzostwa świata, tak? Więc y, to się kwalifikuje pod sport. Gdzie sport to jest aktywność fizyczna. A tutaj mamy na zasadzie, że tu jest gra umysłowa, tak? Na tej zasadzie. Więc to jest ten właśnie, to jest ten poziom absurdu. Ktoś w nieodpowiedni, uwłaczający sposób patrzył na mnie. Ktoś naruszył moją nietykalność cielesną. Zobaczcie, jakie tu są procenty. To są duże procenty. Naruszenie nietykalności cielesnej na uczelni? Nie! W przedszkolu, gdzie można było trzepnąć ucho. Na uczelni, gdzie są dorośli ludzie. Ktoś mnie prześladował, obserwował, podglądał, wysyłał nieścigane wiadomości, na chodził. Te... No właśnie, te procenty są tutaj dla kobiet najmniej, a facetów to w ogóle się nawet nie uwzględnia. Prawie, prawie Pamiętam ogóle... e, relację no. jednej z moich znajomych ze studiów, która mi opowiadała, że jest? profesor do niej wydwaniał pijany po godzinie 24. Chuchu, I, ten po godzinie. To I wreszcie groźby. Przypominam, karalne 4%. No. Need I say more? By ten wykres dostatek... Tak. Mm, czy ja mogę. Czy ja, czy, tak, może w sumie ja powiem więcej. Dlaczego kobiety? Po pierwsze, to właśnie kobiety częściej patrzą emocjonalnie na takiej zasadzie, że Ej, poczułem się molestowana, w takim razie jest molestowanie. Poczułam się zgwałcona, w takim razie jest zgwałcona, mimo że gościu nawet czy, mimo że gościu nawet nie dotknął. Tak? To jest na tej zasadzie. Tak? Wystarczy, że ktoś powiedział, że jest głupia, to ona to już traktuje na równi z pobiciem. Przemoc psychiczna. Psychicznie można się znęcać. Przemoc to jest akt fizyczny. Tylko, że kobiety, z racji tego, że są soliptyczne, są emocjonalne, one traktują rzeczy, które. One czują, że to jest coś poważniejszego, one czują, jakby zostały pobite. W takim razie one zrównują to z pobiciem. Dlatego trzeba na to bardzo, ale to bardzo uważać, żeby nie wysterować się na minę. wyraźnie pokazuje kto doświadcza tego rodzaju sytuacji częściej i z jakiego powodu. Dyskryminacja ze względu na płeć po stronie kobiet. To ciekawe, ze względu na orientację seksualną po stronie mężczyzn. A i teraz pytanie na inteligencję, nie? Dlaczego jest tak, że kobiety nie są molestowane i prześladowane ze względu na orientację seksualną przez tych samych oprawców co mężczyźni? Dobrze. No, to akurat jest głupie pytanie i dosyć oczywiste. Jak ktoś wie, jak działają relacje damsko-męskie, to będzie wiedział. tak? Ale z drugiej strony spróbuj, spróbuj to od, powiem tak, spróbuj to odpalić przemarszu LGBT, to zobaczysz, jaką będziesz miał zarzut homofobii. Polecam. Polecam, bo, je, bo kiedyś ja pokazałem, że tak naprawdę przejawy prześladowań, zgłoszonych, tak? Nie mówię o tym, jak to się zakończyło, tylko mówię o zgłoszonych. Wbrew pozorom nie było tak dużo. Zazwyczaj to było coś na zasadzie jakiejś przetyczki i tak dalej. Ale akty przemocy były jak najbardziej traktowane poważnie przez policję. Ale spróbuj powiedzieć, że nie ma prześladowań. Na tle orientacji seksualnej. Uuuuh. Ale byś. Dos dostałbyś w japę kartę homofobii. Zresztą, co ja ci będę mówił? Przekonaj się sam. Przecież, oczywiście, że chodzi o to, że to są te heteroseksualne maczo z dużym bandzioszkiem piwnym. E, swoją drogą, jak już mówimy o rozmiarach, to weź trochę przypakuj. Dobra? We weź, e, weź naprawdę troszeczkę przypakuj, ok? A. Albo najlepiej z main kadr, żebyś wyglądał na szerszego. Bo sprawiasz wrażenie takiego malutkiego szczurka, który patrzy z góry, takiego zakompleksionego Proszę pani, a mogę dost... A mogę dostać ciasteczko? Tak mniej więcej wyglądasz, nie, nie ten... Nie wzbudzasz zaufania taką postawą. W momencie, kiedy pokażesz, że po prostu jest... Pokażesz tak naprawdę Najlepiej tak na wprost, nie? Najlepiej na wprost, a najlepiej troszeczkę nawet od dołu, żebyś sprawiał wrażenie troszeczkę szerszego, że pokażesz troszeczkę lepszą pozycję, tak? To już nawet wtedy ten argument od autorytetu będzie bardziej wiarygodny niż taka właśnie pozycja właśnie pozycja takiego skulonego szczurka. Mówię to jako, mówię to jako osoba, która yy, na temat. Prezentacji na temat przemówień, i tak dalej, miał przedmiot do zaliczenia na studiach. Swoją drogą polecam studia w Finlandii, bo dużo uczą praktycznych umiejętności, takich umiejętności miękkich. To się naprawdę przydaje. Prawda, że się podkręci wąso i hehe, he he he, to że, Przecież to on jest, on jest taki, no ten ten jest ten facet, nienormalny, nieheteroseksualny przecież, a z drugiej strony. A z drugiej strony ja mam wrażenie, że wychodzą z ciebie jakieś kompleksy. <laughs> Czyżby to wynikało z twojej wątłej postawy? Ech, albo wiecie co? Może. Może ja tego nie będę podsumowywał, tak? Wydaje mi się, że yy, bo, główny bohater najpopularniejszej sagi w Polsce gier komputerowych idealnie to podsumuje. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To tak troszeczkę pół żartem, pół serio, ale serio. Zm zmień trochę kadr, bo nie wzbudzasz zaufania. Bardziej sprawiasz wrażenie takiego uległego kundelka. I jeżeli trafisz naprawdę na osoby, które będą cię popierać i tak dalej, to najprawdopodobniej skończysz jako podnóżek. Czy jako wykładowca powinieneś yy, być czyimś podnóżkiem? No, raczej nie. Dodatkowo, dodatkowo właśnie popierając ten feminizm twierdzasz w przekonaniu, że nie podejdziesz do tego refleksji. Inaczej, nie, będziesz pode... nie podejdziesz do tego krytycznie, tylko będziesz podchodził bezrefleksyjnie. Co powie fe... yy, powiem tak, ruszysz tam, gdzie, fem... yy, gdzie feministki pierdą. Takie odnosisz wrażenie po paru kwestiach. Po pierwsze, emocjona... mocno emocjonalne wstawki. Takie cringe'owe parodiowanie, tak? Postawa właśnie taka, że jakby, jakby na Ciebie patrzyli z góry. Sam dajesz takie podejście, sam po prostu już sprawiasz wrażenie w oczach takich typowych osób, które mają do ciebie neutralne nastawienie, żebyś nie był traktowany, że żeby cię nie traktować poważnie. I nie mówię ci teraz tego z jakiejś tam złośliwości czy coś. To była, moja, to była moja złośliwość, żeby sobie zażartować, tak? Ale teraz tak mówię całkowicie poważnie. Weź, weź, nie wiem, może to jest stary film, tam sprzed ponad roku, nie? 14 miesięcy, więc może to zmieniłeś, ale zmień ten kadr, żebyś był bardziej albo, żeby nie było po prostu tego widoku z góry. Niech będzie bardziej tak na środku, albo nawet może troszeczkę od dołu, nie? Żeby ta linia oczu, żeby ta linia wzroku była, była albo na tym samym poziomie, co kamera, albo była tu nawet troszeczkę niżej. Bo wtedy sprawiasz wrażenie, takiego sprawiasz wrażenie takiego większego. Widok jest taki bardziej od góry, Wywołujesz już samym tym lekko dominującą rolę, a to za tym idzie twój. Mm, twoje próba wywołania zrobienia z siebie autorytetu będzie bardziej wiarygodna, bardziej ludzie to kupią. Tak? Miej, y, miej, to na, miej to na uwadze. To nie jest to, że. To nie jest jakaś moja przytyczka, tylko samą już tą postawą już sam siebie dyskredytujesz. Robisz z siebie po prostu uległego mimo tego, że możesz mieć jakieś podejście możesz mieć jakieś tam argumenty, możesz mieć jakieś podejście jeżeli ktoś zobaczy osobę, która optycznie ma nieproporcjonalnie większą głowę no to jak kogoś takiego traktować poważnie a wbrew pozorom to się to ma znaczenie nie bez powodu nie bez powodu sceny, na których chodzą ludzie są wyżej niż, niż yy, miejsca, na którym widownia stoi albo siedzi nie bez powodu to jest, żeby właśnie te wszystkie osoby prezentujące były na wyższej pozycji. Żeby pokazywały, że patrzcie, tutaj jest jakiś autorytet, będzie się wypowiadał. O to w tym chodzi: o wzbudzenie szacunku. A ty go nie wzbudzasz samą tą postawą. Już tam pomijając kwestię tych odklejek. Będzie naturalnie robił dokładnie odwrotne rzeczy w stosunku do kobiet. To znaczy, no starał się pokazywać swoją właśnie taką samą dominację. Powiedz mi, drogi Krzysiu, czy ty masz jakieś kompleksy na temat y, dominacji, bo mówię, tak jak już wspomniałem wcześniej, sama ta postawa mi już mocno sugeruje, że ty w relacjach wszelkiej masi jesteś uległy. Tylko próbujesz sobie to wszystko welać na YouTube'a. Nie wiem, może tak faktycznie jest, nie mam pojęcia. Nie znam cię, nie znam cię prywatnie, ale sprawiasz wrażenie uległego. To są ci sami ludzie, wiecie? Ci ludzie, którzy mają problem z kobietami, prześladują je ze względu na ich płeć, bardzo często też mają problem z osobami homoseksualnymi. Czekaj, 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 czekaj. Czy ja przed chwilą dobrze zrozumiałem? 21,53. Cof, cofnijmy sobie troszkę. Z tego, co ja widzę, to jest duża rozbieżność... Jest duża rozbieżność między płcią, natomiast jeśli chodzi o orientację seksualną to raczej niezbyt. Czyli wychodziłoby na to, że tutaj sobie po prostu dorobiłeś. Dorobiłeś sobie ideologię jeszcze inaczej. Oprócz, yy, oprócz błędnie rzuconej karty molestowania rzuciłeś jeszcze kartę homofobii. A to tylko pokazuje, że jesteś na tym samym poziomie odklejenia co okiem bumera, który też Wszędzie widzi wiktymizację, wszędzie widzi e, coś, że nie powinno tego być, i tak dalej. Tak? No, tak jak już mówiłem, zawiodłem się. Jeżeli będą na e, i płeć, bardzo często też mają problemy z osobami homoseksualnymi e, wśród swojej płci. To są bardzo często ci sami ludzie. Wracając do e, naszego raportu, wyznanie, jak widzicie. Szczerze, e, mają problemy z osobami homoseksualnymi? No, raczej nie na religijne okay. nie są jakoś przesadnie częste. Teraz kolejna, kolejna... A teraz, teraz tutaj jest dosyć ciekawa rzecz. Gdzie to się odbywało? W sali, w której odbywają się zajęcia, tak? I tutaj odsetek osób badanych, tak? I tutaj już możemy, i tutaj już możemy mieć sugestie, jakoby faktycznie tych aktów. O których mowa, tam, czyli właśnie te głównie bazowane na słowach, jakieś niestosowne teksty i tak dalej, odbywały się przez wykładowców, biorąc pod uwagę już tutaj miejsce, już zapala się lampka na tym etapie dopiero, tak? Problem w tym, że walić zarzut w momencie, kiedy mówi się, jak, jakiej formy to było, nie, mając, nie pokazując jeszcze tego kontekstu, jest błędne, bo to pokazuje po prostu, że tworzysz sobie z góry narrację, tak? Miej to na uwadze, że nie wychodź za bardzo przed szereg z niektórymi rzeczami. Albo na przykład, nie wiem, że, że no, piję to do wykładowców, bo za chwilę zobaczycie dlaczego. Nie? To wtedy już będzie taka zapowiedź pod tytułem, a, fak może coś być później, tak? Dlaczego piję do wykładowców, a nie na przykład do studentów, tak? Aczkolwiek ja tutaj spotkałem się z tym, że studenci bardzo często rozmawiają między sobą i to też mogą być jakieś słowa, które mogą nie pasować. Więc tutaj może być, ale nie musi. Niemniej jednak już jakaś lampka się zapala. Że mogą to być w wykonaniu wykładowców, tak? No. Swoją drogą ciekawym jest to, że odsetek. Tutaj, y, których główną rolę jest wspieranie studentów studenty tu, 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 sprawcą w trzeciej sytuacji okazywane badanie jest najżej, tu, 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 tu Podobnie często doświadczyłem... Aha, OK. Windzie na schodach y, korytarzu. Czyli właśnie mówię. Y, strzelenie w tyłek, łapanie za tyłek, obmacywanie w jakimś innym miejscu. Nie. W akademiku w okolicach akademika. No to tutaj jest typowo przez studentów. Tutaj już mamy typowo studenckie. Y, poczekajcie sekundę. Musiałem troszeczkę pieska zabawić, bo tutaj domaga się uwagi, domaga się zabawy, tak więc... Prawdopodobnie będziecie słyszeć jakieś szczekania, albo inne takie mm, odzywki w jej stronę, tak więc... Jakby co to, przepraszam. jego część, miejsca, w których to się odbywało. myślicie sobie, ale no. jak to jest możliwe w ogóle, że na uczelni dzieją się takie rzeczy? Przecież jak? Nie, dzieją się. Przy pełnej sali? No, 55%. 55% przypadków molestowania zdarza się przy pełnej sali. W gabinecie. Na windzie, w akademiku i tak dalej, również, ale przy pełnej sali 55%, z czego do kobiet, jak zwykle, większość. Tak. A co my tu mamy? Yy, przekazywanie informacji o zdarzeniu. No proszę, kobiety częściej przekazują. Co za przypadek? Mm, tak samo jak rośnie ilość fałszywych oskarżeń o gwałt. Tak samo jak rośnie ogólnie ilość fałszywych oskarżeń ze strony kobiet. Czy to jest przypadek, że to tak się dzieje? No, proszę. Jeżeli chodzi o przekazywanie informacji o zdarzeniu, w ogóle uważam, że tego rodzaju sytuacje, są no, bardzo, ale to bardzo rzadko zgłaszane gdziekolwiek wyżej. I zresztą raport to potwierdza. Najczęściej powiernika. O, i widzicie. I widzicie, i tutaj na przykład, nie, że no, że raport to potwierdza. Tutaj już jest zapowiedź, że gdzieś tam później może być jakaś informacja o tym. To miałem na myśli przed chwilą. Sami naszymi są po prostu no. studenci, którzy z nie rozmawiamy. Na face na Messengerze na Discordzie i mówimy, że ten człowiek jest jakiś nienormalny, on robi mi to i to i to. Ale nie pójdziemy do prowadzącego nie powiemy mu tego, no bo wiadomo, będzie. No pani, no, no pani. No rozumie pani, no przecież no przecież my wiemy, on, on tak ma już, no ale jest pani pewna, a może może jednak to tak nie do końca było jak pani opowiada, no a jest, no, jest takie łagodzenie, prawda? Które. Mm, nie do końca. Pierwszą taką reakcją przy zgłoszeniu tego typu rzeczy jest po prostu szok. Że wiecie. Pierwszy raz ktoś, takiego, ktoś coś takiego zgłasza i po prostu jest szok, że jak mogło do tego dojść. I to jest, to jest oczywista i w zupełności normalna reakcja. Bo jeżeli mamy osobę, która jest postrzegana jako powiedzmy nieskazitelna, że nic złego, nikt nic tam nie zgłasza żadnych problemów, a tu nagle ktoś coś zgłasza, no to pojawia się reakcja mocno szokowa. W momencie kiedy pojawia się kilkanaście już takich zgłoszeń, no to już zaczynamy dobra, trzeba coś z tym zrobić. Problem w tym, że to się dzieje bardzo rzadko. To się dzieje naprawdę bardzo rzadko i fakt faktem, że te wszystkie kanały komunikacji, o których on wspomniał, chyba pod koniec filmu one są tak naprawdę do dupy zrobione, bo Ministerstwo Edukacji ma tak naprawdę w dupie problemy wewnątrz systemu edukacji. Oni tak naprawdę próbują go jak najbardziej zniszczyć. Próbują dążyć do tego, żeby żeby wykształcali się najczęściej banda jełopów. Ale to jest, to akurat już omówiłem w pierwszej części genezy pokolenia przegrywów, swoją drogą zapraszam, ale Czekajcie, bo troszeczkę zgubiłem wątek. Pewno, a może, może jednak to tak... Aha, czyli to takie złagadzanie. Tak, bo na początku ciężko jest uwierzyć za pierwszym razem, że do czegoś takiego mogło dojść. To jest taka reakcja szokowa. Ale mówię, w momencie, kiedy już przychodzi druga, trzecia, czwarta, dwunasta osoba, to zaczyna się zapalać czerwona lampka, tylko zdarza się to niezwykle rzadko. Jakie są tego powody? To trzeba by było zbadać, bo ten raport nie jest obiektywny. Ten raport, można by powiedzieć, wspiera mit kobiecej niewinności. Tak typowo. Wspiera mit niewinności. ...że jeden pracownik boi się najczęściej swojego szefa, kierownika i nie chce zainterweniować prosto. Niestety. Zap Niekoniecznie. Proste. I teraz motywacje. Nie raportowania o tych sytuacjach. <laughs> chciałem no. albo chciałem mieć spokój i zapomnieć o tym zdarzeniu. Ja podejrzewam, że to mogą być e, głównie mężczyźni głównie, bo nie mówię, że w 100%, tak? Co tam jeszcze? To to się wydarzyło, nie wydaje mi się tak złe, że musiało się to komuś mówić. Imo mieć wyjebane. To jest typowo takie męskie zachowanie, że wiecie, no stało się, to się stało, nie odstanie się, po prostu trzeba żyć dalej, tak? Kobiety się więcej przejmują. To się zdarzyło, raz było minęło, no, komu... kolejne. Imo mieć wyjebane. Nie sądziłem, że ktokolwiek by mógł mi pomóc. To jest akurat wyuczona bezsilność. I to częściej właśnie się pojawia u kobiet. Tutaj, te powody, że mógłby mi ktoś pomóc. Chciałem mieć spokój zapomnieć o tym zdarzeniu. Tutaj już będzie sprawa zdeczka zawiła. Co trzecia osoba? To to się wydarzyło, nie wydawało mi się wtedy tak złe, że musiałam lub musiał komukolwiek o tym mówić. Wtedy to jest kluczowa sprawa, bo później mądrzejemy i stwierdzamy, dlaczego nie chodziłem wszędzie na wszystkie zajęcia z dyktafonem? Dlaczego nie wykorzystywałem tego, że mam smartfon w kieszeni? Jak widziałem, że profesorowi coś coś odpowiedniego, jak umiem dobrze ściągać, to umiem też chyba wyciągnąć smartfona i nagrać tę sytuację, i później wrzucić na YouTube'a z imieniem, nazwiskiem i afiliacją. Żeby wiadomo było dla wszystkich kolegów tego człowieka, co on wyprawia na zajęciach, nie? Nie sądziłam, lub nie sądziłem, że ktokolwiek może mi pomóc. 20%. To jest ten moment, w którym każda osoba, która działa na rzecz równouprawnienia studentów, no powinna złożyć wypowiedzenie, że jest taka statystyka, e, a jeśli nie, to przecież Statystyka. natychmiastowe środki ku temu, żeby studenci byli poinformowani, co mogą zrobić, i przede wszystkim czuli się bezpieczniej. Najprostsze to, to rozwiązanie tej sytuacji to jest anonimowy formularz do zgłaszania tego. I nie, nie USOS, gdzie można napisać ankietę, tylko anonimowy formularz, gdzie zgłaszamy sytuację, opisujemy ją i nie podpisujemy się. I to akurat, tu akurat, tu akurat, akurat, się muszę pochwalić, bo faktycznie Usos gówno daje. Te anonimowe zgłoszenia mm, sprawiają, że co niektórym się co najmniej czerwona lampka zapali w głowie. Tak więc, naprawdę tutaj plus jeden. Im A? więcej jest anonimowych informacji dotyczących danego zachowania danego człowieka, tym większą trzeba mieć podejrzliwość i wszcząć śledztwo na własną rękę. Brawo, zgadzam się. Nie wiem, dlaczego ja akurat muszę robić instruktaż w tym zakresie, ale najwyraźniej moi uczeni koledzy i moje uczone koleżanki mają z tym pewien problem. No... niekoniecznie. Zwłaszcza że, nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie zaznaczyć, przede mną akurat na tym temacie dotyczącym dzikiego seksizmu i molestowania studentek i studentów no. nie wypowiedziała się profesor Magdalena Środa. Nie wypowiedziała się profesor Inga Iwasiu. Nie wypowiedziała się nawet! Sylwia Hutnik, autorka kieszonkowego Atlasu Kobiet i nawet udająca w którymś momencie, że czytała Margaret Atwood, bo przeprowadzająca z nią wywiad na festiwalu w Gdańsku w oparciu o informacje, które przeprowadzała z serialu, a nie z książki, bo było zabawne. No i wreszcie, nie zapominajmy! No nie zapominajmy! Nie wypowiedziała się główna feministka polska i wrażliwa autorka! Maja Staśko? Nie, ona się, na... ona się wypowiadała o tym. Olka, to Karczuk! Seria? A gdzie Maja Staśko? <laughs> to, ona jest nace... to ona jest naczelną feministką Polski w polskiej przestrzeni publicznej, która pisała o czułym narratorze, jest takim wrażliwym barometrem. Ja pierdolę. Błagam, bez tego cringe'u Bo serio. Fa fazę, która odwala taką kryndżówkę, daje sobie kadr na pozycję mocno uległą. Serio? I chłopie, jak cię tu traktować poważnie? Serio pytam, jak cię tu traktować poważnie, skoro ty samą formą już sprawia, że po prostu odbiorca będzie czuł zażenowanie? W sensie odbiorca, który będzie miał z tobą pierwszą styczność po tym filmie? Człowieku! wszystkich społecznych wachnięć i ten czuły narrator miał tam od tego wykładu noblowskiego towarzyszyć w takich sytuacjach. No, no to ja mówię jako pierwszy spośród wszystkich ludzi reprezentujących środowisko naukowe i kulturalno-artystyczne o tej sytuacji, tak? No. Bo w Polsce nie ma kogoś takiego jak kryminolodzy, bo w Polsce y nie ma kogoś takiego jak wiktymolodzy. Nie, nie ma. Nie, kompletnie. Kryminologia to kurwa jest. Co to? U nigdy nie słyszałem o czymś takim, tak? C w Polsce jest coś takiego kryminologia na studiach? Jest taki kierunek? <laughs> nigdy nie słyszałem. Pewnie, pewnie kłamiesz. Nie? Nikt się nie wypowiadał. Tak? A może dlatego, że. Kryminolodzy mówią najczęściej te mówią najczęściej rzeczy, które nie sprzyjają mainstreamowej narracji, przez co są uciszani. Ale za to, twoje feministyczne pierdolenie jest zgodne z tą narracją. Tak? I co za tym idzie? I co za tym idzie, będziesz jeszcze dodatkowo promowany. Tak? A co do ludzi lewicy, wykazali się hipokryzją? Nowe, nie znałem. Maja Staśko czepia się Lewandowskiego, że za dużo zarabia i kupił te, pl, zegarek za, jak się okazuje, później 70 tysięcy euro. Ona zgarnie 100 tysięcy złotych za walkę na Hailik? Spoko. Ma, e, Manik, Montan, e, Manik Montana kompletny seksista? Chce mi dać 100 tysięcy za walkę? Spoko, nie ma problemu. Nie? Lewandowski zegarek za kilkadziesiąt tysięcy euro? Malik Montana, który mnie już zatrudnił i ma zegarek za milion złotych? Tak, nie ma problemu, nie? Ludzie lewicy najczęściej wykazują się hipokryzją. Nawet wspomniałem to odnośnie ustawy aborcyjnej. Niby gadają, moje ciało, mój wybór, a to właśnie ludzie lewicy byli pierwszymi, którzy chcieli zmusić do przyjęcia eksperymentalnej szczepionki, których badania kliniczne będą trwały jeszcze dwa lata. Tak więc nie oburzaj się tutaj, Krzysiu, o to, że ludzie lewicy nie wypowiadają się na tematy, które nie są w ich oczach klikalne. Bo im chodzi tylko o zasięgi, im chodzi tylko o rozgłos i pieniądze z tego rozgłosu. Praktycznie wszędzie. Sam podejrzewam, że masz reklamę na tym filmie. Więc tobie też chodzi o zasięgi, a nie o słuszną sprawę. I podejrzewam, że. Tak już. No to są moje podejrzenia, nic osobistego. Ale układając kadr w, w uległą pozycję, yy, zgadzając się bezwarunkowo na wszystkie feministyczne bzdury, pomimo tego, że nawet nie dostrzegłeś bzdur w tym raporcie, albo dostrzegłeś i je olewasz. Yy, do tego jeszcze takie emocjonalne, mocno fikołki, takie typowe krinżury. No, to tylko pokazuje, że ty możesz być też w życiu, w życiu prywatnym, możesz być uległy. Nie wiem, może taką, może taką po prostu kreujesz postać, tak? Nie mam pojęcia. Ale istnieje w miarę realne podejrzenie, że ty taki jesteś też na co dzień. A jeżeli jesteś taki na co dzień, to zbyt dobrej przyszłości ci nie wróżę. Ale. Ja nie będę ci mówił, co to oznacza. Przyjdzie co do czego, sparzysz się i może otworzysz wtedy oczy. I dostrzeżesz, że feminizm w obecnych czasach to rak. O. Super, cóż za zaszczyt. Ktoś musi. Tak, i dlatego są to kryminolodzy, którzy są uciszani. Dlaczego? Bo każdy jeden kryminolog, który by, po, który by przeczytał ten raport, powiedziałby wprost, że pierdolisz bzdury. Mało tego, ja z, właśnie z pewną panią profesor, ja nie będę mówił jaką, bo kiedyś, jak opublikowała jedną wypowiedź na temat właśnie gwałtu i tego, czym jest kultura gwałtu, to miała pozbijane szyby w mieszkaniu przez feministki. Od tamtej pory przestała się wypowiadać publicznie. Ja powiedziałem, że ja nie mam takiego problemu, chociażby dlatego, że mieszkam na czwartym piętrze. Więc yy, mi okien nie zbiją, a w razie czego mam rolety antywłamaniowe, tak? Wiem, trochę, trochę głupota, że antywłamaniówki na czwartym piętrze, ale są takie koczkodane, które potrafią się wspiąć na czwarte piętro po balkonach i coś, yy, coś tam zrobić, nie? Tak więc, no. Dobra, małe z yy, dwu, bo muszę pieska wyprowadzić. No i dobra, jestem po spacerku z pieskiem. Ona już zadowolona, tak więc możemy kontynuować. I tutaj macie statystykę dotyczącą tego, znowu jakie. Statystykę, chłopie, tak? Jeżeli chcecie się wypowiadać na temat jakiejkolwiek kwestii, bo tu akurat ten przytyk językowy to akurat mi mocno zapadł w pamięci, no to będę Cię poprawiał za każdym razem, jeżeli chodzi o fonetykę. Przykro mi, ale ja jestem bardzo mocno czepialski. Dobra, yy, dobra. Powody, tak? Uwagi na temat ubioru, wyglądu, zachowania, kompetencji, sytuacji materialnej. 25,6%, tak? Okej. Okay. Eee, tak, kierowane w stosunku. Ktoś w nieodpowiedni, uważający sposób patrzył na mnie, prezentował wobec mnie poniżające, obraźliwe teksty. Ktoś naruszył moją intykalność cielesną. To są tak naprawdę... Eee, wymagania wobec mnie były wyższe. No to faktyczne przejawy molestowania. Z tej grupy 559 osób to jest 22,3%. A weźmy sobie tam, yy, ile było? Yy... Czekajcie, muszę to sprawdzić jeszcze. Yy... O, tu jest, to jest tu yy, 9,80% tak. Yy, mamy tak yy, 2573 razy 0,098. Mamy 252 osoby, tak? Yy, przewińmy sobie. O. Mamy teraz tak 252 osoby. Otwórzmy sobie kolejny kalkulator, nie, żeby to porównać. Yy, tutaj mamy 559 osób. 559 osób razy 22,3%. No już mamy kolejną rozbieżność. Więc coś tu jest nie halo. Chyba, że to jest w kontekście tylko i wyłącznie tego, że działo się to na terenie uczelni. To wtedy mogę uznać to, że wtedy jest to sens, bo tam było około 50%. A tu była tak plus, minus połowa. Wtedy tak. Żeby równocześnie móc studiować, a samemu się dostało mieszkanko od rodziców, samemu się dostało pieniążki na studia, bo było się w innej sytuacji, w innym czasie. W innych czasach też, w których były, studiowanie było nie przywilejem, tylko było normą. Tak, pośmiejmy się jeszcze ze studentów, że muszą łączyć tego typu sytuacje, a nie raczej bądźmy pełni podziwu, że student nie dość, że się uczy, to jeszcze pracuje i robi dwa razy więcej niż my w jego wieku. Ktoś w nieodpowiedni, uwłaczający sposób patrzył na mnie hmm. lub prezentował wobec mnie pogardliwy lub obraźliwy gest, poniżające. 15%, 20% naruszenie nietykalności cielesnej w tej grupie. I, i te wymagania nieszczęsne. No. I teraz cięższe działa, ok? Molestowanie... Seksualny. To jest ten moment, w którym ja się podłamałem czy ten raport. O, to, to, będzie, to będzie po prostu 30% spośród tej grupy badanej studentek i studentów zadeklarowało, że doświadczyło przynajmniej jednego zachowania o charakterze molestowania seksualnego od momentu rozpoczęcia studiów. Przeważającej większość. E, pragnę przypomnieć, że podejście mocno emocjonalne sprawia... Ja czułam się molestowana, w takim razie to było molestowanie. A wystarczy, że powie się jakiś. Yy nieprzyjemny w odbiorze sprośny żart, to już to traktuje się jako właśnie na równi z łapaniem za dupę. I niestety tak to wygląda. U nas akurat nie ma w, pod tym względem aż, takie, aż takiego problemu. Najczęściej są to właśnie kwestie, przejawy takie stricte słowne, typu e, jakiś gościu zagwiżdżę, powie, że ej ładna sukienka, fajna dupa i tak dalej. Takie wiecie, niechciane po prostu niechciane y, zagadanie, nie? Czy tam gesty różnej maści. To jest w większości, tak? Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę feministyczne organizacje w UK, to się okazuje, że co piąta dorosła kobieta doświadcza Różny, doświadcza różnych form napaści seksualnej, z czego większość to jest molestowanie. Na pewno to, powiem tak, na pewno to nie ma nic wspólnego z y, y, tym, że jest praktycznie rekordowa ilość pewnych opalonych przyjaciół o bardzo pokojowej religii na I. Nie wcale. W Szwecji jest dosyć podobnie. Dlatego UK i Szwecja walczą o tytuł europejskiej stolicy gwałtu. Ale co ja tam mogę. Wiedzieć? Ale. Ej, co ja tam mogę wiedzieć na temat sytuacji molestowania? Przecież ja nie mam przynajmniej 10 lat doświadczenia z, ze studentami. Ja nie mam doświadczenia interakcji ze studentami, tak? Co ja tam mogę wiedzieć? Ja tam tylko inter. Ja tam tylko pomagałem ofiarom przestępstw na tle seksualnym, przemocowym. Ja tylko z, y, czytam sobie różnej maści sprawy, statystyki z różnych krajów. Analizuję chociażby przyczyny, że jest taka, a nie większa skłonność do przestępstw w danym rejonie. Co ja tam wiem na temat molestowania? Co ja tam wiem? Jestem seksistą, mizoginem przecież. Bo najłatwiej jest, bo najłatwiej jest to zarzucić w momencie racjonalnych argumentów albo próba wywyższania się. Tak. Z tym jest właśnie największy problem, jeżeli chodzi o, skraj, o skrajne poglądy zarówno wśród lewaków, jak i prawaków, dają sobie przyzwolenie do tego, żeby po pierwsze wypowiadać się w czyimś imieniu, mówić, że to, co oni gadają, to jest dosłownie prawda objawiona, i są przekonani tak bardzo o swojej nieomylności. Że pierwszą reakcją jest albo shaming tactics, czyli próba ośmieszania poprzez jakieś puste frazesy, typu właśnie mizogin, seksista i tak dalej, albo tak jak w bardziej kulturalnej wersji, to co zrobił tutaj Krzysio, to jest właśnie próba wzbudzenia, wywołania wstydu poprzez zastosowanie numeru z autorytetem. Ale przykro mi, Krzysiu, w temacie przestępstw nie jesteś autorytetem. Żadnym. To, co ja mówię, to są chociażby prezentowana wiedza kryminologów polskich, fińskich i jednego amerykańskiego. Chciałbyś mi może coś na ten temat powiedzieć? Rozumiem, że, rozumiem, że ludzie, którzy przestępczością zajmują się dłużej niż prawdopodobnie ty żyjesz, mają mniejszą wiedzę na temat molestowania y, niż osoba, która tylko ma kontakt ze studentami i wierzy im na słowo, tak? I twierdzi, że słowa to molestowanie. No chłopie, chciałeś, chciałeś pojechać, y, pojechać y, autorytetem? No to proszę, spróbuj podważyć kryminologię. Spróbuj podważyć to. Że chociażby najczęstszymi ofiarami napaści seksualnej są takie typowe szare myszki, które nie będą się stawiać, nie będą tego zgłaszać, bo się będą bały. Spróbuj to podburzyć. Spróbuj też mm, podważyć zanegowanie, jakoby, jakoby co piąta kobieta w Polsce doświadczyła gwałtu lub próby gwałtu. Spróbuj. Spróbuj znaleźć merytoryczne, a przede wszystkim jakieś dobre statystyki pokazujące to, że się mylę. Że kryminolodzy się mylą też. Tak? Jesteś w stanie? Jestem tego ciekaw. Pomijam kwestię jeszcze innej rzeczy. Pomijam kwestię jeszcze innej. On tutaj, yy, tutaj mamy... Ale dobra, to powiem jeszcze na koniec. Dobre do no. kobiety. Ale oczywiście... Ale oczywiście, że Dziki Trener ma rację. I przecież nie ma braku równouprawnienia na studiach. Nie. E, on właśnie powiedział, że nie ma równouprawnienia. Właśnie w tym sensie, że nie ma, że e, mówił w pro, że kobiety są faworyzowane. Takie typowe tworzenie chochoła. Moim zdaniem to jest debilne. No. Z całej próby badanej tylko nieco ponad 12% mężczyzn przyznało, że takie zdarzenie miało miejsce podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wyniósł ma 44%. No i znowu, zachowania o charakterze molestowania seksualnego. To, to też dla moich kolegów, na wypadek, gdyby nie wiedzieli, co robić, jak się zachowywać, czy można cycki na prezentacji, czy jednak nie, czy może w staniku ma te cycki, nie? Bo, bo to trudne jest, żeby to stwierdzić, prawda? No bo jeżeli ktoś mnie nie... Skończ z tym cringe'em. Jeżeli przyjdzie ktokolwiek, kto ma pierwszą styczność i zobaczy takie coś, to już z automatu przestajesz być traktowany poważnie. I nie mówię ci tego z czystej złośliwości, mówię ci po prostu, jak to wygląda. Wyobraź sobie, że przemawiasz w miejscu, kiedy na podejście są widzowie, a ty patrzysz na nich, yy, yy, ty patrzysz na nich do góry. I do tego jeszcze walisz tak bardzo mocno. Frytka! Tu. Przepraszam, ale musiałem sadować. Tu, Dali. No znowu. Chyba chce się bawić. Chodź tu, chodź tu. No chodź tu do mnie. No chodź. No chodź, no chodź. No, no chodź tutaj do mnie. Do mnie. Chodź. Chodź tu, ty mała gangreno. Sobie posiedzisz chwilę u mnie. No połóż się, no. Przecież ci nic nie zrobię. No, no to będziemy mieli towarzysza, także jak zobaczycie, usłyszycie takie syczenie do mikrofonu, to jest to właśnie mój piesek. Nie wychował i sam nie, nie orientuje się za bardzo w knacie to, to potrzebuje instruktażu. No to informacja teraz dla wszystkich, ok? Mhm. Słuchajcie z uwagą. Ktoś obnażył się ze mną, albo żeby to kłócić, albo żeby mnie przestraszyć. 3%. Dręczył mnie. Z... Tak. Obrażanie to molestowanie seksualne. Słowa. Słowa to e, słowa na równi z aktem fizycznym. Dobra, widzę, że nie chcesz tu siedzieć. <grym> ZŁazisz, czy nie? No, złożisz czy nie? Momencik, spauzuję. Dobra, musiałem jedno rzeczko na szybko załatwić. Dobra, lecimy dalej. I co my tu mamy? Ktoś obnażył się przede mną, e, aby mi dokuczyć przestraszyć. No dobra, obnażenie się to faktycznie, podchodzi pod molestowanie. Dręczył mnie dzwoniąc, wysyłając SMSy, które były nieprzyzwoite lub zawierały pogróżki. To jest stalking. Tu nie ma co mówić nad w ogóle o zwykłym molestowaniu, co dopiero na tle seksualnym, tak? Byłem zaczepiany poprzez gwizdanie, sprośne komentarze albo natarczywe przyglądanie się. 24%, Najwięcej. <laughs> I to według, to według tego Jagomościa, to według Krzysia i to według yy, i to według Rzecznika Praw Obywatelskich, który nawet źle zdefiniował molestowanie, jest yy, jest molestowanie seksualne. Jest ten. Napaś formą napaści seksualnej. Okej? Okay. O, i to jest właśnie często. Poczułem się nieswojo. Odczułem się jako nahalny. Uznałem za formę presji seksualnej. Tak? Tutaj te trzy pozycje od razu do kosza. Bo to jest bazowanie na uczuciach. Prawo i musi być obiektywne. Jeżeli bazujemy je na uczuciach, to bardzo często będzie wykorzystywane, nadużywane. I to najczęściej przez. Yy stronę, która obecnie pełni rządy. Taki prosty przykład. E, przypomnę kwestię tęczowej, e, tęczowej Maryjki, czyli tam wiecie, e, obraz Matki Boskiej, które Aureole pomalowali e, w kolory tęczy, tak? Zrobili wjazd czarnych o 6.30 i postawili jej zarzut artykułu 196 kodeksu karnego, czyli obraże, ura, e, obrażanie uczuć religijnych. I wiecie, czym to jest? To jest y, katolijowopskiej odpowiednik mowy nienawiści. To jest właśnie bazowanie na uczuciach. Pomimo tego, że konstytucja mówi o wolności słowa, wolności y, wyrażania poglądów publicznie, tak? A tu w międzyczasie mamy przepis, który bazuje na uczuciach. Bo władzy się to nie spodobało, w takim razie posyłamy na nią czarnych. Tak to mniej więcej wygląda w praktyce. I jeżeli różnej maści przestępstwa na zasadzie na zasadzie ja poczułem, ja poczułam. No to już mamy sytuację taką, że to strona rządząca będzie definiować, co można uznać, co można uznać faktycznie za molestowanie, a co nie. A przypominam, prawo musi być obiektywne, nie może bazować na uczuciach, bo wtedy będzie subiektywne. I w tym jest właśnie problem. Że większość tego, tak, czyli w tym przypadku, nawet sobie dodajmy te. Dodajmy sobie te procenty, tak? 13. Mm, 13,9, yy, 13 11,5, 8,1. Innymi słowy, 430 osób kompletnie się odkleiło. A nie, sorry, yy, źle, źle tamten, ale. Z, bo dałem no, 4. 284. Prawie 1500 osób się kompletnie odkleiło, bo bazuje, ej, uczucia. Ale zwróćcie uwagę, że większość to są kobiety, tak? Gesty, które nie podchodzą pod napaść seksualną, tak? Może sobie to podsumujmy. 2, 4, 9. 7: 1, 6, 9. Razy 2573. I tutaj już mamy 1910 kobiet, które się odkleiło, tak? 1900 na 2,500. Które uznało, że ej, ja poczułam, ja poczułam, że coś jest nie niehalo. W takim razie tak jest, na pewno. To się nazywa solipsyzm I na tej, na tej podstawie często bazują fałszywe oskarżenia. Taki prosty przykład właśnie było z tą influencerką. Zadzwoniła na policję, gdy jej skasowali konto na Instagramie. I policja ją wyśmiała, bo zgłosiła morderstwo. Yy. Dlaczego? Bo ona poczuła, jakby to było morderstwo, więc zgłosiła morderstwo. Ona się czuła zabita tym, że straciła konto na Instagramie, na którym mogła sobie zarabiać. Czy wy, to dostrz czy wy dostrzegacie tutaj ten absurd? <laughs> tutaj to obnażenie. To, to, to można. To można potraktować jak molestowanie, jako napaść seksualną, tak? Dzwoniąc, wysyłając SMSy, mail lub listy, które zawierały nieprzyzwoite uwagi lub pogróżki, 4%. Hmm. Zaczepiany przez gwizdanie! O, ktoś objął mnie lub usiłował pocałować wbrew boli. To też podchodzi pod molestowanie. Tu, na razie mamy nies niespełna 16% kobiet. Sprośne komentarze albo natarczywe przyglądanie się, 15%. <kuh> no. No właśnie, najwię największe, to jest właśnie najśmieszniejsze, że Największe to jest bazowanie słowa, al, e, słowa i uczucia. I wiecie, ktoś coś powiedział, ja się, poczuł, ja się źle poczułam, w takim razie molestowanie, molestowani, przemoc, gwałt. To jest właśnie stały repertuar, jeśli chodzi o feminizm. Zrzucanie tego z dupy. Czy rozumiecie, idziecie sobie na studia, tak? E, I na tych studiach no musicie się liczyć z tym, że jak jesteście kobietą, to prowadzący gwiźnie się na ciebie. E, a masz pewność, że to jest akurat prowadzący, a nie na przykład studenci? Tego nie masz pewności. Bo jak już wspomniałem, może zapali się czerwona lampka odnośnie tego, ale nie wiadomo po pierwsze, gdzie to konkretnie się odbywają wszystkie te przypadki tego gwizdania na przykład, a po drugie, przez kogo. Dlatego nie twórz sobie narracji, jakby w 100% to sprawcami byli wykładowcy. A swoją drogą, czemu wykładowcy, a nie na przykład wykładowczynie też? Czyżby się okazało, że tutaj, powiedzmy, tworzysz sobie narrację, że źli faceci? To by też tłumaczyło popierań, popieranie feminizmu, które wręcz się wylewa z tego materiału. Jaka dupa ładna idzie, nie? Liczcie się z tym, że jak idziecie na uczelnię wyższą, to jest ryzyko, że zostaniecie potraktowani tak jak na budowie, ok? Poczułem się nieswojo, dlatego, że ktoś komentował mój wygląd, ciało lub życie prywatne i robił seksualne aluzje. 11%. Jest 60%, tak? Tak, Ktoś uczucia. opowiedział mi Tak, uczucia. Prośny dowcip lub rozmawiał ze mną w sposób, który uznałem lub uznałem za formę opresji seksualnej. 8% Ktoś ubił mnie, lub usiłował siłowo pocałować. Tak, ktoś szedł za mną, śledził mnie lub naprzykrzał się, co sprawiło, że się przestraszyłam. No <laughs> to tego powiem tak, to nie można uznać za, yy, za molestowanie z jednego prostego powodu. Jeżeli, powiem tak, śledzenie to jeszcze tak, ale jeżeli ktoś po prostu szedł w danym kierunku, tak, no to skąd wiesz, czy szedł za tobą? Masz tę pewność? No raczej nie. No raczej nie. No. No. także no ktoś dał mi do zrozumienia, że jeśli nie zgodzę się na stosunek seksualny, to może mieć w przyszłości negatywne konsekwencje dla mnie lub mojego rozwoju zawodowego i widzicie, to jest to co mówiłem już kilkukrotnie że jeżeli zaczniemy trywializować, to będą się po prostu mieszać między sobą pojęcia to ostatnie to nie jest molestowanie, to jest gwałt i tutaj mamy problem zrównuje się już molestowanie z gwałtem a za chwilę słowa będą się zrównowały z molestowaniem, czyli też i z gwałtem. Zaraz będzie gwałt psychiczny pewnie. Wbrew woli, Też prawie 8%. Ktoś szedł za mną, śledził mnie, znowu tym razem stalking, tak? 4%. Dał mi jasne do zrozumienia, że jeśli nie zgodzę się na stosunek seksualny, to może mieć w przyszłości negatywne konsekwencje dla mnie, dla mojego rozwoju zawodowego. To już jest przestępstwo i mamy tego 1%, ale w to już jest to przerażające. Ktoś pokazywał mi materiały treści... Się... O, pokazywanie pornosów. No to to akurat jest już głupie. Ale czy jest to molestowaniem? Nie sądzę. Doświadczyłem innych form molestowania seksualnego. Tutaj tak naprawdę jest coś takiego, że no w sumie nie zdefiniujemy tego, bo w sumie to jest takie uznanie, ej ja poczułem się molestowany i tak dalej. Jeżeli nie mamy tutaj nic konkretnego, to trzeba brać pod uwagę, że może to być po prostu wciskanie kitu. Może, nie musi. Ale zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Panuje zasada domniemania niewinności. I jeżeli ktoś Coś komuś zarzuci, to ma się zasrane obowiązek to udowodnić. A same zeznania to nie są dowody. Same jakieś gadaniny pod tytułem, ktoś do mnie powiedział ładna dupa, i tak dalej nie oznacza, że ktoś tak powiedział, tak? Zresztą sam mam w komentarzach pewnego jegomościa, tak? Który zarzucał mi że kłamstwo, że ja nie był sunopomni i dodatkowo jeszcze stworzył sobie dodatkowo jeszcze sobie stworzył multikonto, żeby, żeby mu się wydawało coś, tak? Że ja niby gościa, że niby gościa tutaj banuję. Recenzuruję. 1% nie doświadczam innych form no. molestowania seksualnego. Strach myśleć jakich? 2%. No strach myśleć jakie? a w międzyczasie w tabelce było mowa o gwałcie, a nie o molestowaniu. I znowu, najczęściej dotyczy to kobiet i znowu 60... Tak. Kobiet to dotyczy. A. Bardzo często starają się ubierać ładnie, ładnie wyglądać generalnie, po to, żeby właśnie wzbudzić męską atencję. Hmm, taki przykład. We Wrocławiu zrobili taką akcję. Hmm, zrobili taką e, zrobili taką akcję na Dzień Kobiet Jeśli nie pamiętam, jaka to była restauracja, bo ja tam byłam parę lat temu, <laughs> że wstęp miały tylko kobiety, tak? wstęp miały tylko kobiety, i wiecie, jak najczęściej wchodziły ubierane? Jakieś pomiętolone koszulki, dresy, najczęściej też w takim typowym stroju, którym się chodzi po domu, tak? I jak to się ma na przykład do uczelni, gdzie dziewczyny na przykład no zakładają jakieś dopasowane spodnie, zakładają sukienki, żeby odsłonić nogi, albo jakieś dekolty, żeby tan. Ja jaka jest różnica? Między, między, wykładami, a taką restauracją, tylko, gdzie wstęp miały tylko kobiety? Męska atencja. Tam nie było męskiej atencji, więc nie przychodziły, więc nie, nie odstawiały się. To jest, to jest tak a propos gadania bzdur, jakoby kobieta malowała się i ubierała wyłącznie dla siebie. Tak? Także miejcie, miejcie akurat to na uwadze, tak? Że, poniek że poniekąd kobiety same chcą na siebie ściągać męską uwagę. A to. A to jest akurat bardzo ciekawe, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że. że żeby to był chciana atencja, że to był chciany kontakt, to dany facet musi się podobać. Tak? I w większości przypadków no, nie podoba się, bo jeżeli dostaje ogrom atencji, no to wydaje się, że. Taka dziewczyna na przykład, nie wiem, 5-6 na 10 jest 10 na 10, nie? Jej się wydaje, że, on, że ona zasługuje tylko na tego najlepszego, tak? Więc yy, dlatego większość kontaktów traktuje jako niechciany, tak? Nawet jeżeli ktoś yy, po prostu powie komplement, że coś tam powie, że coś tam powie, że no cześć moja ładna sukienka na przykład, nie? To ona już to może uznać za molestowanie. Dlaczego? Bo ona czuła się molestowana, bo to był niechciany kontakt. Taka jest tutaj różnica. 1,5% kobiet i zdecydowało się powiedzieć, komuś o tym zajściu, natomiast wskaźnik ten spadł do 55,8% w przypadku kobiet, które doświadczyły opisywanego zdarzenia na terenie uczelni. No i znowu możecie zadać pytanie, dlaczego na terenie uczelni? No bardzo prosto, no jeżeli ktoś doznał tego rodzaju zachowań ze strony ludzi, których ceni, których szanował, wiecie dobrze, że w Polsce też traktuje się ludzi z tytułami naukowymi z przesadną referencją i szacunkiem, aby oni... Wręcz przeciwnie. Nie, 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 sorry. Dobra, tu źle powiedziałem. Tu się akurat zgadza, tak? Yy, tylko że są wyjątki w postaci pracodawców. Pracodawcy nie obchodzi to, że masz 5000 dyplomów. Jego obchodzi to, ile wartości jesteś w stanie wnieść do firmy. To jest jedyny wyjątek, tak? W ogóle. Te stop klatki czasami mi takie piękne wychodzą, że ja naprawdę żałuję, że nie mogę ze tam w zrobić, nie? To jest po prostu. Ugh. To jest coś pięknego, nie? Ale wracając, e, tak, w opinii społecznej, jeżeli ktoś jest wykształcony, to, to jest takie postrzeganie pod tytułem większy szacunek, i tak dalej, i tak dalej. Ale dużo osób w tej kwestii bazuje na autorytecie, tak? Czyli wiecie, ja e, powiem tak, ja mam magistra z kryminalagi, w takim razie ja mam rację, i panuje w palce kultura gwałtu. I bazuje na samym autorytecie, nie podając argumentów, że nie wiem, że na przykład większość się nie zgłasza na policję, dajmy na to, tak? Albo dlaczego nie zgłasza się i tak dalej, tylko po prostu bazuje na autorytecie, coś co ty tutaj zrobiłeś, zarówno tutaj, jak i w odpowiedzi. <laughs> I nie to, że ja mam, to nie jest to, że ja mam jakieś tutaj pretensje czy coś, bo to jest akurat. Mniej poniekąd sam wyjaśniłeś, dlaczego sam to stosujesz. Nie wiadomo, kim byli. I to jest spuścizna naszej tradycji, w której intelektualiści zawsze byli traktowani jako tam wyższa klasa. To się różni swoją drogą od tego, jak jest w innych krajach, niemniej jednak obrzydliwie wykorzystują tę sytuację. A to się akurat zgodzę, że w innych krajach jest to inaczej traktowane. Yy, taki bardzo prosty przykład. Yy, Finlandia. Yy, ma jeden z najlepszych systemów edukacji na świecie. Nie wiem, bo studiowałem tam przecież, nie. To powiem szczerze, tam jest bardzo niski power distance. Co to oznacza, że jak mamy dzieciaki w szkole podstawowej, dajmy na to, to oni z nauczycielem są na ty. Każdy z każdym tam jest na ty. Jest niski power distance, bo to wzmaga dobrą relację między uczestnikami danej grupy społecznej, na przykład tutaj klasa w szkole, studenci z wykładowcą i tak dalej. A dobre relacje też sprawiają, że o wiele, yy, że wzbudza się po prostu większe zaufanie. To było między innymi też yy, miałem to tłumaczone <laughs> odnośnie tam chociażby prezentacji, chociażby tam właśnie wykładu z w zasadzie to ten przedmiot to się nazywał Communication and Presentation Skills, tak? I było tam tłumaczone chociażby, że dlatego w Finlandii stawia się na bardzo niski power distance, ze względu na to, że te dobre relacje, które wynikają z tego, wpływają chociażby na y, zaufanie między autorytetem a ludźmi, którzy słuchają tego autorytetu. I mało tego, że ma się przez to skłonności do tego, że można podejść do tego wyjątkowo krytycznie. I taki prosty przykład. Taki prosty przykład. Yy. Moja, wy, yy, moja wykładowczyni odnośnie zmian w PKB podczas kryzysu ekonomicznego yy, w Polsce podała błędne dane, bo tam po prostu podała z zagranicznych źródeł zamiast na przykład z polskiego gusu Ja powiedziałem, że sprawdziłem to i faktycznie jest nie tak. No mówię, no faktycznie, przyznała się do błędu, wszystko ładnie, pięknie. Mówię, przepraszam, następne, postaram się o rzetelniejsze research, a jak będzie coś z Polski, to na przykład, nie wiem, Ciebie spytam o to, nie? Jak to wszystko wygląda, nie? Potrafię podejść z większą pokorą. I tak, niestety. Ale to jest to, co mamy tutaj, to jest puścizna po komunie. To znaczy, że jeżeli ktoś wypracował sobie tytuł dyrektora, profesora i tak dalej, to z miejsca należy mu się większy szacunek. Nie, na szacunek trzeba sobie zasłużyć, ale w Polsce o tym się najzwyczajniej w świecie zapomina. I ktoś oczekuje za darmo szacunku, jak cukierków rozdawanych w klasie, jak ktoś ma urodziny. Ludzie, którzy właśnie w ten sposób zachowują, oni dobrze wiedzą, że jest właśnie taka rewerencja i szacunek. Oni dobrze wiedzą, co wykorzystać, którego nacisnąć. Jak każdy oprawca, jak każdy człowiek, który znalazł się w niewłaściwym miejscu. I na temat oprawców się lepiej, chłopie, nie wypowiadaj. Nie masz do tego kompetencji, nie masz do tego żadnej wiedzy. Nie masz żadnej wiedzy. To jest tylko bazowanie na uczuciach i błędnie wykonanym raporcie z błędną metodologią. Więc. Nie, nie wypowiada się, bo to że, pa, to, że przyjdzie ci grupka studentów i powie, że było tak i tak, a ty bierzesz to za pewnik, to tylko pokazuje, jakim. Popro, jakim za kogo cię mają. Kadr, kadr uległy. Odklejki emocjonalne. Jeżeli w ten sam sposób zachowujesz się na co dzień, to znaczy, że studenci Cię wykorzystują. Wykorzystują do tego, że najprawdopodobniej uwierzysz na słowo, tak? Uwierzysz komuś na słowo z lewicowego środowiska, tak jak to robi Maja Staśko swoją drogą. I pójdziesz, co, so, przyjdziesz sobie tutaj na YouTubka, nagrasz sobie, że u mnie duża grupa studentów była molestowana, mimo tego, że nawet tego nie zweryfikujesz. Tutaj niestety takie coś od ciebie idzie. Niestety. I w niewłaściwej pozycji. I. Materiał, który zrobił dziki trener, jest debilny, ale jest szkodliwie debilny. Nie. Jest debilny, ale jest po prostu humorystyczny. To, co zrobił dziki trener, to jest hiperbola, wyolbrzymienie, karykaturalne przedstawienie danej sytuacji, która jest uwaga zgodna z rzeczywistością. Za to Twój materiał jest nie dość, że debilny, nie dość, że sz debilnie szkodliwy, to jeszcze debilnie szkodliwy społecznie bo wmawia ludziom że nawet najmniejsza pierdoła jest molestowaniem tylko i wyłącznie dlatego że się to nie podoba nawet uznałeś nie, podeszłeś do te, nie podszedłeś do nie do tego krytycznie tak uznałeś ignorowanie danej osoby za molestowanie a przypomnę słownik natrętnie o coś prosić naprzykrzać się prędzej stalking będzie uznany za mo pomijam kwestię że stalking był później czyli właśnie naprzykrzanie się było jako molestowanie, ale też nie na przykrzanie się było molestowaniem. Dwie przeciwstawne postawy. Pod jednym, adres pod jednym pojęciem. Jako jedno i to samo. I ty śmiałeś mi mówić, że robię błąd? Robię błąd, ponieważ zarzuciłem ci brak logiki? Jak nie zauważyłeś takiej prostej sprzeczności? No chłopie. To zna... Dlaczego? Dlatego, że nawet nie chodzi o to, że on nie zna sprawy i się na jej temat wypowiada, to chodzi o to, że nie zdaje sobie sprawy, nie wczuwa się w sytuację kogoś, kto jest zastraszony. Permanentnie zastraszony. Kto nie zgłosi się na wykładzie do odpowiedzi, bo się boi tego, jak jego wypowiedź zostanie odebrana przez innych studentów i prowadzącego, co jest problemem w tej chwili generacyjnym, a nie indywidualnym. Nie, nie jest indywidualnym. Dlaczego? Bo wynika z, różnej, z indywidualnie różnej odporności na stres. Ty serio uważasz, że każdy jednakowo jest tak samo odporny na stres? Są osoby, które, poczekajcie, no musiałem się uspokoić. No, <grytanie> także wiecie, tak to mniej więcej wygląda, że jest to indywidualne, bo, bo po prostu się różnimy. Każdy ma inną odporność na stres. Każdy inaczej się przejmuje opinią publiczną. I dlatego to nie jest generacyjny problem, to jest indywidualny problem, tak? Tak samo kwestia inteligencji. Więc jeżeli doświadcza jakiekolwiek zachowania, które jest nieodpowiednie, to jest tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś z tym zrobi. I zasranym obowiązkiem każdego pracownika naukowego jest to, że. Nie, nie zgodzę się. Zasranym obowiązkiem każdego, tak? Znaj różnicę. Nie pracownika naukowego, każdego. Bo zaraz studenci mogą powiedzieć, że coś tam że coś tam przekręca, że coś tam oni mogą zacząć powoli usprawiedliwiać, i co wtedy? Dupa. Także no, poczekajcie. Ech, piesek się znowu domagał atencji. <laughs> I po coś tam sięga pod wylem, tak więc po prostu muszę na nią troszkę uważać. Jeżeli student przyjdzie i zgłosi taką sytuację, ma się mu lub jej, prowadzącemu, prowadzącej, a przedstawicielowi, przedstawicielce administracji, zapalić czerwona lampka. I tu się zgadzam. Powinno, a jak jest w praktyce? No cóż, może masz jakieś doświadczenia, że zamiatają to pod dywan, ale czy tak jest we wszystkich uczelniach? Czy ty to kiedykolwiek sprawdziłeś? Nie wiem, jeździłeś po uczelniach, sprawdziłeś to? Bo z tego, co z tego, co ja kojarzę, a byłem na trzech uniwersytetach w Polsce i na jednej Politechnice, to w momencie, kiedy było faktycznie mm, zgłoszone molestowanie przez jakiegoś tam wykładowcę, to traktowali to naprawdę poważnie. Tak więc, wiesz, mamy słowo przeciwko słowu. Na ile twoje, na ile twoje są prawdziwe, na ile to jest dorobiona ideologia? To samo w moim przypadku. Muszą być twarde dowody, tak? A ten raport, niestety, jest bardzo źle zrobiony. I tu pojawia się problem. Nie zrobiono go w sposób naprawdę rzetelny. Bo to, że ludzie przyszli i stwierdzili, że ja poczułem, poczułem, poczułem się molestowana, więc molestowanie mamy? No to, to już jest zupełnie inaczej. Co ty tam robisz? Co ty tam szukasz? Gdy no. mała Atencjuszka, przepraszam za nią. Znaczy nie nie chodzi to, o to, żeby wydawać werdykt przed wyrokiem sądu, tylko chodzi o to, żeby przeciwdziałać sytuacji. Żeby przyjrzeć się zachowaniu danego człowieka. Ja bym uważał tutaj z tym wszystkim, bo łatwo wpędzić się w spirale fałszywych oskarżeń. Trzeba naprawdę bardzo ostrożnie do tego podejść, a nie emocjonalnie na zasadzie ktoś przyjdzie powie, że, że, że jakaś dziewczyna przyjdzie, że została zmolestowana, w takim razie na pewno dosz doszło do tego molestowania. Tak jak mówisz, czerwona lampka, ale trzeba będzie to zweryfikować. I tutaj słusznie mówisz, że nie przed wyrokiem sądu, ale żeby coś. Żeby coś sprawdzić, czy aby na pewno jest, takie upewnienie się. Tak więc tutaj dobrze gadasz, mimo wszystko. To ciekawe, że tylko na końcu gadasz dobrze. na którego spływają tego rodzaju uwagi. No. I żeby zapewnić studentom. Podejrzewam, że to z powodu tego, że już emocje ci opadły. To zacząłeś gadać z sensem. Możliwość wykorzystania. No tam to po prostu... Emocje... Z, po prostu emocja za emocją szły. ...bezpiecznego kanału, przez który mogą takie uwagi przesyłać, a w ostatecznej no. kolejności zapewnić również im informacje dotyczące tego, gdzie się do kogo mogą zgłosić. Niestety na uczelniach dominuje trzeci model. To znaczy, o, w odpowiedzi na te zatrważające informacje powiadamiamy, że jest komisja do spraw takich, ciało do spraw śmakich, coś rada do spraw i o, o, ile mamy różnych instytucji. Przesadna biurokracja w Polsce? Nowe, nie znałem. Przypominam ci, że większości z uczelnie podchodzą pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i mimo wszystko, mimo wszystko Ministerstwo ma ogromny wpływ na to, jak uczelnie wyglądają, zarówno pod kątem dydaktycznym, jak i również pod kątem proceduralnym. Jeżeli mamy przesadną biurokrację, to powinna się zap to, i to nie mówię tylko o uczelniach. Urzędy, ministerstwa i tak dalej. Przecież, tak na dobrą sprawę, to, to już ci mogę akurat powiedzieć, nie? Zgłoszenie, yy, zgłoszenie do systemu ZUS i do systemu skarbowego, bo w zasadzie zostawiasz to w skarbówce, tak? Przechodzi przez, uwaga, cztery osoby. Przez cztery osoby, gdzie wystarczyło, że jedna by zwyczajnie to podpi podbiła, podpisała, odłożyła to gdzieś tam do jakichś archiwów i by było po sprawie. Mamy przesyt biurokracji wszędzie na uczelniach również. I to jest właśnie ten, to jest właśnie ten spierdolony model. Że niestety, ale dąży się do coraz większej biurokratyzacji. Warto też na to zwrócić uwagę i mam nadzieję, że będziesz na to zwracał uwagę. Ci cudownie, tylko że te instytucje muszą mieć jeszcze kanały komunikacji. A problem polega na tym, że jeżeli na, i dobrze to tym wie każdy, kto studiował na uczelni, problem jest dowiedzenie się tego, jaki papier należy uzupełnić, by dostać stypendium, to naprawdę jest problem również z pozyskaniem informacji dotyczących tego, jak zgłaszać tego rodzaju sytuacje. Bo... Tu się zgodzę, tu się akurat zgodzę, że te kanały komunikacji jest niczym bóstwo w murach, czyli też nie istnieje. Tu się akurat w pełni zgodzę. Nie ma tych kanałów komunikacji, ale za to są procedury pod tytułem, mm, pod tytułem, że najpierw musisz wypełnić taki i taki wniosek, potem musisz iść do takiego i takiego wykładowcy, popodpisz, czy tam weźmie jakiś równoważny przedmiot, bla, 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 nie? Moja znajoma, wyjeżdżając na wymianę studencką, miała naprawdę takie schody, miała takie schody, żeby y, móc wszystko sobie załatwić odnośnie przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. Że to jest po prostu głowa mała. Ona co chwila tam chodziła do dziekanatu, do dyrektora, do dyrektora studiów i tak dalej. No, no po prostu jak ja widziałem, jak ja po prostu widziałem i słyszałem ten wkurw od niej, to po prostu aż się tak chwytałem za głowę, że mi się nóż w kieszeni otwiera. To mi się no, po prostu nóż się w kieszeni otwiera, jak widać tą przesadną biurokrację, która Nomen Omen nic nie daje. Tutaj jest ten problem, że tu nic nie daje. A zamiast tego wystarczyłoby, tyl, wystarczyłoby tylko, żeby pójść z tym do dyrektora studiów, który musi znać wszystkie te procedury. Powiedzieć, że no, wy, yy, że trzeba po prostu zrobić to, to, to i to na przykład. Jakieś tam, nie wiem, proste rzeczy typu zebranie podpisów i ewentualnie zobaczenie, czy daś, jest jakiś przedmiot równoznaczny itd. To nie. To nie, trzeba wejść najpierw tu do dziekanatu, później dyrektor studiów, później jakieś, jakieś, e, in, jakieś inne tutaj e, proceduralne podinstytucje wewnątrz uczelni. I koniec końców dwa miesiące załatwiania z dwa miesiące załatwiania z powodu jednego papierku. To też między innymi abstrahuje zrobili. Mm, między innymi abstrahuje zrobili yy, Parodia odnośnie tego, jak wygląda, jak wyglądają studia w praktyce, tak? Hmm, czekajcie, może nawet to znajdę. O, to ten materiał, mniej więcej, nie? Odnośnie tych studiów, jak to wszystko wygląda? Czekajcie, może Studiujesz? Znajdę... Chcę. Y... O, to chciałem pokazać. Chciał. Chociaż też integruje. Czyli to pod mój, jej, jego? Wasz! Dzień dobry. Może dla Ciebie. Czy Pan nie widzi, że jestem teraz zajęta? Znacie to? To poznacie. Ale tam było napisane, że wystarczy kopia dokumentów, a nie oryginał. No faktycznie. Także oryginał musi Pan donieść jutro. W jest czynny od 8 do 8.30. Ale Ja mam wtedy zajęcia. Każdy ma jakieś zajęcia. Studia uczą cierpliwości. Szkoła wyszczała uniwersytet, sekretariat, dzień dobry. Aha. A pan nas studiuje, tak? Proszę chwileczkę poczekać. Czas to nie pieniądz, czas to sernik. A tu jest to podanie o przeniesienie. No, mniej więcej tak to wygląda w praktyce, nie? Powinny natychmiast powstać infografiki, powinny powstać osoby, stanowiska specjalne, które będą zajmowane przez mężów lub żony zaufania. Tak. E... Yy, odpowiedź. Tak. to jest trochę zabawne. To jest odpowiedź na skomplikowaną i spierdoloną biurokrację i jeszcze bardziej i jeszcze większa biurokracja. A może po prostu uprośmy to, niech będzie jedna osoba po prostu, nie wiem, albo jakaś. Yy, albo jakiś podmiot od yy, praw studenta, właśnie tam rzecz. Yy, Rzecznik Praw Studenta, który będzie miał swo y swojego reprezentanta na każdej uczelni, tak? Może niech będzie coś takiego. I wszelkie jakieś y niesnaski, żeby można było do jego w pierwszej kolejności zgłaszać. I po prostu, żeby dało radę później powiadomić jakieś instytucje albo jakiegoś tak powiedzmy, nie wiem, Naczelnego Rzecznika Praw Studenta, nie? Czy coś takiego. W ten sposób. Żeby to wszystko było proste, y żeby to wszystko było proste jak konstrukcja cepa. Ani żeby to jeszcze bardziej komplikować. Po co? Które cieszą się y, dobrymi relacjami ze studentami, mogą o. interweniować w takich sytuacjach tak. i dostają narzędzia do interwencji, takie, żeby same się czuły bezpiecznie, zajmując określone stanowisko na uczelni. Bo nawet tak. najbardziej sprzyjający studentom człowiek, niestety, w momencie, w którym dostanie informację, że albo się zamknie, albo nie będzie mógł spłacać tego kredytu mieszkaniowego i utrzymywać żony i trójki dzieci, to ciekawe... Skrajny przykład. Co wybierze? No wybierze mniejsze zło, bo nie każdy jest wiedźminem i nie każdy powie, że jeżeli mam wybrać między mniejszym złem a większym, to wolę nie wybierać wcale. Akurat to nawiązanie mi się bardzo podoba. Akurat trafiłeś na sytuację, że ja jestem fanem Widmina, więc. To, to akurat fajne porównanie, przyznaję. Niestety nie każdy. No. Więc muszą, musi powstać atmosfera sprzyjająca mówieniu o tego rodzaju kwestiach. Panele dyskusyjne z udziałem studentów, seminaria, debaty o jest tyle różnych narzędzi, które można wykorzystać. Skoro tak, to dlaczego kryminolodzy mówiący o powodach przestępstw na tle seksualnych są dosłownie uciszani, zarówno e, zarówno przez ten nie pamiętam jak on się nazywał, przez chyba Polską czy tam Państwową Akademię Nauk jest wręcz uciszany e, media nawet nie chcą przeprowadzić z nimi wywiadu, żeby dowiedzieć się w czym leży problem panele dyskusyjne Zapraszajcie ekspertów, zapraszajcie kryminologów, wiktymologów, osoby, które mają wiedzę, mają doświadczenie w tej dziedzinie. Zacznijmy od tego, że warto takich osób poszukać, bo taka Maja Staśko nie jest ekspertką, nie jest żadnym autorytetem, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Jest osobą, która wszystko interpretuje w sposób bardzo emocjonalny. Kiedy próbowałem jej wyjaśnić, że na przykład pytania na przesłuchaniu pod tytułem gdzie byłeś, co robiłaś, jakie, yy, dlaczego szłaś akurat tędy, że to jest wiktymizacja i próbowałem jej wyjaśnić, że to służy profilowaniu sprawcy, a ofiara z powodu neutralności, neutralnego tonu odbiera to jako atak, to dostałem na jednym ze swoich koncie banodni. Zacznijmy od tego, że środowiska feministyczne muszą przede wszystkim być otwarte na dyskusję, w tym również ty, Krzysiu, bo widać, że ty ociekasz feminizmem. Musicie przede wszystkim być otwarci na dyskusję. Są osoby, które dostrzegają powody takich, a nie innych zjawisk. I w momencie, kiedy ktoś chce wam je przedstawić, to co odpowiadacie? Patriarchat, mizoginia, kultura gwałtu, bo jak śmiesz negować, wtórna wiktymizacja. Walicie puste frazesy, shamingujecie te osoby. I ty śmiesz mówić o dyskusji? Naprawdę? Sam, na, sam, odpowiedzią tutaj, gdzie ci nawet podałem konkretny przykład. Przykład odnośnie tego, jaka panuje retoryka z większości tych przypadków, gdzie niby zostało uznane to za molestowanie. Podaję Ci konkretny przykład, gdzie ja tutaj jest, że nawet ignorowanie uznano za molestowanie. Co zrobiłeś? Powołałeś się na swój autorytet, gdzie jesteś, gdzie jesteś gównianym autorytetem w dziedzinie przestępczości. Nawet ja jestem gównianym autorytetem, mimo tego, że mam jakąś wiedzę, mam jakieś doświadczenie zarówno pod kątem właśnie wiedzy jak i również y, z osobami których dotknęło takie ani inne zdarzenia. Ja nie uważam się za jakiś autorytet, nie uważam się za eksperta. Uważam tylko, że mam tutaj w tej dziedzinie jakąś wiedzę, mógłbym się nią z tobą podzielić, gdybyś tylko chciał. I właśnie takie gadanie sprawi, że będzie coraz więcej molestowań, coraz będzie więcej gwałtów. Dlaczego? Bo umniejszać, bo trywializujecie po prostu pojęcia niezwiązane z tym. Coś, co jest łagodne, ale dane osoby odczują, że to jest takie, a in, nie inne, sprawi, że na przykład, nie wiem, że komplement, że dajmy na to, ktoś powiedział, e, ładna sukienka. Nie w jakimś tonie typowo erotycznym, tylko popatrzę, prostu na sukienkę i mówię, O, jaka ładna, bardzo ładna sukienka. Też bym, y, gdzie, gdzie można taką kupić, bo na przykład, y, nie wiem, bo zapyta na przykład, nie? Że. Dobra, jeszcze raz, od początku. Taka sytuacja. Mamy, mamy, dajmy na to jakiś tam wykład, przychodzi, nie? Jest sobie, jakiś, jest, sobie, jest sobie jakiś tam student, widzi koleżankę w sukience, nie? Jakiejś takiej ładnej, w kwiatki i tak dalej. I wiesz, i podchodzi do tej koleżanki i mówi, ładna sukienka. I zanim zdąży powiedzieć, że, zapytać, gdzie można taką kupić, bo poleci na przykład swojej dziewczynie, to ona już od razu uzna, że to jest molestowanie, bo to było. bo ona nie chciała usłyszeć tego akurat od niego. Tak? I to nie to, że ja teraz tę te dziewczynę demonizuję czy coś, ale po prostu do tego doprowadza takie, takie sytuacje, że, że w momencie, kiedy my uznamy faktycznie stwierdzenie ładna sukienka za molestowanie, a teraz się dzieje, że molestowanie zrównuje się z gwałtem. To doprowadzi się do tego, że w momencie, kiedy jakaś dziewczyna faktycznie będzie, nie wiem, obmacywana, będzie faktycznie zgwałcona, to ludzie, y, ludzie tak już przyswoją sobie to, że stawiają to na równi z komplementem, więc najprawdopodobniej usłyszała kom niechciany komplement. Do tego właśnie to doprowadza ta wasza retoryka. W tym jest problem. Ale jest wykorzystywane cały czas i niezmiennie jedno narzędzie: zamiatania pod cholerny dywan. Nie drżyj się. I Omerty z mowy milczenia, która wykorzystuje fakt, że studenci boją się o niektórych rzeczach mówić, bo są w pozycji władzy. Więc póki sytuacja się nie zmieni, mogę tylko i wyłącznie doradzić: Wyjmijcie smartfony z kieszeni, zacznijcie nagrywać i wrzucajcie na YouTube. Zobaczymy, czyje głowy i kiedy w odpowiedzi na tego rodzaju doniesienia polecą pierwsze. Dlatego, tak, że jak przy tym jesteś, odnośnie wyjmowania smartfona i tak dalej. Ja swego czasu, jakieś e, dwa lata temu, słyszałem o pewnym młodym wykładowcy, który nie krył się z popieraniem feminizmu i miał często jakieś takie ciągoty do obmacywania studentek, które przychodziły do niego w bardzo delikatnych sprawach. Oczywiście to tylko plotka. Ja nie zamierzam temu zamierzać, bo nie ma na to żadnych dowodów. Ale usłyszałem też w tej plotce, że ten wykładowca nagrywa na YouTubie. Czyżbym znalazł osobę, której tyczyła się owa plotka? I teraz powiedz, czy na podstawie tego, że jakaś studentka powiedziała mi o tobie, o wykładowcy, właśnie też z imieniem na K. Co za przypadek. I mówi, że właśnie molestuje dziewczyny, które im zaufały, że przychodzą w bardzo delikatnych sprawach odnośnie molestowania przez innych wykładowców. Jak myślisz, na ile prawdziwa jest ta plotka? Czy powiedziała mi to jedna studentka? Może jakaś dziewczyna, która oburzyła się na twoje bzdury? Może zmyśliłem to na poczekaniu? Jaką masz pewność, że. Że to akurat dotyczyło typowo ciebie, a nie na przykład twojego kolegi z pracy, Krzysiu? Jaką masz pewność? Może jest inny wykładowca z imieniem na literę K, który też emanuje feminizm, może to jest z innej uczelni? Jaką masz pewność? Tutaj właśnie się to pojawia, że takie coś uznajesz już za pewnik. I to było właśnie widać w tym twoim materiale. Tak więc tak, odnośnie tego, dobrze Wam radzi. Dobrze Wam radzi. Wyjmijcie smartfony, starajcie się jak najwięcej nagrywać. I przede wszystkim nie idźcie z tym do rektora, dziekanatu i tak dalej, tylko idźcie bezpośrednio do rzecznika praw studenta. Oni będą lepiej, oni naprawdę będą lepiej ogarniać, co w tym przypadku należałoby zrobić. Tak więc naprawdę, posłuchajcie tym razem jego rady, bo tu się akurat z tym zgadzam. Sęk w tym, że trzeba też na to bardzo uważać, żeby było pełne nagranie, a nie wyciągnięte z kontekstu. Taki przykład, lepszy komentator nagrywał coś odnośnie chyba redpilowców, zdaje się, nie pamiętam. W każdym razie, był tam fragment mm, odnośnie Karionera e, i jego wypowiedzi ze streamu. Która wycięta z kontekstu brzmiała tak, jakoby brodacz zachęcał ludzi, zachęcał facetów do gwałcenia. A jaka była prawda? On mówił o taktykach reprodukcyjnych. To znaczy, kobieta ma coś takiego, żeby mieć jak najlepszy wybór, czyli hipergamia, a ciemna strona to jest banda orbiterów, jako powiedzmy plany B. I mówił też odnośnie mm, męskiej taktyki reprodukcyjnej, czyli żeby bzykać, co popadnie, a ciemną stroną tego są po prostu gwałty, czyli wymuszone te stosunki, tak? I pokazał, że chociażby w krajach Bliskiego Wschodu jest uwolniona męska taktyka reprodukcyjna, łącznie z jej ciemną stroną. I oni nie mają problemu z kryzysem demograficznym. Znaczy, mogą mieć, ale w drugą stronę. Przynajmniej ja tak uważam. A w Europie jest cały czas niż demograficzny. I mówi, że gdyby uwolnić męską taktykę, to by problem zostałby rozwiązany. Ale nie będzie tego, ponieważ wiąże się z tym uwolnienie ciemnej strony, czyli właśnie gwałtu. A oczywiście komentatorek tak to mm, wyciął. Właśnie pomijając to, że on właśnie mówi, że to też będzie złe, tak? Widziałem ten fragment, widziałem, co to wszystko było. No, i co się stało? Komentatorek to skasował, bo wiedział, że może mieć z tego prawne konsekwencje. Tak więc, naprawdę, tutaj też trzeba uważać, żeby nie było wycięcia z kontekstu, bo bardzo łatwo jest nagraniami manipulować. Bardzo łatwo jest, można wyciąć sobie, czy to w takim vegasie, czy nawet w samym smartfonie, będzie można to wyciąć. Tak? I tutaj też pojawia się ta kwestia, żeby to był pełen kontekst, a nie tylko fragment. Ale owszem, zgadzam się z tym. Tak pokrótce podsumowując. Odnośnie molestowania pierdoli głupoty, tak? Odnośnie tego, czym jest molestowanie pierdoli głupoty i nie zauważył nawet, yy, nie zauważył nawet sprzeczności we włas... Yy, w, jed w jednej z tabel, tak? Czyli właśnie, że ignorowanie to jest molestowanie, ale jednocześnie naprzykrzanie się, czyli coś przeciwstawnego, tak? Niestety, wyszedł z tego prawie czterogodzinny materiał, więc oj, będzie ciężko, żeby to przetrawić. No, ale trudno. Czego się nie robi dla sprawy? Dobra, trzymajcie się ludzie i do usłyszenia.